Rozdział trzeci. Rankiem 17 kwietnia najwcześniej przygotowania swoje do wystąpienia rozpoczęły gwardie królewskie, przyczyniając się przez to do przedterminowego zaalarmowania Warszawy. Już około godziny 3.30 oficerowie w sekrecie będący zebrali regiment gwardii pieszej koronnej na dziedzińcu koszar przy ulicy Bitnej i poczęli go szykować. Część podoficerów wiedziała już poprzednio o zamiarze rozpoczęcia insurekcji. Pozostałym oraz szeregowcom powiedziano podobno, że Rosjanie chcą ich rozbroić i wydać Prusakom. Że na mocy układu między obywatelami i garnizonem warszawskim uczynionego pułk ma wystąpić do boju. Muszkieterzy gwardii, związani tak ściśle z ludnością stolicy... Wezwanie to przyjęli z zapałem. Z ich późniejszego zachowania, ze świadectw złożonych przed komisją powołaną do oceny postępków starszyzny w tym dniu krytycznym, widać, że ten ich zapał był mocno podszyty niechęcią do starszyzny regimentowej, spowodowaną zbyt ostrym stosowaniem surowej dyscypliny pruskiej. Ponieważ pułk pełnił służbę garnizonową w Warszawie i wystawiał tam warty honorowe i policyjne, a stan jego był i bez tego bardzo zmniejszony z powodu wysłania 16 kwietnia stu ludzi do prochowni, oraz niestawienia się na czas szeregowych żonatych, więc natychmiast posłano paru oficerów z nakazem zabrania części wart i skierowania ich do arsenału. Na skutek tego odeszła do arsenału warta sprzed domu Tyllowskiego, przy ulicy franciszkańskiej nr 1797, w którym mieszkał marszałek Rady Nieustającej Ankwicz. To samo uczyniła warta przed pałacem Ogińskich na krakowskim przedmieściu nr 414, gdzie miał kwaterę Hetman Ożarowski, porucznik Dzierżyński i chorąży Müller. Zaprowadzili stąd swoich 45 ludzi. Pod arsenał, gdzie zastali tylko oddziałek ułanów i bramy, zamknięte jeszcze tak, że musieli ze znakiem domagać się otwarcia. Warta z pałacu prymasowskiego, licząca 27 ludzi pod podporucznikiem Dobrakowskim, udała się do Zamku Królewskiego. W tym samym czasie oficerowie związkowi wysłali deputację do starszyzny pułkowej, aby ją skłonić do wzięcia udziału w walce. Wiedzieli z góry, że nie doprowadzi to do niczego. Chcieli jednak, ze względu na szacunek i koleżeństwo, uczynić zadość tej formie. Do pułkownika Chirza, mieszkającego w swym własnym pałacyku przy ulicy Gwardii nr 1971, udali się w tym celu porucznik Ostaszewski i chorąży Chojnacki. Mieli oni skłonić go także do wydania chorągwi, bez których pułk nie chciał wyruszać z koszar. Zastali drzwi do mieszkania zamknięte, a na ich kołatanie klamką nie odpowiadał zrazu nikt. Wobec tego zabrali z sieni chorągiew rezerwową i chcieli już wrócić z powrotem do koszar, aby ściągnąć do pułku wartę koszarową, gdy nagle otwarło się okno i pokazała się w niem głowa pułkownika Hirza. Zawołali wtedy do niego: Rewolucja w całym mieście i cały garnizon łączy się. Regiment stoi pod bronią. Prosimy z sobą! Hisz nie odpowiedział na to nic. Narzekał tylko: Co się to dzieje? Co się to dzieje? Wtedy nadszedł porucznik Melford z Plutonem chorągiewnym i czterema podoficerami po chorągiew potrzebnymi, i jego nie chciał Hisz wpuścić do mieszkania. Na ponowną prośbę dopiero zgodził się rozmówić z nim przez okno. Melford miał zaklinać go na honor, aby wyruszył razem z pułkiem. Na to Hisz chciał zamknąć okno, ale Melford Przytrzymał je siłą i prosił pułkownika, aby kazał otworzyć drzwi do mieszkania. Pułkownik zgodził się wreszcie i wpuścił go do swego pokoju, w którym znajdował się już oficer inspekcyjny koszar podporucznik Maty. Tutaj, podług zeznań Hirza, miał on ściskać i całować Melforta, prosząc go, aby mu wyjaśnił dokąd, po co i za czyim rozkazem wychodzą z koszar. Odpowiedzi żadnej nie otrzymał, tylko Melfort. Przyłożył mu pistolet do piersi, wobec tego musiał zgodzić się na wydanie Chorągwi. Pod łuk Melforta dał on pułkownikowi żądane wyjaśnienie. Wtedy hisz pochwycić go miał za rękę i żądać odpowiedzi na to, kto im wydał rozkaz wymarszu. Taka wola narodu i wszyscy dobrze myślący koledzy dali sobie hasło. Odpowiedział mu na to Melfort. I mnie i siebie nieszczęśliwym uczynisz, krzyknął na to pułkownik. Równocześnie lokaj jego pochwycił Melforta za pierś. Broniąc się, porucznik sięgnął po pistolet, który miał na pendencie i wymierzył go w lokaja, wołając: Z panem się zgodzę, a tobie w łeb wypale. Skończyło się na tem, że podoficerowie zabrali chorągwie i zaprowadzili je na dziedziniec koszar. Pułkownika zaś chwilowo internowano w mieszkaniu, aby do czasu odmarszu regimentu uniemożliwić mu porozumienie się z innymi oficerami starszymi. Tak samo zawiodły deputacje do innych oficerów sztabowych. Do majora Hekela, na przykład, przyszli o godzinie czwartej sztabskapitan Melford i porucznik obiezierski i zastali go w łóżku. Obudzili go i powiedzieli: W całej Warszawie rewolucja, garnizon łączy się z obywatelami, chcemy zrzucić pęta, które moskale nałożyli. Moskale chcą nas dezarmować, unikając tego regiment gotów jest do odmaszerowania. Co panowie robicie? krzyknął na to Hekel. Macie areszt. Wybiegł później za nimi, narzuciwszy płaszcz na siebie i wołał parokrotnie. Macie areszt. Inni oficerowie, na przykład podpułkownik Stentner, kapitan Fryderycy, kapitan Borysławski, sztabskapitan Hizdef, porucznik Pomianowski i tak dalej, obudzeni w czasie szykowania regimentu, oświadczyli, że nie wyjdą z nim. Niektórych nie budzono nawet wcale. Skończyło się na tym, że z regimentem prowadzonym przez jednego z najmłodszych kapitanów, Karola Trzcińskiego, wyszło ogółem 69 dziewięciu oficerów, podczas gdy ośmiu pozostało w koszarach. Około godziny czwartej trzydzieści piąty regiment wyszedł bramą faworną i przez fawory, spadek, zakroczymską, franciszkańską gęsią, doszedł do koszar artylerii, budząc po drodze ludność tych dzielnic. Spotkał się prędko ze szwadronem ułanów rotmistrza Wojciechowskiego i szedł odtąd z nim. W koszarach zabrał przygotowane już poprzednio działa. z powodu braku zaprzęgów ciągnęli je wspólnie oficerowie i szeregowi, kierując się ulicą Gęsią ku prochowni. Zastano tutaj kilku ochotników konnych, strzegących już dostępu do niej. Natychmiast po odmarszu regimentu pułkownik Hisz zebrał u siebie część pozostałych oficerów. Postanowili wysłać od razu jego masztalerza z meldunkiem o tym, co zaszło do Cichockiego. Gdy później przyszedł do koszar zwolniony z aresztu w arsenale porucznik Pawłowski, major Hekel, chciał, aby wysłać go z meldunkiem do Ożarowskiego. Pawłowski odmówił jednak i udał się za pułkiem do prochowni. Tymczasem do koszar poczęli nadchodzić szeregowi żonaci mieszkający w mieście. Wkrótce zebrało się ich trzydziestu do sześćdziesięciu. Chcieli oni wziąć broń i iść za pułkiem do prochowni. Kapitan Borysławski kazał im jednak zająć odwach i strzec kasy regimentowej, w której znajdowało się kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz bardzo obficie zaopatrzonych komór pułkowych. Później, pomiędzy godziną siódmą i ósmą, w koszarach zjawił się podporucznik pontonierów, Michał Rongi, żądając, aby ich warta pośpieszyła na pomoc walczącym nielicznym pontonierom. Spotkał się z ostrym sprzeciwem kapitana Borysławskiego i sztabskapitana Hisdefa. Zawołał na to do szeregowych: Jeżeli waszych oficerów słuchać będziecie, poginiecie! Wtedy kapitan Borysławski porwał się na niego do pałasza i zmusił do opuszczenia koszar. Była następnie chwila, gdy pod koszarami gwardii pieszej pojawił się czwarty batalion grenadierów kijowskich majora Titowa. Szeregowi poczęli odruchowo gotować się do obrony, na to jednak podpułkownik Stetner i sztabskapitan Hizdev oświadczyli, że wypadnie poddać się Rosjanom. Przebrali w ten sposób miarkę i ich postawa spotkała się z potępieniem nawet reszty opornej starszyzny. Pułkownik Hisz żałował już gorzko, że nie wyszedł mimo wszystko ze swym regimentem. Kapitan Borysławski i porucznik Kaulbersz podobno o godzinie siódmej zastanawiali się nad tym, czy nie pójść za pułkiem. Gdy między godziną trzynastą a piętnastą do koszar wpadło pospólstwo, żądając, aby gwardia udzieliła mu pomocy do atakowania apteki rosyjskiej w pałacyku kuchirza, i podpułkownik Stetner sprzeciwił się znowu temu, wołając Nie chodźcie, trzymamy się wszyscy kupy, będzie dobrze. Kapitan Fryderycy i porucznik Kaulbersz aresztowali go za to, a Warta z kapitanem Borysławskim, Majerhoferem i porucznikiem Pomianowskim poszła wraz z ludem do boju. Znacznie dalej posunęła się gwardia konna koronna, doprowadzając wbrew umówionemu poprzednio planowi do przedwczesnego zaatakowania nieprzyjaciela. Trudności wewnętrznych nie miała żadnych, gdyż jej dowódca, pułkownik Dionizy Poniatowski, zgodził się od razu wyjść z pułkiem, pozostawiając jednak wszelką inicjatywę działań swym oficerom. Dlaczego ci ostatni zdecydowali się natrzeć na nieprzyjaciela już pomiędzy czwartą i piątą? a więc przed daniem sygnałów działowych z arsenału tego niepodobna dziś dociec. Można by po prostu uwierzyć relacji Trębickiego, który twierdzi, że rozespany kapitan kosmowski wziął kopnięcie konia w ścianę za sygnał działowy i wydał rozkaz rozpoczęcia, potwierdza to w pewnej mierze i oficjalne sprawozdanie pułku. Od dawna już solą wokół dla Mirowskich była bateria złożona z dwóch dział polowych, umieszczona za żelazną bramą. Dowodził nią sztuk Mikołaj Titow, mając pod sobą 31 artylerzystów oraz warte grenadierów syberyjskich w sile jednego oficera i 27 szeregowych. Pomiędzy godziną czwartą i piątą Titow zauważył, że szwadron Gwardii konnej, prowadzony przez Kosmowskiego, Wyszedł z koszar i skierowuje się ku jego stanowisku. Nie uważał tego za nic nadzwyczajnego, gdyż poprzednio Mirowscy nieraz przejeżdżali lub przechodzili wczesnym rankiem obok baterii. Kazał tylko kanonierom stanąć przy działach, a warcie wziąć za broń, aby oddać honory oddziałowi wojsk sprzymierzonych. Naraz podobno z niezbyt wielkiej odległości Mirowscy puścili konie i szarżowali na baterię. Stało się to tak szybko, tak w mgnieniu oka, że nikt nie pomyślał o oporze. Nie było mowy o daniu ognia z dział, gdyż ich wyloty były skierowane w inną stronę. Mirowscy zarąbali jednego wartownika i zranili dwóch. Reszta obsługi i warty uciekła w popłochu, rzucając broń wraz ze swymi oficerami na ulicę Królewską, gdzie była rozkwaterowana jedena starota granadierów syberyjskich. Nasi nie zdołali uprowadzić nawet zdobytych dział i jaszczyków, zagwoździli je tylko i to tak doraźnie, że Rosjanie zdołali później usunąć gwoździe i pocieli ich koła. Zdobyte karabiny rozdali ochotnikom z ludu, którzy podobno stawili się tu dość licznie i nawet wzięli pewien udział w akcji. Zaraz potem, zanim nadbiegła jedenasta rota grenadierów syberyjskich i odebrała stracone działa, Spieszeni i konni mirowscy wykonali napady na inne stanowiska rosyjskie w pobliżu. Napadli mianowicie na baterię ósmej roty grenadierów syberyjskich sekund Majora Wilhelma Millera, umieszczoną na Chłodnej. Odparto ich tu ogniem działowym. Rzucili się wtedy na zbornie siódmej roty kapitana Krzysztofa Kanalle przy ulicy Chłodnej, która już stała w pogotowiu uszykowana w dwie linie. Odparci ogniem pierwszej linii Musieli uchodzić aż do samych koszar przed pościgiem nieprzyjaciela. Tutaj spuścili rogatki i poczęli odstrzeliwać się z okien. W koszarach zebrało się już wtedy sporo ochotników cywilnych, którym mirowscy dali broń. Wobec tego kanale cofnął się na dawne swoje stanowisko i pozostał na niem około godziny. Wtedy dopiero szwadron konnych mirowskich udał się do prochowni. Później, gdy premier major Karol Baguwód. Zebrał na stanowisku pod żelazną bramą cztery roty granadierów syberyjskich, spieszeni mirowscy wraz z Ludem uderzyli znowu o godzinie siódmej na niego i zostali znowu odparci ogniem działowym. Nie zrazili się tem wcale i wraz z coraz liczniejszym pospólstwem zbrojnym wychodzili wciąż ze swych koszar, na które nieprzyjaciel nie zdecydował się natrzeć i napadali na stanowiska dwóch rot sekund majora Milera, pod wolskimi rogatkami. Przedwczesne wystąpienia Gwardii Konnej Koronnej pokrzyżowało niewątpliwie szyki sprzysiężonych. Dzięki niemu alarm rosyjski zbiegł się z Polskim, co utrudniło zaskoczenie Rosjan, ugrupowanie oddziałów polskich do walki, a przede wszystkim uzbrojenie ludności bronią z arsenału. Miało ono jednak mimo to i pewne następstwa dodatnie. Poruszyło ludność w okolicach ulicy Chłodnej, Elektoralnej i Leszna. Zastraszyło kosztem niewielkich strat polskich oddziały rosyjskie rozłożone w zachodniej części Warszawy, co miało odbić się od razu na ich postawie. Ponieważ dowódca tego odcinka, generał major Suchtelen, nie zdołał dotrzeć do niego, więc dowództwo objął tu generał major Iwan Nowicki, z powołania raczej oficer rachunkowy niż polowy. Mieszkał on wtedy w domu kampioniego przy ulicy Wielopole nr 359 i z okien swojej kwatery. Widział dobrze szarże Mirowskich na baterię Titowa. Przeraziła go ona tak, że gdy później major Bagówwód zebrał pod żelazną bramą batalion granadierów syberyjskich i zastanawiał się podobno nad tem, czy nie ruszyć z nim do śródmieścia, Nowicki przysłał do niego ober prowiant majstra, ślepuszyna, z rozkazem, aby nie opuszczał pobliża jego kwatery dotąd, dopokąd on nie załaduje nawozy całej kasy prowiantowej. I gdy wreszcie kasę załadowano, Nowicki nie pozwolił na marsz do Śródmieścia, ale nakazał Bagów Wódtowi, aby szedł do ratusza Grzybowa, gdzie stały dwie kompanie syberyjskie i dwa szwadrony szwoleżerów achtyrskich. Dopiero po starciach za Żelazną Bramą i na Chłodnej, mniej więcej po godzinie piątej, zgadzają się na to wszystkie niemal źródła, Rozległy się wystrzały sygnałowe z działu w Arsenale. Zaraz odpowiedziało im uderzenie na alarm na odwachu pontonierów w Pałacu Żyplitej, odwachu chorągwi marszałkowskiej w Bramie Nowomiejskiej, a podobno i odwachu zamkowym. Z wież katedry kościołów dominikanów przy Freta, Paulinów przy Długiej, Bernardynów na krakowskim Przedmieściu odezwały się dzwony na gwałt. Nie dzwoniono tylko u kapucynów przymiodowej ze względu na bliskie sąsiedztwo kwatery głównej rosyjskiej. Podobnież prezydent Rafałowicz nakazał zamknąć wrota ratusza Starej Warszawy, obsadził je milicją i nie dopuścił do tego, aby uderzono na alarm w dzwon ratuszowy. Uczynił to na skutek doniesienia wachmistrza milicji miejskiej Kimankiewicza o tem, że Kiliński rozdaje ludziom broń i amunicję i przygotowuje wybuch. Z alarmem polskim zbiegł się od razu alarm na odwachach rosyjskich. Oddziały rosyjskie poczęły gromadzić się na swoich stanowiskach. Jedne z nich wykonywały to bardzo szybko. Zbudzony nagle z krótkiego snu, żołnierz rosyjski chwytał broń i biegł, pozostawiając na kwaterze płaszcze i kaski, na punkt zborny swej roty lub szwadronu. W większości oddziałów dowódcy dopilnowali tego, aby zabrać wszystko, złożyć rzeczy żołnierskie i oficerskie na podwody i wyprawić je w stronę Karczewa. Takie oddziały, a była ich bodaj większość, stawały na stanowiskach alarmowych znacznie później. Wiemy na przykład, że o ile trzecia rota grenadierów syberyjskich, kapitana Wiedieniatina, stanęła na rogu ulicy Zgoda i szpitalnej o godzinie piątej, to dwie roty grenadierów kijowskich. Uszykowały się przed Marywilem dopiero około godziny 5 minut 30. Podług zgodnego świadectwa pistora i Cichockiego, zbiórka większości oddziałów rosyjskich dokonała się raczej po godzinie 5 minut 30, niż wcześniej. Tam, gdzie miały zgromadzić się większe jednostki, bataliony na przykład, zbierano się jeszcze później ze względu na duże odległości punktów zbornych kompanii. Spóźniły się również niektóre oddziały polskie. Milicja Skarbowa na przykład, która przeprawiła się z Pragi przez Wisłę na łodziach, wydostała się na ulicę Miodową dopiero wtedy, gdy stały już na niej w pogotowiu oddziały rosyjskie. Znalazła się w położeniu bardzo trudnym, gdyż nieprzyjaciel mógł ją z całą łatwością rozbroić. Na szczęście był to okres dużego zamieszania i nieporozumień, gdyż Ingelström nie ustalił jeszcze ostatecznie swej linii postępowania z oddziałami polskimi. Wszak trochę później, o godzinie 6, generał Zubow odpowiadał Little Page'owi na jego zapytanie, co ma znaczyć ten nieoczekiwany atak Rosjan na Arsenał, że Polaków oszukano, gdyż oddziały rosyjskie wszędzie zachowują się defensywnie. Stanisław August stwierdzał, że gdy wojska rosyjskie stanęły pod bronią, Engelstrom nie pozwolił im zrazu strzelać do Polaków. Sam Ingelstrom oświadczył adiutantowi króla, pułkownikowi Gordonowi, Zaręczając to swoim honorem oficerskim, że wieść o jego zamiarze opanowania arsenału i rozbrojenia garnizonu polskiego jest fałszem. W tych warunkach nie mógł rozbrajać milicji skarbowej w pobliżu swej kwatery głównej. To też gdy dowódca tejże pułkownik Gisler oświadczył, że idzie do pałacu żyplitej i strzec archiwów i biur państwowych, przepuszczono go tam nawet z wzajemnym oddaniem honorów wojskowych. Tymczasem milicja udała się od razu do arsenału, gdzie stali już fizylierzy, część gwardii pieszej i chorągwi marszałkowskiej, przeważna część ułanów oddziału pułku IV straży przedniej i duża część artylerii. Ruszyła się i reszta chorągwi marszałkowskiej w koszarach Paulinów. Jej rotmistrz Hoffman, zaraz po alarmie, zebrał swoich 66 ludzi na dziedzińcu koszar, rozdał im ostre naboje. Kazał nabić broń, polecił, aby trzymali się dobrze i mężnie i wykonywali rozkazy swych oficerów. Pięćdziesięciu ludzi oddał pod dowództwo chorążych Kamińskiego i Gajewskiego, którzy obsadzili odwach w bramie Nowomiejskiej, panujący nad dostępami do ulicy Freta i długiej do Starego Miasta. Szesnastu zatrzymał przy sobie w koszarach do ostrzeżenia przejścia z długiej na podwale, aby nieprzyjaciel nie mógł z podwala zajść na tyły odwachu przez małą uliczkę prowadzącą pomiędzy Pałacem Raczyńskich i Murem Kicińskich. Uliczki tej pilnowała zresztą municypalność, a pomiędzy nią różni żołnierze. Na starym mieście tej twierdzy żywiołu rzemieślniczego polskiego przed alarmem panował zdaje się zupełny spokój, choć znajdowała się tutaj jedynie kancelaria rosyjska ze swą wartą oraz nieliczne kwatery oficerów. Sprzysiężeni, którzy stawili się tu wcześniej z bronią w ręku, nie mogąc doczekać się sygnału z arsenału, postanowili pociągnąć ludność swym przykładem własnym. Jeden z nich, Józef Egorsdorf, pomiędzy czwartą i piątą zastrzelił Szyldwacha przed wspomnianą kancelarią rosyjską. To samo uczynił Kiliński, zabijając Kordelasem, wziętym od obecnego tu księcia Mejera, dwóch oficerów i jednego kozaka. Pojawiło się na ulicach paru studentów ze sztucerami w ręku, ale masy ludu siedziały jeszcze w domach i ci pierwsi zwiastuni insurekcji nie czuli się chyba lepiej niż później podchorążowie na Nowym Świecie. Dopiero alarm zrobił swoje. Jacyś ludzie biegali po ulicach wołając, zamykajcie kamienice, bo Moskale zabijają. Przerażeni oficerowie rosyjscy poczęli coraz liczniej wybiegać na ulicę, dążąc do swoich oddziałów. Ginęli zazwyczaj z rąk ludności, która brała ich za ordynansów roznoszących rozkazy. Rzucano się z reguły na każdego jeźdźca w mundurze rosyjskim. Ostrożniejsi oficerowie pozostali w swych kwaterach, gdzie ich nie za długo poczęli brać, bez najmniejszego oporu ci z pospólstwa, którzy woleli brać zdobycz bez narażania się na kule rosyjskie na ulicach. Duże tłumy ludności starego miasta zgromadziły się szybko na rynku. Zmuszono prezydenta Rafałowicza i magistrat do otwarcia bram ratusza, wypuszczenia milicji miejskiej, uderzenia na alarm w dzwon ratuszowy. Tłum, mający już swych przywódców, zabrał broń ze sklepów rusznikarzy, którzy nie stawili żadnego oporu. Ludzie przywiązywali sznurkami klingi pałaszów do głowni, do kijów. Przerażony magistrat widział już, że nie panuje nad miastem, którem rządzi niepodzielnie Kiliński. Niebawem zmusiło go to do opuszczenia ratusza i udania się do zamku pod opiekę króla. Tymczasem tłum, któremu oddziały rosyjskie stojące na długiej pod Marywilem i na nalewkach zamykały drogę do arsenału, począł wylewać się coraz liczniej przez bramę krakowską na plac pod zamkiem, a stąd na senatorską i miodową. Już wtedy zdołano przełamać wszystkie próby oporu polskiego przeciwko insurekcji. Pierwszy porwał się do działania Ożarowski. Obudzili go jego oficerowie ordynansowi już około godziny czwartej minut trzydzieści, donosząc o szykowaniu się gwardii pieszej do odmarszu z Koszar. Rozesłał przez nich natychmiast rozkazy do oddziałów, a sam wziąwszy eskortę czterech gwardiaków konnych, Wsiadł na konia i ruszył cwałem do koszar gwardii pieszej. Nie zastał tam już pułku, tylko opuszczoną starszyznę, od której dowiedział się o wszystkiem. Było to dla niego szczęściem, bo gdyby regiment zastał, byłby niechybnie zginął, jak się sami o tem oświadczyli. Wracając spotkał na ulicy freta wspomnianego już ochotnika Józefa Egersdorfa, uwijającego się z bronią w ręku. Porwał go, siedząc na koniu, za plecy i oddał pod wartę marszałkowską. Chciał w ten sam sposób uwięzić i dwóch studentów, ale jeden z nich strzelił do niego. Wtedy przypuścił konia i schronił się szybko do zamku. W podobny sposób zakończyła się i próba oporu Cichockiego. Obudzono go, oraz plac majora Wickiego, po godzinie piątej. Skoczył szybko na konia i pojechał na krakowskie przedmieście do Ożarowskiego. Nie zastał go już jednak w domu. Ruszył wtedy do arsenału, na posiadaniu którego opierał wszystkie swoje rachuby osobiste. Lecz już przed arsenałem część regimentu Gwardii Pieszej i część jazdy zastałem, pisał później w swym memoriale do króla. Już jazdę na długiej ulicy flankierującą i strzelającą zastałem. Wpadłem do arsenału, furtkę zamknąłem na klucz. Lecz już osoby cywilne zastałem. Refleksje moje nie skutkowały, Aż do starego kapitana, pensjonariusza Foliniego schronić się musiałem. I nawet, co się robi, dowiedzieć się nie mogłem dostatecznie, w takim byłem niebezpieczeństwie zatrzymany. Zaledwie przy pomocy Dobryckiego i niektórych oficerów fizylierskich wydobyłem się konno. Za biegącym do zamku Wielmożnego króla mości kawalerzystą, jakiś wolontir uganiając się konno i na mnie wołając, Raz wystrzelił jak pałac Krajczyny Ogińskiej, drugi raz jak mur reformatów. Wstrzymał się, bo Moskwa już pod bronią, przed Marywilem i po wszystkich ulicach stała w gotowości. Na szczęście udało mu się dostać do zamku. W zamku zbierali się w ten sposób wszyscy przeciwnicy insurekcji. Już przed Ożarowskim i Cichockim przyjechał tutaj karetą Ankwicz, dowiedziawszy się o odejściu swej warty, po nich nadjechał z pałacu Kazimierzowskiego marszałek Moszyński, wiedząc, że tu najlepiej dowie się o wszystkiem. Z pałacu pod blachą przybył chory na nogi, ale mimo to bardzo ruchliwy w tym dniu książę Kazimierz Poniatowski. Brakowało tylko prymasa, którego obudzono dopiero wtedy, gdy już komunikacja pomiędzy senatorską i zamkiem została przecięta. Wszyscy ci ludzie widzieli teraz swoje zbawienie w królu, w jego postawie. Powstawał wtedy w zamku silny ośrodek oporu przeciwko insurekcji, który z mniejszym lub większym powodzeniem miał odtąd działać przeciwko niej stale. Króla obudzono zaraz po przybyciu Ankwicza do zamku. Nakazał wysłać adiutantów po Gwardię Konną Koronną i Ułanów oraz paru ludzi na miasto celem dowiedzenia się, co tam właściwie się dzieje. Adiutanci wrócili z doniesieniem, że Mirowskich i Ułanów nie ma już w koszarach. Wywiadowcy przynieśli wiadomość, że pomiędzy ludem i wojskiem rozpuszczono wieść, jakoby Rosjanie i Prusacy chcieli wywieźć króla z Warszawy, zabrać arsenał i prochownię, a potem rozprawić się z tymi, którzy pragną połączyć się z insurrekcją. Wtedy król postanowił zejść na dziedziniec zamkowy, gdzie zebrała się już warta, aby upewnić się, że ona przynajmniej go nie opuści. Warta ta, połączona już z prymasowską, liczyła wtedy czterech oficerów i 140 szeregowych gwardii pieszej oraz dwóch oficerów i dwunastu gwardiaków konnych, przeznaczonych do eskortowania króla. Spośród oficerów znajdowali się przy niej kapitan Ignacy Leśniewski, porucznik Felix Leszczyński, podporucznik Dobrakowski, chorąży Nagórczewski z gwardii pieszej oraz z tejże porucznik Ksawery Linowski. Od dawna przydzielony do kancelarii królewskiej. Podporucznik Komarnicki, oficer ordynansowy, z gwardii konnej kapitan Strzałkowski i chorąży Kugehoer, z artylerii podporucznik Krasiński, oficerowie warty, przeważnie związkowcy, wiedzieli już dobrze, co mają czynić. W nocy, pisał później królowi porucznik Felix Leszczyński, wychowanek Korpusu Kadetów od dwóch miesięcy należący do Związku. Schodzi do mnie kapitan Strzałkowski z Górnej Warty, mówiąc mi, że odebrał instrukcję od Związku Rewolucyjnego, abym równo ze dniem wziął część warty, armaty i z nim wymaszerował z zamku dla zabronienia wojsku rosyjskiemu wkroczenia do zamku, które nas chce dyzarmować i osobę królewską na niebezpieczeństwo wystawić. Zameldowałem to natychmiast w przytomności kapitanowi Strzałkowskiemu, swemu komendantowi warty kapitanowi Leśniewskiemu, i odebrałem od tegoż te same zalecenie. Król pokrzyżował ich zamierzenia. Z właściwą sobie zręcznością, z dobrocią, połączoną ze stanowczością, zwrócił się do żołnierzy, mówiąc, że teraz nadeszła chwila, w której mają złożyć dowód swej miłości i wierności dla niego, ich ojca który nigdy nie myślał o niczym innym, jak tylko o szczęściu narodu. Słowa te wypowiedziane mocno i przekonywująco porwały żołnierzy odpowiedzieli mu jednym głosem Najjaśniejszy panie, umrzemy raczej niż opuścimy Ciebie. Zadowolony z tego król pożegnał swych gwardiaków skinieniem głowy i wrócił do siebie. Za chwilę później król w towarzystwie pięciu-sześciu osób wyszedł przed zamek w stronę kolumny Zygmunta, aby zobaczyć osobiście, co się tam dzieje. Zobaczył już tłum ludu zbrojnego, biegnący w stronę senatorskiej. Chciał podobno zbliżyć się do niego, pokazać mu się, próbować go uspokoić, jego otoczenie powstrzymało go jednak, radząc, aby nie narażał się zbytnio. Zatrzymał się tedy na miejscu i przyglądał długo temu ciągnieniu ludu. Z pewnością kojarzyło się ono w jego umyśle raczej ze znanymi mu z opisów scenami rewolucji francuskiej, niż z nadzieją możliwego odrodzenia narodu przy pomocy tych rozbudzonych mas, biegnących na śmierć za kraj. Był mimo wszystko człowiekiem dawnego porządku i myślał w pierwszym rzędzie o sobie. Naraz usłyszał jakiś hałas za sobą, obejrzał się i zobaczył, że to jego warta wychodzi z zamku, ciągnąc za sobą działa. Oficerowie warty wyzyskali nieobecność króla, zaczęli przemawiać do żołnierzy, odwołując się do ich koleżeństwa z innymi oddziałami, które walczą już na pewno za ojczyznę i wolność, a może już przegrywają do związku z Warszawą, w której nieprzyjaciel może już morduje w tej chwili ludność. Czy będziecie czekać z zimną krwią na to, dodawali demagogicznie, aż triumfujący, ociekający krwią współbraci waszych nieprzyjaciel, zjawi się i tutaj, aby zabrać króla, was i wszystkich, co zdołali jeszcze ocaleć? To wystarczyło i cała warta piesza, wraz z wszystkimi oficerami, mającymi służbę w zamku, oprócz kawalerzystów, których Cichocki zdołał zatrzymać jeszcze przez kwadrans, wyszła tą samą bramą, którą niedawno wyszedł król. Król podbiegł do kolumny, zatrzymując ją słowami i ruchami ręki. Żołnierze stanęli, ale jakiś młody oficer, Leszczyński może, zawołał, że są wierni królowi, muszą jednak iść tam, dokąd wzywa ich honor. Na to król odrzekł surowo. Wasz honor i wasz obowiązek przywiązuje was do waszego posterunku przy moim boku. Gdy to nie pomogło, z miejsca zmienił ton i krzyknął, aby mu osiadłano konia. Oficerowie warty zapytali go, po co to czyni. Jak to? zawołał, Czyż tam, gdzie są dzieci, nie powinien być i ojciec? Rozmowę na ten temat przerwał nagle huk wystrzału działowego od strony miodowej. Na to warta zamkowa rzuciła się tak gwałtownie na ulicę Senatorską, że Stanisława Augusta omal nie przewrócono. Próbował on później ściągnąć ją z powrotem do zamku przez swego adiutanta, pułkownika Byczewskiego. Leszczyński odpowiedział jednak, że nie może tego uczynić, gdyby na przykład mówił oddział rosyjski, walczący z nami, próbował schronić się do zamku, to lud z całą pewnością rzuciłby się tam za nim. A wtedy można by odpowiadać za następstwa. Lepiej będzie przeto, gdy warta osłoni zamek, broniąc go na placu przed nim. Położenie Stanisława Augusta stało się odtąd naprawdę niebezpieczne. Nadszedł niebawem do zamku generał Mokronowski i oświadczył Little że walka w Warszawie jest już wszczęta nieodwołalnie na wszystkich punktach. Że z arsenału wydano ludowi przeszło 15 tysięcy karabinów i wyprowadzono z niego silną artylerię, że on, obawia się dla króla rzeczy najgorszych, nie odpowiada nawet za jego życie. O ile król nie oświadczy się wyraźnie za narodem. Później przybył cały magistrat, mówiąc, że nie panuje nad ludem. Wraz z nim wpadła do zamku milicja miejska i tłum ludzi uzbrojonych w pałasze i pistolety. Oburzenie ludu zwróciło się wtedy przeciwko Cichockiemu, który znalazł się w niebezpieczeństwie życia i ratował ucieczką do wewnętrznych pokoi królewskich. Lud Zabierał z zamku broń, którą zresztą służba królewska oddawała mu bardzo chętnie. Ze stajen zamkowych wzięto w tym dniu 45 koni pod artylerię z uprzężą i obsługą. Mimo to wszystko król ani na chwilę nie utracił zimnej krwi. Okazał się, jak mówi usłużny Little Page w memoriale dla Katarzyny, nieodrodnym synem towarzysza Karola XII. Stał ciągle przy oknie pokoju pierwszego piętra, wychodzącemu ku wylotowi ulicy Senatorskiej i przyglądał się spokojnie walce. Rozmawiał z ludem, który zalał zamek, usiłował go uspokoić. Nie zamierzał wcale pójść za Radą Makronowskiego i przystąpić otwarcie do insurekcji. Wolał odegrać rolę czynnika nadrzędnego, stojącego zarówno ponad walczącym ludem, jak i Ingelsztromem, rozstrzygającego o ich zatargu wzajemnym. Już wtedy jednak pojmował dobrze, że o ile pozostawi wypadki ich naturalnemu biegowi, nie zapewni sobie wpływu na nie, to w Warszawie i kraju dojdą do władzy ludzie, którzy położą kres jego roli, a może i życiu. Do tego nie mógł dopuścić żadną miarą, dlatego musiał koniecznie zachować zimną krew, pozyskać sobie sympatię i w obozie walczącym, uratować i w nim swoje wpływy. Odsunąć się trochę od ludzi zgubionych już bezpowrotnie, jak Ankwicz i Ożarowski, być czynnym przede wszystkim. Przybywszy do zamku, pisze o tym bardzo ciekawy obserwator tych wypadków, widziałem, jak król chciał być czynnym i wcielić się niejako w rewolucję, jak się zatrudniał wyborem komendanta, zwołaniem rady miasta, jak rozsyłał po wszystkich częściach miasta adiutantów, jak odbierał raporty ze wszystkich stron. Jak był troskliwym i kazał dodawać koni swoich do armat, amunicji, oficerom, a to wszystko czynił z przytomnością, stałością bez żadnego zmuszenia. Silny instynkt samozachowawczy uzdolnił wtedy Stanisława Augusta do takiej postawy, na jaką nie umiał zdobyć się ani w czasie wojny roku 1792 ani na Sejmie Grodzieńskim. Nie za długo po alarmie, mniej więcej pomiędzy godziną 5.30 i 6.30, ludność wraz z wojskiem natarła na stanowiska 4. Batalionu Granadierów Syberyjskich na Nalewkach, 4. Granadierów Kijowskich na zbiegu ulic Bonifraterskiej i Kłopot, 3. tegoż pułku na Lesznie oraz na kwaterę główną Ingelstroma na Miodowej. Natarcia te, niezwykle zacięte, Rzucają bardzo charakterystyczne światło na początek walk o Warszawę. Dowódca 4 Batalionu Grenadierów Syberyjskich, sekund major baronu Wimpfen, którego kwatera batalionowa znajdowała się w odległości 300 kroków od arsenału, obserwował uważnie to, co się około tegoż działo. Widział, jak szybko stanęły tam oddziały wojsk polskich, jak co minuta narastał tłum uzbrojonych obywateli i chłopów. Oficerowie i szeregowi artylerii rozdawali pomiędzy przybywających broń. Później obliczono, że w ciągu dwóch dni walki rozdano w ten sposób pomiędzy lud: 1579 karabinów nowych infanteryjskich z zapasu 4275, 3693 starych z 6926, 2400 różnych z 2400, 1474 pistoletów nowych z 3436, 500 pistoletów z ofiar z 500, 6000 pałaszów kawaleryjskich z 11798, 1328 pałaszów piechoty z 7162, 700 pałaszów z ofiar, 673 karabinów kawaleryjskich z 2444, 343 sztucerów z 758, 112 600 nabojów ostrych piechoty z 671 10, 257 funtów prochu z 315 625 funtów i 591 funtów ołowiu ze 182 129. Uzbroiło się wtedy w Arsenale co najmniej około 8700 ludzi. Od razu również poczęto wytaczać z niego działa. Używano ich w tej walce ulicznej tak szczodrze, tak nie licząc się z żadnymi stratami, że w ciągu dwóch dni wystrzelano prawie połowę amunicji działowej znajdującej się w Arsenale. Oddano ogółem mniej więcej 11607 strzałów, z czego 610 kulami i granatami, a 3997 kartaczami. Najwięcej używano naturalnie dział 6 i 3 funtowych. Duże trudności nasunęła sprawa zaprzężenia dział. Dopiero po południu zabrano większą ilość koni rosyjskich na nowym mieście i poczęto rekwirować konie furmańskie. Na razie przy dobrej woli powszechnej ludzie zaprzęgali się do dział i jaszczyków, przenosili na rękach amunicję. Z obsługą nie było żadnych trudności, gdyż czynni i zredukowani artylerzyści dwoili się w pracy, zachęceni przykładem swoich dzielnych oficerów. Pierwsze fale uzbrojonego w ten sposób tłumu rzuciły się na kwaterę batalionową Wipfena, pragnąc zdobyć chorągwie. Warta złożona z dwunastu ludzi odparła je strzałami, ale i sama poniosła ciężkie straty. Wipfena uratowało dopiero przybycie 13 i 14 roty jego batalionu, które miały kwatery na Franciszkańskiej. Uszykował je w taki sposób, aby zakryć swe skrzydła i posłał ordynansów po roty 15 i 16, które stały na Muranowie. Tymczasem tłum od Arsenału, ciągnąc ze sobą pięć dział, podsunął się znowu pod jego stanowisko, nie strzelając jednak. Wipfen krzyknął, żeby się zatrzymano, gdyż inaczej rozkaże otworzyć ogień. Tłum zatrzymał się na to wezwanie i wysłał do niego paru ułanów królewskich jako parlamentarzy. Pragnąc zyskać na czasie i doczekać się nadejścia dwóch pozostałych rod, Wipfen wdał się z nimi w rokowania. Ułani zażądali, aby złożył broń, gdyż jego położenie jest całkowicie beznadziejne. Akurat wtedy nadeszły roty 15 i 16. Wówczas Wipfen oświadczył Ułanom, że będzie bronić się do ostatniej kropli krwi i że mówi to w imieniu wszystkich swoich oficerów i szeregowych. Parlamentarze odeszli, a wkrótce potem tłum cofnął się trochę w tył i otwarł na batalion ogień kartaczowy. Rosjanie poczęli odpowiadać ze swoich dwóch trzyfuntówek batalionowych, ale z małym skutkiem, gdyż Polacy wyprowadzali wciąż nowe działa z arsenału. Nierównie dotkliwiej od ognia działowego dawał się batalionowi we znaki ogień karabinowy, który Polacy otwarli z domów, dachów, za ścian. Po godzinie tej nierównej walki batalion stracił do 200 ludzi w zabitych i rannych. A tu z głównej kwatery nie nadchodziły ani rozkazy, ani żadna pomoc. Wipfen, widząc, że nieprzyjaciel wybije mu w ten sposób cały batalion, postanowił cofnąć się do kwatery głównej namiodową. Bał się tylko tego, że w czasie odwrotu szarżować będą na niego ułani królewscy, że nieprzyjaciel ścigać go będzie ogniem artylerii. Aby uniknąć tego, kazał podpalić dom w pobliżu swojej kwatery i pod osłoną pożaru, odstrzeliwując się ze swych dział, począł cofać się w stronę wylotu franciszkańskiej, swych rannych i zabitych pozostawił na pobojowisku. Z relacji polskich wiemy, że szli za nim ułani, że próbował zastąpić mu drogę oddziałek gwardii wysłany tutaj z koszar artylerii przez sztabskapitana Jana Brochockiego, że od arsenału ścigano go ogniem z dział. Z nalewek Wipfen skręcił w ulicę Franciszkańską, dość gęsto zabudowaną wtedy, chociaż przeważnie domami drewnianymi. W swym raporcie... Mówił o tym, że na rogach ulic poprzecznych oraz od wylotu franciszkańskiej na Zakroczymską Polacy ustawili działa, które batalion jego kolejno zdobywał i zagwarszczał. Jest to mocno wątpliwe, gdyż w tę stronę nie zdołano jeszcze podciągnąć działo z arsenału. Z prawej i lewej strony franciszkańskiej ostrzeliwano go ciągle ogniem karabinowym, na który dość bezskutecznie odpowiadali jego flankierzy, nie widząc nieprzyjaciela, który strzelał z ukrycia. Raz tylko na tej ulicy zagrodził mu drogę tłum ludzi zbrojnych. Byli to najpewniej ochotnicy ze Starego Miasta, którzy szli po broń do arsenału i spotkawszy nieprzyjaciela, wdali się z nim śmiało w walkę wręcz, wyginęli też do ostatniego wykłuci bagnetami. Ze źródeł polskich widać, że opóźnienie pościgu tego batalionu mógł spowodować ogień jakiegoś małego oddziałku rosyjskiego zamkniętego w domu przy ulicy Franciszkańskiej. Zatrzymał on ścigających, zmusił do sprowadzenia działa oraz zaciętego szturmu. Na ulicy Zakroczymskiej i Freta, których Polacy nie opanowali jeszcze, uratował Wypfena opór osadzonej mocno kancelarii rosyjskiej, który znowu zatrzymał pościg Polski. Później ostrzeliwała go dość skutecznie ze swego odwachu w Bramie Nowomiejskiej Chorągiew Marszałkowska. W końcu około godziny dziesiątej batalion liczący już zaledwie 200 bagnetów nie straciwszy jednak swych chorągwi i dział, doszedł do ulicy Długiej, gdzie go powitali Ingelsztrom, Apraksin, Zubow i Pistor. Zachowanie się jego w tej walce dawało dobre świadectwo żołnierzowi rosyjskiemu i jego dowódcy. Nie można tego powiedzieć o dowództwie polskim. Silniejszy napór od strony arsenału, zajście na boki lub tyły koszar artylerii mogło z łatwością doprowadzić do całkowitego zniszczenia tego batalionu, który poniósł już tak wielkie straty. Że tak się nie stało, o tem zdecydował brak sprawniejszego dowództwa, zarówno w arsenale, jak i w koszarach artylerii. Należy tu jednak wziąć pod uwagę fakt, że dowództwo polskie czuwać musiało w tym samym czasie nad walką na Bonifraterskiej, Leśnie i Miodowej, że był to dopiero początek walki. Pospólstwo nasze biło się w tym starciu bardzo dobrze. Chwilami nawet po bohatersku zręcznie wyzyskiwało swój ogień z domów, okazywało jednak skłonność do rozpraszania swych wysiłków na każdy napotkany punkt oporu. Podobny przebieg miał napad na czwarty batalion grenadierów kijowskich, który przed godziną siódmą zebrał się na rogu ulicy Bonifraterskiej i Kłopot, niedaleko od Cuchthausu i fabryki tabacznej pod dowództwem premier majora Wasyla Tytowa. Po wydzieleniu dość silnej warty do strzeżenia swojego magazynu przy ulicy Bonifraterskiej, batalion liczył 400 bagnetów i dwa działa trzyfuntowe. Wkrótce po zbiórce otwarto na niego żywy ogień z okien przyległych domów. Strzelało początkowo pospólstwo, które bardzo szybko przekonało się, że nie wytrzyma tak gwałtownego ognia granatów i kartaczów. Zarządzało pomocy. Przybył wtedy z prochowni sztabskapitan Fryderyk Melfort z oddziałem Gwardii Pieszej, a potem porucznik Teodor Borkowski z drugim i jednym działem. Stopniowo podwieziono tu widać więcej dział z koszar artylerii, nadszedł i oddziałek ułanów. Titowa wzięto w ogień z dwóch stron od ulicy Szymanowskiej i od przejścia pomiędzy ogrodami od strony pokornej. Trzykrotnie nacierano na niego na białą broń. Tito odparł ataki, czuł jednak, że stąd ani jeden jego żołnierz nie wyjdzie. Walczył od godziny siódmej do jedenastej i miał już przeszło stu ludzi zabitych i rannych. Z tego położenia uratowali go dopiero prusacy. Fon Wolki, który, jak wiemy, w myśl umowy z Ingelsztromem miał połową sił swoich wzmocnić Rosjan w mieście, a połowę rzucić do natarcia na Prochownię, wyruszył z łomnej na dochodzący go z Warszawy huk dział dopiero około godziny ósmej. Pozostawił jeden batalion fizylierów na Marymoncie do osłony swych połączeń, a sam z pierwszym batalionem piechoty, osiemdziesięcioma fizylierami, Sześcioma szwadronami i dwoma działkami pomaszerował ku Prochowni. Gwardia Konna i ułani, osłaniający ją od północy, ustąpili od razu za jej umocnienia, odsłaniając jej artylerię. Wymieniono parę strzałów działowych, podobno bezskutecznych, i Wolki cofnął się ku cmentarzowi Powązkowskiemu. Nie wiedział, jak twierdził, jakie jest położenie Rosjan w Warszawie i nie chciał na próżno narażać swego żołnierza. Na cmentarzu dowiedział się od razu o walce Titowa i o tym, że batalion Tegoż był prawie w zupełności zniszczony kartaczowym ogniem i strzałami z okien. Wysłał do niego swego adiutanta z zapytaniem, czy Titow nie potrzebuje pomocy. W odpowiedzi major wskazał Prusakowi swoich zabitych i rannych. Na skutek tego Wolki z paroma szwadronami kawalerii, Podszedł do jego stanowiska, co sprawiło, że od razu nacisk Polaków zmniejszył się poważnie. Wolki zaproponował wtedy titowowi, aby pod jego osłoną wyszedł za miasto. Odwrót rozpoczęto natychmiast. Odchodzących ścigała gwardia piesza z dwoma działami. Gdy zajęli później stanowisko na cmentarzu powązkowskim, ostrzeliwano ich silnie z prochowni, zadając wtedy Prusakom pewne straty. Wobec tego, około godziny 15.00. Wolki cofnął się wraz z Titowem ku Marymontowi. Zaraz po odejściu Titowa, gwardia i pospólstwo zdobyły jego skład przy Boni Fraterskiej i wzięły do niewoli całą wartę. Najmniej wiemy o dziejach całkowitej katastrofy 3 Batalionu Grenadierów Kijowskich należnie. Dowódca jego, major Rar, który jako dyżurny sztabsoficer garnizonu, nie był przy nim i zginął w jakiejś innej dzielnicy Warszawy, nie mógł pozostawić żadnego raportu. Podobnież nie zdołał tego uczynić generał major Borys Tiszczew, który objął tu dowództwo i ciężko ranny, dostał się do niewoli, w której zmarł już 18 kwietnia. Pistor nie zna zupełnie tych wypadków i informacje o nich czerpie z pogłosek, które krążyły pomiędzy oficerami i urzędnikami rosyjskimi. Twierdzi na przykład, że połowę tego batalionu wymordowali na chłodno Polacy bardzo wczesnym rankiem, w chwili gdy zebrała się w swej cerkwi na komunię wielkanocną. Tymczasem z kategorycznego oświadczenia Apraksina wiemy, że Polacy nikogo nie zabili z znienacka, że każdy z oddziałów zdołał stanąć pod bronią. Relacje polskie o Lesznie są również bardzo szczupłe, sprzeczne nie dające się uporządkować chronologicznie i lokalnie. W tych warunkach obraz wypadków trzeba tutaj tworzyć na zasadzie luźnych danych, opartych na zaświadczeniach cyrkułów, wydawanych później uczestnikom walki. Okazuje się w nich, że pospólstwo ruszyło się należnie wcześniej niż w innych dzielnicach Warszawy. Stało się to najprawdopodobniej pod wpływem działań mirowskich za żelazną bramą. Uzbrojone oddziałki pospólstwa, wspierane przez spieszonych gwardiaków, przedostały się od razu na ulicę elektoralną, zabierając tutaj jeńców, tabory i konie, wybijając pojedynczych kozaków i piechurów rosyjskich. Ruch ten musiał szybko przenieść się na leszno, zabudowane bardzo gęsto i to domami murowanymi, z których tak bezpiecznie można było strzelać z okien. Znajdowały się tutaj liczne składy i kancelarie rosyjskie, np. kancelaria generała Chruszczewa w domu numer 654, dyżurstwo i kancelaria generała Tormasowa w nr 723, kwatera generała Tiszczewa w numer 721, pracownia i składy pułku artylerii w numer 757, na które prawdopodobnie uderzono od razu. Na skutek tej strzelaniny batalion rosyjski nie zdołał skoncentrować się i obsadził ostatecznie dwa stanowiska: jedno przed domem Martina, numer 654, na rogu ulicy Przejazd, i drugie obok domu numer 721, naprzeciw wylotu karmelickiej. Pierwsze z nich dostało się od razu pod bardzo silny ogień pospólstwa, które zajęło okna i dachy bloku hotelowego Polca na tłomackiem. Drugie, nad którym dowództwo objął generał Tiszczew, ucierpiało chwilowo mniej. Gdy z arsenału wyprowadzono artylerię, udał się z nią na Leszno porucznik artylerii Maksymilian Umiński, przeznaczony podobno już XVI do dowodzenia w tej dzielnicy. Młody ten, dwudziestodwuletni oficer, starościc bielski, którego rodzina mieszkała w drugim zaborze pruskim, wyróżnił się już podobno pod Dubienką, gdzie zwrócił na siebie uwagę Kościuszki. Po wojnie podał się wraz ze swymi generałami do dymisji. Należał do związku, który 14 kwietnia ściągnął go ze wsi do Warszawy. Teraz, razem z dodanymi mu podoficerami, Królikiewiczem z inżynierii oraz Strońskim i Kiralei z artylerii, poprowadził trzy działa ciągnięte przez pospólstwo na Leszno. Brawurowo, pod asekuracją 30-40 ludzi z pospólstwa wysunął się przed Grangardę Rosyjską. Wybito mu szybko całą obsługę dział. Zastąpili ją cywilni. W końcu, gdy zginął Kiralei, nabijał i strzelał sam Umiński. Przyłączyli się do niego ulicznicy, bili się tu nawet Żydzi. Skończyło się na tym, że duża część Rosjan bez względu na opór oficerów rzuciła broń i poszła w niewolę. Oficerów wybito co do jednego. Reszta rozpierzchła się po Lesznie, chroniąc się do drugiego oddziału. Wzięto tu jedno, a może nawet i dwa, działa rosyjskie. Jedna z ostatnich kul nieprzyjacielskich zraniła niestety tak ciężko Umińskiego w nogę, że zmarł 24 nie odzyskawszy przytomności. Później wystawiono mu należnie mały pomniczek, który Suworow, po zajęciu Warszawy, nakazał zburzyć. Oddział Tiszczewa, do którego przyłączyła się część niedobitków, niezrażony tą klęską, Przeszedł karmelicką na Nowolipie i próbował utorować sobie tędy drogę do arsenału. Zastąpili mu drogę fizilierzy z artylerią. Doszło do bardzo żywej walki, w której Polacy ponieśli początkowo pewne straty. W końcu Rosjan wzięto tu w dwa ognie, gdy na pomoc przybył kapitan gwardii pieszej Hoffman. Tiszczew, ciężko ranny, dostał się wtedy do niewoli. Jego adjutant Sztukjunkier Bonarowski zginął. Część przeważna grenadierów rzuciła broń, część schroniła się do domów i ogrodów, skąd wieczorem, dręczona głodem, wyszła na rabunek. Przerażeni mieszkańcy zwrócili się wtedy do komendanta arsenału, podpułkownika Dobrskiego, prosząc go o pomoc. Dano im 200 ludzi z nakazem wyłapania i wybicia rabusiów. Podobno w jednej z piwnic wybito na skutek tego sześćdziesięciu pijanych grenadierów. O tym, żeby zaskoczyć, a tym bardziej wziąć Ingelsztroma w jego kwaterze w Pałacu Załuskich przy ulicy Miodowej nr 482, nie mogło być na serio mowy. Dowódca rosyjski wiedział dobrze, że coś wisi w powietrzu i straż jego pałacu rankiem 17 strzegła go baczniej niż któregokolwiek innego dnia. Miał tu następnie pod dostatkiem sił, które mogły odparować wszelki zamach. Od frontu jego pałacu, to jest od strony Podwala, stała na obszernym dziedzińcu kompania grenadierów kijowskich, z tyłu, to jest od Miodowej, mieścił się pod arkadami pałacu odwach główny, zajęty co najmniej przez 50-60 ludzi z oddziału pełniącego służbę wartowniczą w mieście. Znajdowały się tu z pewnością i działa. Nadjechał tu szybko i oddział kozaków konwojowych z ulicy świętojerskiej. Drugi taki odwach znajdował się przy ulicy Kapitulnej w domu pod numerem 538. W domu Gdańskim pod numerem 486 stała kompania rezerwowa grenadierów kijowskich. Na dziedzińcu pałacu Borcha, piechota i kawaleria, złożona z ordynansów. Podobnież było w domu Lelewelowej, gdzie mieszkał generał Zubow, w pałacu Teppera pod wiatrami przy ulicy Długiej numer 556, gdzie stał Apraksin, mający przy sobie 50 piechoty i licznych ordynansów konnych. Na Długiej, około Pijarów, zebrały się na alarm dwie kompanie grenadierów kijowskich z jednym działem oraz dwa szwadrony szwoleżerów achtyrskich, wzmocnione wszystkimi ordynansami, których pułk ten wysłał do swego dowódcy, brygadiera Baura. W dodatku, zaraz po alarmie, ściągnięto na Miodową dwie kompanie grenadierów kijowskich, które stały pod Marywilem, rezygnując w ten sposób z łączności z Lesznem i Placem Saskim. Sił zatem do odparcia nieprzyjaciela było na Miodowej aż nadto. Toteż, powtarzamy, dowódcy powstania nie mogli poważnie liczyć na to, że zaskoczą tutaj Ingelsztroma, a tym więcej, że zdobędą doraźnie jego stanowisko. Zgodzili się na projekt Kilińskiego, aby i tego środka spróbować, nie wierzyli jednak w jego powodzenie. Chodziło im właściwie o coś innego o osaczenie stanowiska Rosjan na Miodowej, przecięcie im połączeń z innymi oddziałami, zastraszenie, zdemoralizowanie samego Ingelstroma. Sądzili słusznie, że w ten sposób oddziały rosyjskie w innych częściach miasta na pewno nie otrzymają rozkazów. Że w najlepszym dla Ingelstroma wypadku będą zmuszone przebijać się do niego poprzez ulice obsadzone zawczasu, w których nie wytrzymają ognia z okien i dachów, że w końcu i wojsko, broniące kwatery głównej, osaczone zewsząd, przyciśnięte głodem, będzie musiało złożyć broń i poddać się na łaskę i niełaskę. Podobnież i Ingelsstrom, chociaż na czas dłuższy spokojny o siłę obronną swego stanowiska na Miodowej, nie mógł żadną miarą ograniczać się do obrony biernej, a nawet do obrony w ogóle, która prędzej czy później musiała dlań zakończyć się klęską zupełną. Za wszelką cenę musiał dążyć do tego, aby zdobyć sobie swobodę ruchów, możność wyjścia z Miodowej i połączenia się z innymi oddziałami. Do tego miał jednak stanowczo za mało sił. Stwierdził to od razu i postanowił ściągnąć tu do siebie oddziały z innych części miasta. Nie było to jednak wcale rzeczą łatwą, gdyż, jak widzieliśmy, lud od samego początku wybijał wszystkich oficerów rosyjskich rozwożących rozkazy. Już około godziny piątej widziano Ingelstroma na koniu w otoczeniu Apraksina, Zubowa, Baura, a później i Pistora. Naradzał się z nimi. Wyraził podobno obawę, że to może jakieś partie powstańcze podsunęły się pod Warszawę i na skutek tego odważyła się ona chwycić za broń. Zgodził się bez wahania na to, aby wszystkie wojska, z wyjątkiem grupy generała Miłaszewicza i oddziału majora Majera nad Wisłą, ściągnąć na miodową. Już przedtem Apraksin rozesłał oficerów do dowódców, aby udali się na swe posterunki. Później innych z nakazem sprawdzenia, czy wszystkie oddziały rosyjskie zajęły swoje stanowiska alarmowe. Na ściągnięcie prusaków do Warszawy, Ingelstrom nie chciał jeszcze zgodzić się. Obawiał się, że pojawienie się ich doprowadzi miasto do desperacji, zaostrzy jeszcze bardziej walkę. A on wciąż wierzył w to, że walki tej da się jakoś uniknąć. Dlatego, jak widzieliśmy, Przepuścił milicję skarbową do Pałacu Żyplitej, oburzał się tak gorąco na podejrzenie, jakoby chciał opanować arsenał. Dlatego również, gdy na wschodnim krańcu miodowej począł gromadzić się coraz liczniejszy tłum zbrojny, nie wydał początkowo rozkazu odparcia go ogniem. Chciał naprawdę, aby inicjatywa tej walki nie wyszła od niego. Naraz, mogło to mieć miejsce gdzieś między 6:30 a 7.00 odezwały się na Miodowej strzały karabinowe, a następnie buchnął i wystrzał z działa. Najwidoczniej tłum naparł na batalion rosyjski, zebrany już przed Pałacem Załuskich i ten użył broni palnej. Tłum w popłochu rzucił się do ucieczki, a jedna kompania rosyjska posunęła się za nim aż do Senatorskiej. Wtedy to oddział gwardii pieszej z zamku Opuścił ostatecznie króla i rozwinął się bardzo szybko u wylotu senatorskiej. Odezwały się jego działa i karabiny. Pod osłoną tego ognia pospólstwo wdarło się do obszernych zabudowań pałacu Branickiej i poczęło strzelać z okien do wysuniętej kompanii rosyjskiej. Musiała ona cofnąć się tak szybko ku kapucynom, że pozostawiła na bruku ulicy swoich rannych. W czasie tego odwrotu pod pałacem biskupów krakowskich pozostał jeden oficer rosyjski ranny i czterech artylerzystów. Stanęli oni za chwilę przed bramą pałacu prymasowskiego, rzucili broń i składali ręce, prosząc aby ich wpuścić do pałacu. Służba prymasa z obawy ludu zawahała się. Wtedy Rosjanie, skorzystali z tego, że brama pałacu nie dochodziła do samej ziemi, wśliznęli się pod nią na dziedziniec, poczem ukryto ich w pałacu. Ale paru ze służby prymasa wyszło z pałacu z bronią w ręku, aby wziąć udział w walce bardziej dla rabunku niż z patriotyzmu. I jeden z nich doniósł ludowi, że w pałacu są ukryci Rosjanie. Przyszła gromada ludu, wyważyła bramę i przeprowadziła rewizję w pałacu. W końcu jednak zostawiła dwóch rannych, a tylko trzech zdrowych zabrała do arsenału. Rannym wielu z niej dało nawet po parę groszy. Trzeba wtem oddać sprawiedliwość temu pospólstwu, pisze Kownacki, iż nie mieli w całym tem zdarzeniu złej woli i myśli, tylko niechęć do Moskali. We wszystkich czynnościach i postępowaniach ludu w dniu tym i drugich pokazał się lud warszawski mimo rozjuszenia i rozchukania dobrym, a nawet sprawiedliwym i okazał w skutku, iż gmin... Kiedy nie jest do złych ludzi prowadzonym, ale tylko za własną idzie pasją i poruszeniem, niewiele zbacza od prawideł ludzkości i słuszności. Był to początek walki, która odtąd miała toczyć się na Miodowej z małymi przerwami do wieczora. Lud, prowadzony przez oficerów i szeregowych wojska, rzucał się w nią z taką zawziętością, że wydawało się jakby mu chodziło przede wszystkim o dostanie w swe ręce Ingelstroma. Na nieszczęście dowództwo polskie nie umiało, a po części i nie mogło, wyzyskać należycie tego zapału. Nie zdołało na przykład nigdy doprowadzić do tego, aby natarcia od senatorskiej, długiej i freta, dokonywały się równocześnie tak, że Rosjanie zawsze mogli odpierać kolejno, co im bardzo ułatwiało zadanie. Nie mogło do południa wysłać na stare miasto dział i artylerzystów, przez to tylko lud, atakujący długą od strony arsenału miał ich pod dostatkiem, gdzie indziej musiał ograniczać się do paru trzyfuntówek zabranych przez gwardię z zamku. Osłabiło to poważnie jego zapał, który musiał być koniecznie wsparty działami. Nie zdołano także doprowadzić do tego, aby pospólstwo nie rzucało się na oślep na pierwszy lepszy napotykany punkt oporu, oszczędzając swe siły na atak główny na Miodowej. Tak, na przykład, stało się w rynku Starej Warszawy, gdzie lud w ciągu siedmiu godzin szturmował kamienicę Laskowskiego, leżącą przy Dunaju naprzeciw kamienicy książąt mazowieckich. Mieściła się tam, jak widzieliśmy, kancelaria rosyjska, broniona przez trzydziestu żołnierzy. Użyto do tej walki milicję miejską, część chorągwi marszałkowskiej, sprowadzono nawet działa i w końcu, po zaciętej walce w sieniach, pokojach i nagankach. Postawiono na swojem, wybijając część zaciętych obrońców i biorąc do niewoli piętnastu. Najprawdopodobniej część ludu odpłynęła również na nowe miasto, gdzie było tyle kwater i stanowisk rosyjskich, obiecujących więcej zdobyczy, a mniej guzów niż walka namiodowej. Część przedostała się do arsenału. Zaraz po odparciu pierwszego naporu tłumu od senatorskiej Igelström musiał posłać dwie kompanie z działem pod dowództwem majora Depreradowicza przeciwko lepiej zorganizowanemu oddziałowi pospólstwa ciągnącemu od arsenału ulicą Długą z jednym działem. Depreradowicz posunął się aż do pałacu Potkańskich, którego załom osłonił go przed ogniem od strony arsenału. Wypadł stąd niespodziewanie na posuwający się ku placowi Żyplitej oddział pospólstwa, rozproszył go i odebrał mu działo. Na stanowisku swem pozostał aż do odwrotu Rosjan, najwidoczniej zatem nie ostrzeliwano go tu wcale z okien. Po odparciu tego ataku powstańcy dwukrotnie atakowali długą od strony ulicy Freta. Oba te ataki odparła z łatwością piechota rosyjska posiłkowana przez szwoleżerów achtyrskich. Podobno Rosjanie próbowali wtedy przedostać się na podwale, aby zabrać tył odwachowi chorągwi marszałkowskiej przy bramie nowomiejskiej. Spotkali się jednak i tutaj, i na końcu wschodnim długiej, z silnym ogniem z okien, który zadał im duże straty. Wypadło tedy cofnąć piechotę i kawalerię rosyjską ku pijarom. Najpoważniej zagroziło Rosjanom pomiędzy dziewiątą minut trzydzieści a dziesiątą. Obsadzenie pałacu Żplitej przez naszych. Zrazu ani jedna, ani druga strona nie zwróciły należytej uwagi na to ważne stanowisko. Znajdujący się tu przy głównym odwachu polskim oddziałek pontonierów nie mógł dać zrazu żadnego znaku życia. Rosjanie nie zwracali również uwagi na to stanowisko. Od arsenału poczęto podprowadzać tutaj działa i wojsko regularne ulicą Świętojerską dopiero później. Przybyli tu wtedy kapitan Rob i porucznik Linowski z trzema działami i obsługą, a z nimi 150 do 200 żilierów czy milicji skarbowej. Zjawił się także Kiliński z dużym oddziałem pospólstwa. A Praksin zauważył później, że nawet przez ogród pałacu Żyplitej ciągnęły tu jeszcze nowe działa i nowe oddziałki wojska i pospólstwa. Chodziło teraz o to, kto kogo ubiegnie w obsadzeniu tego stanowiska. Zdaje się, że powstańcy za wcześnie zdradzili swoje zamiary. Uniesieni zapałem wysunęli od razu swe działa na plac Żyplitej i otwarli stąd zuchwale bardzo ciężki dla Rosjan, ogień rdzenny w głąb miodowej oraz na piechotę i kawalerię stojącą pod pijarami. Miało to zemścić się na nich bardzo ciężko. A Praksin postanowił za żadną cenę nie dopuścić Polaków do usadowienia się mocnego w pałacu. I jego oficynach, gdyż uniemożliwiłoby to Rosjanom utrzymanie się na miodowej, a następnie odcięło im raz na zawsze odwrót ku północy. Skorzystał tedy z nadejścia reszt batalionu Wipfena, zebrał kompanię rezerwową z domu Gdańskiego, swą wartę z domu Teppera na długiej, dwie roty grenadierów z ulicy miodowej i dwa szwadrony szwoleżerów i poprowadził do ataku. Wipfen szedł wschodnim skrajem placu od strony teatru i kamienicy Letura, a Praksin zachodnim. Napotkali na opór bardzo zacięty. Major Wipfen mówi, że z jego batalionu raniono wtedy śmiertelnie kapitana Trubieckoja i zabito i poraniono mnóstwo żołnierzy. Ze strony polskiej zginął wówczas porucznik artylerii Rupert Linowski, tak niedawno oswobodzony przez kolegów z aresztu w arsenale. Poległa również lub dostała się do niewoli większa część obsługi artylerii. Major Baturin, oficer dyżurny Apraksina, zdobył wtedy jedno działo, dwa inne udało się artylerzystom polskim uprowadzić ulicą Świętojerską na Nalewki. Podobno 150 pontonierów czy fizilierów, czy wreszcie milicji skarbowej, poddało się wtedy Rosjanom. Oficerowie rosyjscy z trudnością zapobiegli temu, aby rozwścieczony oporem żołnierz rosyjski nie wybił tych jeńców co do nogi nie zdołali natomiast zapobiec rabunkowi w którym wyróżnili się żołnierze batalionu Wipfena zrabowali oni doszczętnie teatr wpadli do kamienicy Latura gdzie mieszkał Bogusławski i paru innych aktorów i złupili ją całkowicie wycinali tutaj okiennice wybijali szyby i dostawali się w ten sposób do zatarasowanych mieszkań gdzie strzelali do lokatorów zmuszając ich do ucieczki Stąd przedostali się do kamienicy Ryksa, która mieściła się już przy ulicy Świętojerskiej pod numerem 1790. Na szczęście lokatorów jej uratował kamerdyner nieszczęsnego majora Ingelstroma, Jerzy Blum, wzruszony ich prośbą i płaczem niewiast, sprowadzając wartę rosyjską. Zrabowano również mieszkańców wszystkich oficyn pałacu Żplitej i sam pałac. W oficynie loterii zabito rejenta loterii państwowej, Hirza, brata dowódcy Gwardii Pieszej Koronnej i zrabowano jej kasę. W pałacu powybijano drzwi, nawet żelazne, wyłamano futryny, poniszczono okna, lamperie, boazerie i rozrzucono część archiwów państwowych. O rabunku tym decydował poniekąd głód, gdyż żołnierz rosyjski nie miał na pewno nic w ustach od wieczora 16 kwietnia. Kronikarz klasztoru Kapucynów, do którego Rosjanie wtargnęli około godziny ósmej, wybiwszy najpierw bramę na podwórze, a potem i furtę, zapisywał przecież. Poseł i generał moskiewski Ingelstrom mocno przykazał, aby żołnierze jego żadnej nie czynili krzywdy i przykrości. Wyjąwszy pożywienia, ponieważ tak głodni byli, że nawet moczony, surowy stokfysz i surową wyzinę zjedli, Zresztą dosyć dyskretnie się obeszli. Głodowali nawet i oficerowie rosyjscy, także musieli dziękować żołnierzom za dzielenie się z nimi zdobytą żywnością. Szeregowiec szukał także piwnic, gdzie rzucał się chciwie na trunek, zapijając się często do nieprzytomności. Widziano na przykład, jak pod ogniem polskim na dziedzińcu pałacu Żplitej grenadierzy skupiali się dookoła odbitej beczki i pili z całym spokojem. Działało tutaj i wrodzone żołnierzowi rosyjskiemu, znajdującemu się w Polsce zwłaszcza, pragnienie zdobyczy brzęczącej. To też w miarę rozprzęgania się karności w tej krwawej walce ulicznej, mnożyć się będą wypadki napadania na bezbronnych przechodniów, grabienia sklepów itd. Nieraz w przerwach tej walki maroderzy rosyjscy zakopywać będą zdobytą gotówkę w nadziei, że ją kiedyś przecież odszukają. Miało to pomścić się później krwawo w łupieszcach, gdyż pospólstwo polskie, pewne, że przy każdym z nich znajdzie gotówkę lub kosztowności, dopuszczało się na nich czasem czynów prawdziwie okrutnych. Po wyparciu Polaków z pałacu Żplitej Rosjanie obsadzili go dość mocno, używając do tego oddziałów z ulicy Miodowej, które zastąpił bardzo osłabiony i znużony batalion Wipfena. Polacy ze swej strony wprowadzili do ogrodu krasińskich sześć dział, z których ostrzeliwali bez przerwy dziedziniec pałacu Żplitej i ulicę Świętojerską. Na ulicy Miodowej zajęli pałac Teppera i ostrzeliwali stąd bardzo skutecznie pałac Załuskich. Wtedy Ingelstrom wysłał przeciwko nim kilkudziesięciu grenadierów, którzy wyrzucili ich stamtąd. Zdaje się, że już w czasie tych walk zrabowano pieniądze i kosztowności należące do masy upadłościowej banków. Od strony ulicy Danielewiczowskiej grupki pospólstwa usiłowały od czasu do czasu wyprzeć Rosjan z ogrodu Kapucynów. Jedna z nich około południa wyrąbała toporami wejście na mały dziedziniec Pałacu Księżny Kanclerzyny Litewskiej-Czartoryskiej, gdzie mieszkał rezydent austriacki Dekasz, aby stąd przedostać się do Kapucynów. Woźnice rezydenta, który chciał zatrzasnąć tę bramę, zraniono dość ciężko. O akcji polskiej od strony Podwala nie słyszymy w tym czasie wcale. Rosjanie natomiast ostrzeliwali ciągle z domu Gdańskiego pałac Raczyńskich i bramę nowomiejską. Położenie Rosjan na tym odcinku stawało się, mimo ich powodzenia taktyczne, coraz gorszem. Stopniowo wypadało im opuszczać ulice i zamykać się w domach. Z odcinka generała Miłaszewicza ostatnie wiadomości otrzymali pomiędzy godziną dziewiątą i dziesiątą z odcinka generała Nowickiego około szóstej minut trzydzieści. Z Prusakami nie zdołali jeszcze skomunikować się wcale, choć już dwukrotnie wysyłali do nich oficerów pod osłoną plutonu szwoleżerów achtyrskich z żądaniem pomocy. Plutony te musiały torować sobie drogę przez uzbrojone tłumy pod ogniem z okien. Jednym słowem, Ingelsstrom znajdował się już wtedy jak gdyby na Wyspie Odludnej, odcięty od swoich, nie wiedząc, co się z nimi dzieje. O wyjściu z miodowej i pozostawieniu archiwum poselstwa w ręku nieprzyjaciela, narażeniu się w Petersburgu na drwiny z tego, że przeląk się szewców, nie dał sobie jeszcze mówić. O tym, że położenie jego uległo bardzo znacznej zmianie na niekorzyść pouczyła go od razu zmieniona postawa Stanisława Augusta. Już wczesnym rankiem Ingelström wysłał do niego oficera z żądaniem, jak twierdzi pistor, wyjaśnień, co do tego, co się dzieje w Warszawie, z prośbą, jak mówi i to parokrotnie, król o radę co ma czynić. Mieli tedy rację radykalni oficerowie związku, nakazując wy imię dobra powstania, aby na wstępie wyprowadzić warte z zamku i przy jej pomocy, przeciąć wszelką łączność między królem i Ingelstromem. Rozpoczęły się rokowania, prowadzone odtąd stale, bez względu na wszystkie trudności spowodowane przez walkę. Pojechał z początku na Miodową małym wózkiem książę Kazimierz Poniatowski i doradzał, aby dowódca rosyjski z całym swym wojskiem wyszedł poza miasto i dał możność królowi uspokojenia mas ludowych, jeżeli to w ogóle możliwe i uniknięcia rzezi wzajemnej. Dodawał, że lud jest podniecony tem, co mówią wszyscy, co królowi oświadczył jego własny konsul, że Rosjanie chcieli opanować arsenał, że niebezpieczeństwo grozi nawet osobie własnej króla. Propozycja królewska, jak to zauważyli od razu współcześni, była korzystna właściwie dla Rosjan. W ten sposób bowiem mogli się oni skoncentrować, połączyć z prusakami i na nowo podjąć działania przeciw Warszawie. Wątpliwe jest natomiast, czy już wtedy dałoby się wprowadzić cały ten pomysł w wykonanie. Podobno, mówi o tym dobrze poinformowany apraksin, Rosjanie zażądali jako warunku przedwstępnego zaprzestania ognia. Na skutek tego Mokronowski oraz Byszewski mieli pojechać do arsenału z tym żądaniem. W końcu jednak ani Ingelstrom, ani dowództwo powstańcze nie chcieli zgodzić się na to. Później Ingelstrom Miał znowu wysłać oficera z prośbą o radę, a w odpowiedzi na to król posłał do niego generała Byszewskiego i Mokronowskiego z tą samą radą, co i poprzednio. Tak przynajmniej mówi król. Z radą, aby wojsko rosyjskie złożyło broń i wyszło z Warszawy, osaczonymi przez Polaków ulicami, jak twierdzi Pistor. Ingelstrom miał podobno i te propozycje wziąć pod rozwagę. I chciał nawet udać się osobiście do zamku. Gdy mu jednak przedstawiono, że z powodu postawy ludu nikt nie weźmie odpowiedzialności za jego życie, posłał do zamku swego ulubionego synowca, majora Ingelstroma. Prowadzili go pod ręce ulicą senatorską Mokronowski i Byszewski. Pod pałacem Branickiej lud, z głęboką niechęcią patrzący na te ciągłe porozumiewania się króla z dowódcą rosyjskim, wyrwał im z rąk młodego Ingelstroma. I zabił go, odpychając Mokronowskiego i raniąc niepopularnego Byszewskiego. Podjęta w tak niepewnych warunkach powodzenia walka, już w tej pierwszej fazie swojej poszczycić się mogła, mimo wszelkie drobne ostatecznie błędy dowództwa powstańczego, sukcesami wcale pokaźnymi. Zastraszeniem i przerzuceniem do postawy czysto obronnej wojsk rosyjskich odcinka Nowickiego, zniszczeniem batalionu naleśnie, Mocnym usadowieniem się naszych w arsenale, połączonym z zadaniem ciężkich strat batalionowi Wipfena, odrzuceniem zdziesiątkowanego TITOWA i Prusaków do Marymontu, całkowitym osaczeniem wreszcie rosyjskiej kwatery głównej. Probieżem jej powodzenia był fakt, że dowódca rosyjski nie odrzucał a Limine nawet tak daleko posuniętych propozycji, jak te, któremu postawił w końcu Stanisław August. Było to więc, jak na powstanie Podjęte tak doraźnie, wiele, a nawet bardzo wiele. W dodatku, w tym samym czasie przed południem, również na odcinku generała Miłaszewicza, doszło do wypadków, które jeszcze wyraźniej przechyliły szale zwycięstwa na stronę powstania. Rozdział 4. Najpóźniej ze wszystkich oddziałów garnizonu warszawskiego. Wyruszył ze swych koszar regiment 10, piechoty szefostwa Działyńskiego. Z relacji oficera rosyjskiego, który osobiście obserwował jego ruchy, wiemy na pewno, że począł zbierać się na dziedzińcu koszar dopiero po godzinie 6. Z całego szeregu danych pośrednich wnioskować można, że wymarsz jego nie nastąpił wcześniej niż przed godziną 8. A przecież i do koszar ujazdowskich, podobnie jak do stanowiska rosyjskiego u południowego wylotu mokotowskiej, dochodzić musiał wyraźnie odgłos strzelaniny karabinowej, a później i huku dział ze Śródmieścia. Jakżeż to stać się mogło, że najbardziej patriotyczny regiment garnizonu warszawskiego tak długo nie dał znaku życia? Relacja o działaniach pułku działyńskich opracowana przez jego oficerów, Tłumaczy to tem, że musiano czekać na ściągnięcie wart, zebranie koni pod cztery działka trzyfuntowe, jaszczyki i kasę. Pamiętnikarze wspominają, że pułk czekał następnie na przyobiecanych mu ochotników cywilnych i nie doczekał się ich ostatecznie. Te tłumaczenia nie mogą wystarczyć historykowi. Przecież odleglejszych wart pułk nie ściągnął wcale ochotnicy mieli przybyć do koszar zjawili się tam jak wiemy już wieczorem 16 kwietnia o ile chodzi wreszcie o konie to tak energiczni i przewidujący oficerowie jak major Zajdlic i kapitan Mycielski musieli zawczasu postarać się o pewność ich dostarczenia nie tu chodziło o coś innego po prostu pułkownik Hauman wstrzymywał odmarsz swego pułku nawet w relacji pułkowej, utrzymanej mimo wszystko w tonie koleżeńskiej rezerwy, odbiły się pewne echa starcia dowódcy z oficerami należącymi do związku. Przejęci duchem męstwa, niecierpliwi sławy, oficerowie zaczęli utyskiwać na zwłokę i obstąpiwszy pułkownika ze łzami go prosili. Pójdźmy, nie czekajmy. Oto nasi biją się już o wolność, trzeba im naszej pomocy. Moment zwłoki stanie im się srogi. Nie ma tu czasu czekać, gdzie idzie o szczęście ojczyzny. Obróciwszy się do żołnierzy, zachęcali ich, wystawując im świętość powołania żołnierza Republikanina, a cały regiment zawołał: Idźmy, idźmy, bić się o wolność! Przypomina to aż nazbyt żywo sceny oficerów z królem oraz żołnierzami warty zamkowej. Z tą różnicą jednak, że tutaj Hauman postawił na swojem. Zaangażował się, jak wiemy, tak silnie wobec Ingelstroma i króla, że za żadną cenę, bez rozkazu, nie chciał wyruszyć z koszar. Zaraz po alarmie i pierwszych odgłosach walki w śródmieściu wysłał swego adiutanta do Ożarowskiego. Prosząc o rozkaz i do jego powrotu nie pozwolił wyprowadzić pułku. Adiutant wrócił wreszcie, przywożąc rozkaz ożarowskiego, nakazujący, aby pułk ruszył od razu do zamku. Autorem istotnym tego rozkazu był na pewno Stanisław August, przerażony odejściem warty zamkowej, pragnący na wszelki wypadek mieć pod ręką jakąś siłę wojskową. Treść jego odpowiadała w zupełności zamierzeniom Haumana. Idąc do zamku, nie łamał swych zobowiązań wobec Ingelstroma, a równocześnie nie narażał się i oficerom związkowym. To, co oni mogli uczynić później z poszczególnymi oddziałami pułku, nie spadało już tak wyraźnie na jego odpowiedzialność. Na skutek tego wydał rozkazy i około ósmej alejami ruszył ku trzem krzyżom. U wylotu ulicy Mokotowskiej stał wtedy podpułkownik Klugen z trzema kompaniami czwartego batalionu Jegrów, Jekaterynosławskich i siedmioma działami. Czekał tutaj na dalsze rozkazy Apraksina, obserwując tymczasem ruchy działańczyków. Po godzinie szóstej do jego stanowiska nadjechał porucznik grenadierów kijowskich Curikow, wysłany przez Apraksina z poleceniem obejrzenia wszystkich stanowisk rosyjskich. Klugen oświadczył mu, że u niego nic jeszcze nie zaszło, tylko działyńczycy szykują się na swym dziedzińcu. Pytał się także, co ma uczynić w tym wypadku, jeżeli zechcą wyjść z koszar. Dotychczasowy rozkaz Apraksina przewidywał tę ewentualność i brzmiał wyraźnie, aby ich przepuścić, a następnie oddziały własne posunąć dalej ku rogatkom. Curikow nie umiał dać odpowiedzi i skończyło się na tym, że klugen musiał posłać z nim swego adiutanta drejera po rozkazy. Adiutant powrócił niebawem i zameldował, że na wszystkich ulicach zbierają się tłumy pospólstwa, także on nie zdołał już dojechać do generała Miłaszewicza. Wtedy właśnie działańczycy wyszli z koszar. Widząc to, klugen podjechał do hałmana i zapytał się go, dokąd pułk maszeruje. Otrzymał odpowiedź, że idzie do zamku na obronę króla przeciwko buntującej się czerni. Odpowiedź mogła zadowolić pytającego. Wszak tę ewentualność właśnie przewidywał trzeci punkt instrukcji otrzymanej od Apraksina. To też Klugen z całkowicie czystym sumieniem przepuścił działańczyków. Powróciwszy na swe stanowisko, pozostał na niem jeszcze przez czas pewien. Później wziął dwie roty i cztery działa i dwiema kolumnami ruszył na plac Trzech Krzyży. Zaraz potem ściągnął tam i trzecią swą rotę i resztę dział, słysząc coraz żywszy ogień w mieście. Czwarta rota, która z jednym działem stała na ulicy Czerniakowskiej i której poprzednio dał rozkaz, aby trzymała się na tym stanowisku do ostatniej kropli krwi, połączyła się z nim po pewnym błąkaniu się, dopiero około południa. Tymczasem działańczycy żwawym krokiem maszerowali przez nowy świat. Na czele szedł podporucznik Jan Sypniewski ze strzelcami regimentu, którzy tak wyróżnili się w kampanii litewskiej roku 1792 pod swym dowódcą, kapitanem Józefem Sułkowskim, a których dotąd nie zwinięto wbrew wyraźnemu postanowieniu o redukcji. Byli to przeważnie młodzi chłopcy, ubrani w zielone mundury i okrągłe kapelusze z kitkami. Uzbrojeni w wyborne sztucery wyrobu kozienickiego, ostrzale całkowicie pewnym na odległość 400 kroków. Za nimi szły dwa bataliony muszkieterskie, mając w odstępach cztery działka trzyfuntowe obsługiwane przez zredukowanych artylerzystów. Całość z ochotnikami wynosiła, jak widzieliśmy, 800 do 850 bagnetów. Była to więc największa siła zwarta, jaką wyprowadził w tym dniu przeciwko nieprzyjacielowi garnizon Polski Warszawy. Wynikało stąd jasno, że jej zadaniem będzie dokonanie rzeczy najcięższych i najdonioślejszych. Lud, zbierający się i w tej części miasta dość licznie, witał tę silną kolumnę okrzykami radości. W odpowiedzi na to oficerowie krzyczeli mu, aby biegł do ich koszar po broń. Wezwaniu temu pospólstwo uczyniło zadość tak chętnie, że wkrótce nie pozostawiło w nich ani jednego karabina. Na wysokości Foksalu pułk natknął się na stojący tutaj dywizjon szwoleżerów achtyrskich podpułkownika Hrabiego Igelstroma, liczący nie więcej nad 200 szabel. Po krótkiej rozmowie dowódców działyńczycy przeszli spokojnie obok niego, przy czym prawdopodobnie oddano sobie wzajemnie honory wojskowe. Dopiero po zbliżeniu się ku wylotowi ulicy świętokrzyskiej, pułk stanął. Ujrzano już poprzednio oddział piechoty rosyjskiej z działami zamykający pomiędzy pałacem Branickich i klasztorem dominikanów obserwantów drogę na krakowskie przedmieście. Od oddziału tego podjechał do Hałmana oficer, adjutant, porucznik Adler, wzywając go w imieniu generała Miłaszewicza, aby zatrzymał pułk. Oddziałem tym były trzy roty pierwszego batalionu grenadierów syberyjskich, liczące ogółem 445 bagnetów oraz trzy działa, z których dwa sześciofuntowe polowe, a jedno trzyfuntowe batalionowe, obsługiwane przez 45 artylerzystów. Dwie z tych rot, to jest pierwsza kapitana Popowa i druga kapitana Udoma, stały tutaj już od czasu alarmu pod dowództwem pułkownika Gagarina. Niedługo potem, Przybył tu i komendant całego odcinka południowego, generał Miłaszewicz. Białorusin, chętnie mówiący o tym, że kulturalnie uważa się za Polaka i zdobywający w ten sposób pewną popularność wśród szlachty lubelskiej za czasów wyborów do Sejmu Grodzieńskiego. W otoczeniu swych oficerów, kwatermistrzostwa i objął dowództwo. Był tu poprzednio z polecenia Apraksina i wymieniony powyżej porucznik Curikow, ale żadnych nowych rozkazów nie przywiózł. Przez pewien czas panował w tym miejscu spokój. Tylko na tyłach oddziału, na krakowskim przedmieściu, gromadziły się coraz liczniejsze tłumy pospólstwa. Gdy tych chłopów zebrało się jeszcze więcej, zaczęli próbować odciąć oddziałowi łączność z kwaterą główną czyli, mówiąc prościej, zaczepili Rosjan od tyłu. Wtedy Miłaszewicz, widząc, że jego siły nie wystarczają do spełnienia powierzonego mu zadania, nakazał ściągnąć tutaj i czwartą rotę kapitana Podczartisowa, stojącą dotychczas na ulicy świętokrzyskiej. Gdy rota ta przybyła, wydzielono z niej pluton pod dowództwem Praporszczyka Sergiejewa, który oczyścił krakowskie przedmieście z tłumu aż po plac Saski. Stanowisko rosyjskie przedstawiało się tu w następujący sposób: A Większa część trzeciej Roty z dwoma działami polowymi zamykała nowy świat, opierając się prawem skrzydłem o kościół Świętego Krzyża, a lewem o kościół Dominikanów Obserwantów. B. Mniejsza z jednym działem batalionowym, pilnowała wylotów Aleksandrii i oboźnej opierając się prawem skrzydłem o kościół Dominikanów, a lewem o pałac karasia. B. Mniejsza z jednym działem batalionowym. Pilnowała wylotów Aleksandrii i oboźnej, opierając się prawem skrzydłem o Kościół Dominikanów, a lewem o pałac karasia. C. Jeżeli zdołano z tych małych sił wydzielić jakąś rezerwę, to stała ona obok pałacu Kazimierzowskiego, d. Jakaś placówka obsadziła na oboźnej pałac Dynasowski. Stojąc w tym szyku, Rosjanie zauważyli około godziny ósmej minut trzydzieści że Nowym Światem posuwa się prosto na nich długa kolumna złożona z działańczyków i czterech małych dział. Miłaszewicz wysłał na jej spotkanie porucznika Adlera, aby spytał ich dokąd idą i nakazał im zatrzymać się. Pułk w odpowiedzi na to stanął na odległości bliskiego strzału kartaczowego od Rosjan i wysłał do Miłaszewicza adiutanta porucznika Ludwika Lipnickiego z oświadczeniem, że na rozkaz Ożarowskiego idą do zamku na pomoc i żądają, aby ich przepuszczono. Miłaszewicz nie miał jeszcze rozkazu wzbronienia pułkowi przejścia, czując jednak ich zły i przeciwny Rosjanom zamiar, wiedziony prostym instynktem żołnierskim, który nie pozwalał mu przepuszczać większego oddziału polskiego tam, gdzie toczyła się już zacięta walka, odmówił na razie przepuszczenia. Zażądał, aby działowniczy stanęli na miejscu, dopóki on nie otrzyma wyraźnego rozkazu Ingelstroma, w przeciwnym razie zagroził użyciem artylerii. Do Ingelstroma wysłał od razu premier majora Miłaszewicza z zapytaniem, co ma dalej robić. Czy oficer ten dotarł w ogóle do kwatery głównej, nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że na ulicy Koziej, niedaleko od nowej poczty, został zabity przez lud Hauman po pewnym czasie znowu przysłał porucznika Lipnickiego z propozycją aby tenże pojechał do Ingelstroma i przywiózł rozkazy od niego. Miłaszewicz zgodził się na to, dodał mu jednak dla bezpieczeństwa i informacji swego adiutanta, porucznika Adlera. Obaj ci oficerowie dotarli na Miodową, gdzie Ingelstrom nakazał Adlerowi kategorycznie, aby nie przepuszczać działańczyków. Drogi powrotnej obaj oficerowie nie odbyli już razem gdyż Lipnicki udał się do zamku. Do Miłaszewicza wrócił najpierw cwałem Adler, ociekający krwią z paru odniesionych ran, przywożąc rozkaz Ingelstroma i meldując, że w drodze powrotnej rozszalałe pospólstwo chciało go zabić. Po nim dopiero nadjechał Lipnicki, mówiąc podobno, że król nakazał ich pułkowi przybyć koniecznie do zamku, gdzie znajduje się już Ingelstrom. W odpowiedzi na to generał rosyjski wyraził mu swe oburzenie z powodu postąpienia ludu z obydwoma jego wysłańcami i oświadczył, że pułku nie przepuści. Lipnicki nie odpowiedział na to nic. Dał tylko ostrogi koniowi, pragnąc przedostać się do swoich. Z rozkazu Miłoszewicza zatrzymano go jednak. Wkrótce potem nadjechał do stanowiska rosyjskiego. Wysłany przez hałmana major Wojciech Greffen, żądając wyjaśnienia z powodu zatrzymania Lipnickiego oraz wypuszczenia tegoż. Miłaszewicz zgodził się na to, ale w zamian za niego zatrzymał samego Greffena. Jeszcze raz próbował ratować położenie przysłany z zamku generał Mokronowski. Zaręczał Miłaszewiczowi, że pułk idzie do zamku na wyraźny rozkaz króla, że będzie działać przeciwko powstaniu razem z Rosjanami. Spotkał się ze stanowczą odmową przepuszczenia. Usiłował wtedy przedostać się przez szeregi rosyjskie do działańczyków, ale grenadierzy zagrodzili mu drogę bagnetami. Zrozpaczony tem dał nagle ostrogi swemu koniowi i popędził do zamku. Wraz z nim zniknęła ostatnia nadzieja urzeczywistnienia planu, z którym nosił się Stanisław August, a który tak wytrwale popierał Hauman. planu skupienia w zamku jakiegoś neutralnego wojska. Będącego oparciem dla króla. Stało się widoczne, że nic już nie zapobiegnie w walce i na tym odcinku. Hauman, od którego oficerowie i szeregowi od dłuższego już czasu głośno, okrzykami domagali się zerwania tych układów i zaatakowania Rosjan, wyciągnął od razu konsekwencje osobiste ze zmienionego położenia. Nie chciał i nie mógł wydać rozkazu atakowania Rosjan, kierować osobiście tym atakiem. Czyli z umowy, czyli z obawy, czyli dla niekompromitowania się opuścił Hauman właśnie w ten moment swój regiment, kiedy Mokronowski nadjeżdżał i do naszego udał się domu, gdzie zsiadł z faworytnego swego, pamiętam, wilczatego konia. Objął więc po nim dowództwo Zajdlic Major. Mówi to wprawdzie świadek bardzo niepewny, zgryźliwy, nieoszczędzający nikogo, a zawsze jaskrawo tendencyjny, Zdaje się jednak, że w tym wypadku mówi prawdę. Potwierdzają to i inne źródła, jedne całkiem wyraźne, drugie pośrednio. Najwymowniejszym zresztą argumentem słuszności wersji trębickiego jest to, że relacja oficerów pułku, napisana w celu sprostowania artykułów opisujących walkę tegoż, pomiędzy którymi były i wychwalające role Haumana w niej, milczy, jak zaklęta, o czynach dowódcy i milczy z całą pewnością celowo tak jest upatrzony przez kościuszkę wódz insurekcji stołecznej w rozstrzygającej chwili uchylił się od odpowiedzialności nie pomogło mu to wcale jak widzieliśmy w oczach Rosjan którzy oskarżyli go mimo to o zdradę nie zaszkodziłoby najmniej w sądach rodaków oficerowie związkowi pułku postarali się o to aby przez czas tak rozpaczliwych dla nich rokowań Wydać pewne zarządzenia do przygotowania pułku do walki. Wysłali kapitana Mycielskiego z dwiema kompaniami i jednym oddziałem w tył ku wylotowi ulicy Wareckiej, aby osłonił pułk od strony oddziałów Klugena i podpułkownika Ingelstroma. Skierowali podporucznika Sypniewskiego ze strzelcami w ulicę Świętokrzyską, aby poprzez podwórza i ogrody starał się przedostać do apteki misjonarzy na flankę i tyły Rosjan. Nie udało się to jednak, i strzelcy stracili wtedy bardzo dobrego podoficera czartoryskiego. Rosjanie próbowali również w trakcie układów nawiązać łączność z oddziałami Ingelstroma i Klugena, wezwać je do wspólnego natarcia na działańczyków. Nie powiodło im się to jednak, gdyż obaj wysłani w tym celu oficerowie dostali się do niewoli, jeden na Nowym Świecie, drugi na Aleksandrii. O godzinie dziesiątej wreszcie działańczycy otwarli. Pierwsi ogień kartaczowy z trzech działek na nieprzyjaciela. Pierwsze ich strzały położyły trzynastu Rosjan. Odpowiedziały od razu polówki rosyjskie z bardzo ciężkim dla nich skutkiem, gdyż stali jeszcze w kolumnie marszowej na środku ulicy. Niespodziewany strzał kartaczami w tak małym przetworze uczynił niejaki w plutonach nieporządek. Doszło po prostu do zamieszania, a nawet chwilowej rozsypki i paniki. Próbowali ratować położenie porucznik Lipnicki i chorąży Antoni Urbanowski, ruszając się z jednym cugiem na działa rosyjskie, musieli jednak cofnąć się ze stratami. Padł wtedy również ciężko ranny kapitan Erasm Mycielski, próbując poderwać ludzi do ataku. Stopniowo dopiero oficerom udało się przywrócić porządek w pułku i uszykować go w sposób odpowiadający warunkom walki. Część pułku z jednym działkiem cofnęła się na róg ulicy świętokrzyskiej i spoza załomów domów otwarła ogień na Rosjan. Druga, również z jednym działem, które brawurowo obsługiwali dobosi, chłopcy czternastoletni, zajęła pod sztab z kapitanem Jakubem Zabilskim i porucznikiem Ignacym Witkowskim podobne stanowisko na placu Sułkowskim. Pułk zniknął dzięki temu ze środka ulicy, przestał być celem dla ognia Rosjan. Porucznik Lipnicki i chorąży Urbanowski, wybiwszy bramę do klasztoru Dominikanów, obsadzili jego okna, wysłali ludzi na wieże kościoła, nakazując im strzelać przede wszystkim do artylerzystów nieprzyjacielskich. Podobnież podporucznik Sypniewski zdołał ze swoimi strzelcami przedostać się do pałacu Branickich i otworzyć ogień z jego bramy, a następnie i okien. Kapitan Popow opowiadał, że działyńczycy dużą część swych ludzi rzucili do domów, używając do tego drabin, których dostarczyła im ludność bardzo szybko. Wkrótce potem działyńczycy podjęli nowe próby obejścia stanowiska Miłaszewicza. Major Zajdlic i podporucznik Tadeusz Mokejn z jednym cugiem poszli ordynacką i ostatecznie wydostali się na krakowskie przedmieście koło wizytek. Porucznik Gabriel Kowalski z kilkunastoma ludźmi przedostał się pod pałac Karasia. Do wyprawionych na obejście oddziałków wszędzie przyłączał się lud. Już przy jego pomocy spróbowano zaatakować nieprzyjaciela od strony Aleksandrii, ale na razie bez powodzenia. Na oboźnej natomiast sześciu wychowanków Korpusu Kadetów pod dowództwem czy to ucznia klasy siódmej Józefa Miklaszewskiego, czy to szóstej Józefa Sowińskiego, czy wreszcie Adama Ożarowskiego napadło wraz z piętnastoma ludźmi pospólstwa na Pałac Dynasowski i wyparowało stamtąd placówkę rosyjską. Zaczęto wreszcie strzelać do Rosjan od strony krakowskiego przedmieścia, gdzie pospólstwo gromadziło się na nowo i parło na obwód rosyjski. Zbliżały się stamtąd nowe oddziałki gwardii spod zamku, strzelając z jednego działa. Położenie Miłaszewicza stawało się coraz cięższe. Straty jego dochodziły już do 200 zabitych i rannych. Najdotkliwiej ucierpiała obsługa dział, na przykład przy dwóch działach polowych ostrzeliwujących Nowy Świat poległo 26 ludzi, a wśród nich dowódca sztuk Junkier Parfentiew, raniono 12, wybito wszystkie konie. Także w końcu działami dowodził kapral, któremu pozostało zaledwie pięciu zdrowych kanonierów i furlejtów. Zdział dział strzelano poprzednio tak gęsto, że na przykład jedna z polówek oddała 28 strzałów, z czego 16 kartaczowych, a 12 kulami. Na skutek tego wyczerpano amunicję i w końcu do dwóch polówek posiadano zaledwie cztery naboje. Piechota miała również już bardzo niewiele naboi, toteż i Miłaszewicz i jego podwładni... Coraz tęskniej spoglądali ku południowi, licząc na to, że stamtąd nadejdzie jakaś pomoc. Ze swego panującego nad nowym światem stanowiska widzieli dobrze, że dywizjon szwoleżerów podpułkownika Ingelstroma w początku walki, zagrożony ich kartaczami własnymi, opuścił swoje stanowisko i udał się prawdopodobnie do Klugena. Chyba zawiadomi go o toczącej się u nich ciężkiej walce i sprowadzi pomoc. W rzeczywistości podpułkownik Ingelstrom Wycofał się nie do Klugena, ale Chmielną na Szpitalną, gdzie stała trzecia rota grenadierów syberyjskich z jednym działem. Na odcinku jej panował dotąd zupełny spokój. Dowódca jej, secmajor Wiedieniatin, w celu zapewnienia sobie łączności z generałem Miłaszewiczem i Królewską oraz ubezpieczenia swego stanowiska, rozstawił parę placówek, z których jedną na Mazowieckiej przed Szpitalem Dzieciątka Jezus. O godzinie dziesiątej doleciał go huk dział z Nowego Świata, a wkrótce potem nadjechali na szpitalną szwoleżerzy-achtyrscy. Ich dowódca oświadczył mu, że pozostanie przy jego stanowisku dla wzmocnienia tegoż. Wiedjeniatin zapytał wtedy, czy on, jako starszy stopniem, nie wyda mu jakich rozkazów. Na to podpułkownik Ingelstrom oświadczył, że i on czeka na rozkazy. Tymczasem ogień działowy i karabinowy na stanowisku generała Miłaszewicza to przycichał, to wzmagał się znowu. Nie przemawiało to wcale do sumienia i inteligencji obu dowódców rosyjskich, nie wywoływało prostego, żołnierskiego odruchu, że należy iść na ten huk, dział, nieść pomoc towarzyszom broni. Nie, oni woleli czekać na rozkazy. Po godzinie jedenastej Wiedeniatin wziął ze swej placówki pod Dzieciątkiem Jezus połowę ludzi i ruszył z nimi na Świętokrzyską i Mazowiecką, aby zbadać, czy wysłanym z rozkazami nie czynią jakich trudności. Ale na żadnej z tych ulic nie zobaczył ludzi zbrojnych. Przechodzili tylko mężczyźni i kobiety i to bardzo nielicznie. Gdyby zatem przysłano rozkaz dla niego, to nikt nie mógłby przeszkodzić doręczeniu. Dopiero gdzieś między 11 i 12 ulicą Warecką przybiegło około 20 działańczyków i dało ognia do placówki przed Dzieciątkiem Jezus. Najwidoczniej oddział Mycielskiego, widząc, że Miłaszewicz rozpoczął już odwrót, chciał zaatakować wiedeniantina. Atak ten dowódca rosyjski odparł z łatwością. Działyńczycy nie dali jednak za wygraną, rzucili się do domów, strzelali z nich i znowu wybiegali do ataku wzmocnieni pospólstwem. Powtórzyło się to parę razy, ale zawsze bez powodzenia. Później Wiedeniatin wrócił do swojej roty, aby ponownie naradzić się z podpułkownikiem Ingelstromem. Ale szwoleżerów nie zastał już na ulicy szpitalnej. Odjechali na stanowisko Klugena. Wiedeniatin miał wtedy podobno zamiar, tak przynajmniej zaręcza w swym raporcie, ruszyć wreszcie na pomoc Miłaszewiczowi. Zaczął już ściągać do roty placówki, ale za chwilę było już po wszystkim. Nadszedł do niego kapitan Popow z rozbitkami Miłaszewicza. Tak samo zupełnie zachował się podpułkownik Klugen. Stał długo na Placu Trzech Krzyży i obojętny na huk dział, dochodzący z Nowego Świata, czekał wciąż na swoją czwartą rotę. Gdy nadeszła, gdy przybyli i folieżerzy, wydał już podobno rozkaz maszerowania na Nowy Świat dwiema kolumnami. Wtedy właśnie dojść go miał rozkaz generała Nowickiego nakazujący odwrót za rogatki jerozolimskie. Miłaszewicz nie wiedział o tym wszystkim. Wiedział tylko, że ludzie jego nie wytrzymają dłużej na stanowisku, że z niego noga rosyjska nie wyjdzie. Można było przewidzieć z góry, że i odwrót będzie bardzo ciężki, gdyż i działyńczycy, i pospólstwo od krakowskiego przedmieścia rzucą się na Rosjan ze wszystkich stron. Mimo to był on już jedyną możliwą deską ratunku. Gdzieś pomiędzy 11.30 i 12.00 Miłaszewicz wydał rozkaz odwrotu wzdłuż krakowskiego przedmieścia. Podobno była chwila, w której chciał po prostu schronić się na dziedziniec Pałacu Małachowskiego. Grenadierzy zaprzęgli się do dział i jaszczyków, część z nich strzelała do okien prawej, część do lewej strony ulicy, skąd szedł już na nich ogień nieustanny. Ale napór nadbiegających oddziałów działańczyków oraz pospólstwa był zbyt silny. Od razu wybito ludzi ciągnących działa. Rosjanie musieli wtedy zostawić dwa działa, jedno polowe i jedno batalionowe, wraz z ich jaszczykami. Ciężko ranny wkrótce generał Miłaszewicz kazał odnieść się do jednego z domów, oddając dowództwo w ręce pułkownika księcia Gagarina, który również był już raniony. Rozbitkowie cofali się w coraz większym nieładzie ku wizytkom, gdzie dostali się w dwa ognie pościgu oraz pospólstwa od krakowskiego przedmieścia. Tutaj pułkownik Gagarin otrzymał drugą ciężką ranę. Odniesiono go do saskiej kuźni, gdzie parę osób spośród publiczności zajęło się jego opatrzeniem. Bądźcie równie waleczni, miał podobno powiedzieć do żołnierzy, opuszczając ich. Jak byliście w mojej obecności, pokażcie, że jesteście godnymi synami waszej ojczyzny. Po chwili do kuźni nadbiegła gromadka pospólstwa, która rzuciła się na nieszczęsnego oficera i dobiła go. Pierwszy cios zadał mu podobno woźnica karety, który go poprzednio woził. Dowództwo nad rozbitkami objął po gagarinie kapitan Popow, który zdołał ich doprowadzić do jakiego takiego porządku. 48 ludzi zaprzęgło się do jedynej pozostałej polówki i dwóch jaszczyków. Resztę, to jest 141 ludzi, podzielono na dwie części. Z jedną z nich szedł na przedzie kapitan Popow, torując drogę, z drugą i działem polowym osłaniał odwrót kapitan Udom. Położenie było coraz cięższe, bo działuńczycy zarządzili już zbiórkę rozpruszonych w pościgu oddziałków i napierali na Popowa całą siłą z tyłu. Równocześnie major Zajdlic i podporucznik Woliński ze swymi oddziałkami, przebiegłszy plac saski, zastąpili mu drogę od bram pałacu i rajczuli. Stały tam już i działa polskie. Strzelano do Rosjan podobno i od strony ulicy Mazowieckiej. Mimo to Popow zdołał przerznąć się przez stanowisko Zajdlica, zmusiwszy go do cofnięcia dział. Przeszedłszy bramę saską, zauważył, że dalej na Królewskiej aż po jej koniec. Stoją jakieś wojska. Ruszył ku nim, sądząc, i słusznie, jak się okazało, że to są swoi, ale dano do niego parę razy ognia, także musiał zawrócić na lewo na ulicę Mazowiecką, gdzie go znowu ostrzeliwano z okien. Stąd wreszcie szczęśliwie przedostał się do stanowiska w Tina, na rogu szpitalnej i zgody, a następnie Klugena na placu Trzech Krzyży. Oddział generała Miłaszewicza poniósł bardzo ciężkie straty. W zabitych stracił ośmiu oficerów i 180 szeregowych. W rannych, którzy z wyjątkiem oficerów dostali się do niewoli, trzech oficerów i 76 szeregowych. Całość strat wynosiła przeto pięćdziesiąt procent jego składu. Zabrano mu w dodatku dwa działa, dwa jaszczyki i cztery powózki. Była to więc katastrofa nie mniejsza prawie od tej, która spotkała Rosjan na Lesznie. Żołnierz rosyjski, bijący się tutaj tak długo na ulicy, nieosłonięte niczem przed strzałami z okien, dachów i piwnic, okazywał zaciętość i wytrwałość godną lepszej sprawy. Ranni oficerowie pozostawali w szeregu i z karabinami w ręku bili się do ostatka. Spełnili swój obowiązek bez zarzutu, padając ofiarą nieudolności Klugena, podpułkownika Ingelstroma i secmajora Wiedeniantina, Głuchych, na wszystkie odgłosy rozpacznej walki swoich towarzyszy broni. Ale i działańczycy krwawo opłacili swoje zwycięstwo. Relacja pułku przyznaje się do 131 zabitych i rannych, jest to jednak cyfra niedokładna i za niska. Inne źródła mówią o 250. Część rannych umarła w dodatku dość szybko w szpitalach. Zwłaszcza pierwsza faza walki, to jest ta, w której pułk dostał się pod ogień kartaczowy i karabinowy w kolumnie marszowej, musiała mu przynieść wielkie straty. Nie wlicza się tu następnie strat pospólstwa, a przecież krakowskie przedmieście było pokryte zabitymi i rannymi. Musiano odbijać gwałtem bramy domów, aby umieścić w nich rannych Polaków i Rosjan. Nie oszczędzali się także oficerowie pułku, z których dziewięciu, dziesięciu odniosło rany. Kierowali oni całą akcją bardzo zręcznie, wyzyskując wszelkie sposoby działania, szybko opanowali nieład, który nastąpił po pierwszych strzałach rosyjskich. I dodajmy od razu: zwycięstwo to, które zjednało regimentowi dziesiątemu piechoty tyle sławy za insurrekcji i po niej, które stało się głównym, przełomowym momentem walki o Warszawę, warto było opłacić krwawo, gdyż przechyliło ono ostatecznie szale powodzenia na stronę powstańców. Odtąd, jak zobaczymy, wszystkie poczynania nieprzyjacielskie bez względu na ilość użytych w nich sił nacechowane będą połowicznością i niezdecydowaniem, trwogą po prostu. Od tego czasu najwięksi sceptycy co do widoków powodzenia insurekcji liczyć się już musieli z faktem, że w Warszawie odniesie ona bądź co bądź zwycięstwo całkowite. Po zwycięstwie przybył do pułku z powrotem pułkownik Hauman zarządził zbiórkę i począł częściami wyprawiać pułk pod zamek. Nie zatroszczył się i to było jego winą ciężką, o obsadzenie pałacu Saskiego, który już wtedy okazał się dla nas stanowiskiem tak niezwykle ważnym. Chodziło mu jedynie o to, aby zabezpieczyć króla przed zamachami jakobinów oddać do jego dyspozycji na służbę dla jego widoków ten najświetniejszy obecnie oddział garnizonu stołecznego. Nie wzruszyła go wcale kartka kościuszki, którą wtedy właśnie w zamku oddał mu świeżo przybyły do Warszawy emisariusz porucznik biegański, a w której wyczytał słowa Masz serce i cnotę, stań na czele roboty, Ojczyzna z włoką ginie, zaczynaj, a żałować nie będziesz. Na szczęście dla pułku, osłabionego tak znacznymi stratami dla jego oficerów związkowych, stanowisko pod zamkiem było jedynie czasowym przejściem do odwodu, z którego można było wspierać następnie działania przeciwko nieprzyjacielowi walczącemu jeszcze w tej części Warszawy. Rozdział 5. O tym jak bardzo przeraziła Rosjan katastrofa oddziału generała Miłaszewicza, świadczy przebieg pierwszego marszu generała Nowickiego do śródmieścia, rozpoczętego około godziny dziesiątej. 10:30. Widzieliśmy, że na jego rozkaz premier Major Bagowud skierował się z czterema rotami grenadierów syberyjskich ku ratuszowi w Grzybowie, gdzie stały już dwie dalsze roty tego pułku i dywizjon szwoleżerów. Zebrało się tutaj w ten sposób do 721 bagnetów, 200 szabel i 5 dział. Wobec bezczynności Nowickiego, który troszczył się jedynie o kasę, Bagowód postanowił wysłać kogoś do Ingelstroma i uzyskać od niego rozkaz maszerowania do kwatery głównej. Nastręczył mu się lekarz wojskowy Lebiediew, który przybył do oddziału we fraku, bez żadnych odznak wojskowych. Misja dzielnego lekarza skończyła się o tyle pomyślnie, że choć ranny w powrocie przyniósł rozkaz ustny Ingelstroma, aby wszystkie oddziały znajdujące się w mieście ruszyły do kwatery głównej. Na skutek tego Nowicki postanowił pójść sam do Śródmieścia z całym swym oddziałem, oprócz jednego szwadronu szwoleżerów, który wysłał za rogatkę jerozolimską z bagażami żołnierskimi. Pomaszerowano na Królewską w następującym szyku. a. Na przedzie szły trzy działa, b. Za niemi cztery roty, c. Kasa, d. Szwadron szwoleżerów, dwie roty i jedno działo. Na przodzie dowodził Secmajor Bagówut, w tyle premier Major Bagówut. Zamierzano iść na miodową przez dziedziniec Saski wierzbową senatorską. Gdy kolumna weszła w królewską, powstańcy, którzy obsadzili domy strony południowej wcale już licznie w tym czasie, otwarli na nią ogień ze wszystkich okien i piwnic. Strzelano również z sztachet ogrodu Saskiego. Z kąta ogrodu Saskiego odezwały się dwa działa polskie, które jednak mało szkodziły Rosjanom. Kolumna stanęła wtedy i otwarła również ogień na Polaków. Zdaje się, że trwało to dość długo i Rosjanie doczekali się tego, że major Zajdlic i podporucznik Woliński przybyli tu na pomoc pospólstwu. Wtedy również cofał się tędy od krakowskiego przedmieścia kapitan Popow z rozbitkami generała Miłaszewicza. Wzięty w ten sposób w dwa ognie zajdlic, musiał cofnąć się do Rajtszuli i Ogrodu Saskiego i wypuścić, z rąk stopniały oddziałek popowa. Gdy jednak tenże posunął się dalej królewską, oddziały Nowickiego, jak widzieliśmy, wzięły go za powstańców i przywitały ogniem. Wkrótce potem premier Major Bagowud, widząc, że powstańcy nie ustępują przed ogniem, postanowił uderzyć na bramę Saską na bagnety. Ale Nowicki. Dowiedział się już, widać, o klęsce Miłaszewicza i przerażony nią postanowił wycofać wszystkie oddziały rosyjskie z odcinków południowego i zachodniego za rogatki jerozolimskie. Do premier majora Bagowuta podjechał z jego rozkazu porucznik szwoleżerów Dułow i zawołał głośno w obecności żołnierzy. Generał rozkazał panu ratować ludzi i cofać się ku rogatkom jerozolimskim. Wszystkie wojska cofają się tam. Do Wiedieniantina i Klugena pojechali z tym rozkazem z początku major Kamieniew, a następnie porucznik Adamow. Obaj ci dowódcy, o ile naturalnie ktoś brałby na serio odnośne ustępy ich raportów, akurat wtedy chcieli koniecznie maszerować do miasta i poniekąd opornie ulegli rozkazowi generała Nowickiego. Przed garścią pospólstwa i małym oddziałkiem działańczyków posiadających zaledwie dwa działa, cofała się bez walki prawie silna. Kolumna rosyjska. Jej dowódce, nie bardzo odważnego z natury, zdemoralizowała na pewno wiadomość o katastrofie generała Miłaszewicza, skłoniła do niewykonania wyraźnego rozkazu Ingelstroma, mówienia wobec żołnierzy o konieczności ratowania ludzi. Nic dziwnego, że żołnierz uległ demoralizacji i w odwrocie przez marszałkowską dość licznie wymykał się z szeregów na rabunek. Około godziny trzynastej wojska Nowickiego poczęły zbierać się przy rogatce jerozolimskiej pomiędzy miastem i wałem. Nadszedł tam, oprócz oddziałów własnych Nowickiego, to jest sześciu rot grenadierów syberyjskich porucznika majora Baguwuta i dwóch szwadronów szwoleżerów, klugen mający ze sobą swój batalion jegrów, rozbitków Popowa, dwa szwadrony szwoleżerów Ingelstroma i sześć dział polowych kapitana Woronowa, a następnie i Wiedyniatin ze swoją rotą. Poprzednio już znalazł się tam podpułkownik kasztaliński z woli, do którego dotarł również rozkaz Nowickiego. Przyprowadził on ze sobą dwie niepełne roty jegrów, słaby szwadron karabinierów jamburskich i sześć dział polowych. Nadeszło również i 150 kozaków, przyprowadzonych przez oberkwatermistrza Kupcinowa. Siła ogólna tych oddziałów wynosiła mniej więcej do 1700 bagnetów. 650 szabel i 16 dział polowych ze 121 artylerzystami. Uszykował je tu do obrony oberkwatermistrz Kupcinow. Stały tak przeszło godzinę, słysząc dochodzący wciąż z miasta odgłos wystrzałów działowych i karabinowych. Po godzinie przeprowadzono je za wał na plac około szubienicy, gdzie je znowu uszykował Kupcinow. Tymczasem sztabsoficerowie naradzali się ze sobą. Podpułkownik Klugen, poczuwający się do odpowiedzialności za swoją postawę poprzednią, naglił teraz Nowickiego, aby mu pozwolił ruszyć do miasta i ostatecznie uzyskał jego zgodę. Wtedy podpułkownik Ingelstrom zwrócił się do premier Majora Bagowuta z zapytaniem, czy i on nie zechciałby iść razem z nimi i, otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, dostał od razu pozwolenie Nowickiego. Do wyprawy tej przeznaczono następujące oddziały. A. Batalion Jegrów Klugena, B. 6 rot Grenadierów syberyjskich Bagowuta, C. 4 Szwadrony Szwoleżerów pod dowództwem podpułkownika hrabiego Ingelstroma, D. 6 Dział Polowych Kapitana Woronowa. Całość wynosiła tedy do 1371 bagnetów, jakiś 370 szabel i 115 artylerzystów. Silna ta kolumna miała iść sienną, marszałkowską, królewską, wierzbową i senatorską na miodową. Dowództwo nad nią objął podpułkownik Klugen. Zdawało się, że teraz musi przecież dojść do walki poważniejszej, która powetuje katastrofę Miłaszewicza i zmieni tem łatwiej położenie na korzyść Rosjan, że Polacy nie spodziewali się wcale tak silnego natarcia. Kolumna ruszyła około godziny 15 w następującym szyku. Na czele szli jegrzy, za nimi dywizjon szwoleżerów, następnie grenadierzy syberyjscy i drugi dywizjon szwoleżerów. Działa umieszczono na czele i w tyle kolumny oraz w odstępach batalionów. Na siennej nie napotkano na żaden opór, natomiast na marszałkowskiej podług Klugena, przynajmniej nieprzyjaciel usadowiwszy się w mieszkaniach, piwnicach i domach, strzelał do Rosjan, na skutek czego i kolumna poczęła odpowiadać mu ogniem karabinowym. Na królewskiej czoło kolumny stanęło, gdyż przed bramą pałacu Saskiego, wychodzącą na Mazowiecką, pokazała się grupka pospólstwa z jednym działem, z którego od razu otwarła ogień na Rosjan. Odgłos o tym, że nieprzyjaciel maszeruje ku pałacowi Saskiemu, rozbiegł się szybko po tej części Warszawy i paru zdecydowanych ludzi, jak znany nam pułkownik Felicjan Kralewski, jak burgrabia grocki Różański Szczepan Siennicki, Wyróżniony już w walkach na ulicy Solnej i Lesznie, zebrało gromadę pospólstwa do obrony pałacu. Posiadali tutaj, tak przynajmniej twierdzą źródła polskie, początkowo tylko jedną armatę, bodajże trzyfuntową, z którą nadszedł kapitan artylerii litewskiej Hjacynt Drozdowski. Dopiero później, gdy wieść o pojawieniu się Rosjan przed Pałacem Saskim dobiegła do zamku, nowa gromada pospólstwa. Ściągnęła stamtąd podporucznika gwardii pieszej Bazylego Komarnickiego z jednym działem i sześcioma gwardiakami, i razem z nim zajęła stanowisko pod kuźnią saską, otwierając stamtąd ogień na Rosjan. Podług raportów bojowych rosyjskich rzecz przedstawiała się trochę inaczej. Od samego początku działań Polacy mieli tutaj dwa działa i od razu pod Bramą i kuźnią saską stały liczne tłumy pospólstwa. Początkowo jegry Klugena Odrzucili zastępujące im drogę pospólstwo i zmusili je do wycofania się z armatą na dziedziniec saski. Nie chcieli jednak posunąć się za nim dalej, rozpoczęli tylko bezładną strzelaninę. Żadna ze stron walczących, pisze o tym Ragge, nie chciała posunąć się naprzód i rozpocząć walki. Kapitan Woronow, z powodu ciasności miejsca, zdołał wprowadzić w akcję zaledwie dwa ze swoich sześciu dział. Jednoróg półpudowy i armatę dwunastofuntową. Oddał z nich ogółem trzydzieści dwa strzały i wybił Polakom całą prawie obsługę ich obu dział, co było prawdą, nie zdołał natomiast, wbrew temu co mówi, zmusić ich dział do milczenia. Ze źródeł polskich wiemy, że Kralewski i Siennicki długo bronili pierwszej bramy pałacu saskiego, nabijali działo, wytaczali je w bramę, którą otwierali i zaraz po wystrzale zamykali z powrotem. Trwało to może z półtorej godziny. W końcu Polacy przeszli do akcji zaczepnej. Oddziałek pospólstwa przedostał się do ogrodu Saskiego i począł poprzez sztachety strzelać do jegrów. Wtedy jegry wpadli do ogrodu, wypędzili pospólstwo i przez cukiernie Lessla przedostali się do prawego skrzydła pałacu. Pałac Saski korzystał wówczas z praw eksterytorialności. Elektor utrzymywał w nim nawet małą załogę własną, złożoną z oddziałku dragonów saskich pod dowództwem majora Karola Gleicha. Dzięki temu schroniło się tu wiele osób, m.in. rezydent pruski Buchholz ze wszystkimi urzędnikami poselstwa. Zwieziono tu również depozyty prywatne, m.in. kosztowności Moszyńskiego. Mimo ścisłą neutralność dragonów saskich, jegry dokonali tu swego. Zranili ciężko jednego ze służby... Zrabowali kasę elektorską, w której znajdowało się około tysiąc talarów, mieszkanie majora Glejcha i depozyty, a wreszcie opanowali budynki prawego skrzydła, panujące nad bramą, odpędzając od niej strzałami z okien pospólstwo. Ale waleczni obrońcy nie dali mimo to za wygraną. Kapitan Drozdowski wycofał swe działo pod drugą bramę pałacu niedaleko Pałacu Bruchlowskiego i razem z kilkunastu z pospólstwa, bez żadnego żołnierza. Utrzymał się do końca na tym stanowisku, choć atakowano je nie tylko od frontu, ale i od tyłu, od ogrodu Saskiego, zajętego przez Jegrów. Gdy mu zabito ostatniego kanoniera, nabijał, rychtował i palił sam. Jego odwagę podziwiał przybyły tutaj Mokronowski, który obiecał mu pomoc. Siennicki rzucił się do lewej oficyny od strony pierwszej bramy z czterdziestoma ludźmi z pospólstwa. Wypędził z niej Szambelana Buciszewskiego z żoną i ancute z lokajem dopadł do okien i otworzył z nich ogień. Rosjanie odpowiedzieli na to rzęsistym ogniem, który obsypał obrońców szkłem z wybitych okien i kulami. Zaczęli oni złożeczyć swemu odważnemu dowódcy, krzycząc, że sprowadził ich na śmierć oczywistą. Wtedy Siennicki porwał za karabin, pokazał im, jak mają chronić się od kul i sam wypalił z zamuru. Dodało to odwagi pospólstwu i za chwilę ogień z okien szedł dalej regularnie. To samo widać musiał uczynić pułkownik Kralewski, trzykrotnie ranny tutaj, oraz inni przywódcy grup ludowych, zajmujący stanowiska bądź w lewym skrzydle pałacu, bądź też w bramie Pałacu Bruchlowskiego. Dowódca artylerii rosyjskiej, kapitan Woronow, stwierdza bowiem, że powstańcy, spędzeni z ulicy oraz dziedzińca Saskiego, zasiedli w domach i strzelali z nich z okien i piwnic. Równocześnie działo spod kuźni saskiej strzelało wciąż w masy piechoty rosyjskiej, skupione na królewskiej, nie chcąc jakoś wkroczyć na dziedziniec saski. Ta strzelanina wzajemna nie dająca żadnego namacalnego wyniku, mogła już trwać przeszło dwie godziny. Klugen, mimo to nie chciał zdobyć się na działania energiczniejsze, uważał, że jego zadaniem jest wybić nieprzyjaciela ogniem z miejsca. Wtedy to do porucznika majora Baguwuta podszedł podpułkownik hrabia Ingelstrom i zwrócił mu uwagę na to, że działa z drugiej bramy pałacu nie da się wziąć inaczej jak tylko natarciem na magnety. Bagowut zgodził się od razu na to, aby spróbować tego środka. Wziął dwie roty swoich grenadierów i wszedł kolumną na dziedziniec Saski przez pierwsze wrota pałacu. Przeszedłszy około 40 kroków poza nie, w kierunku drugiej bramy, zakomenderował. Na sztyki, stupaj! Stupaj! I sam podbiegł ku drugiej bramie, wołając Ura, rębiata! Nasi wygrali! Stupaj, stupaj! W tej chwili Polacy otwarli ogień z okien pałacu i naraz jego kolumna. Zamiast iść na bagnety, stanęła i poczęła również strzelać, także i on musiał cofnąć się w tył. Cała piechota rosyjska, grenadierzy i jegry, podjęła na nowo strzelaninę. Z dużym trudem oficerom udało się wreszcie zmusić szeregowych do zaprzestania ognia. Wtedy bagowód po raz drugi wybiegł na czoło swego oddziału i zawołał: Na sztyki nie ostawakiemienia! mnie! I znowu jego kolumna nie ruszyła się z miejsca, przeciwnie, poczęła strzelać do bramy i okien. Powtórzyło się to podobno jeszcze parę razy. Z tym żołnierzem niepodobna już było dokonać niczego. W dodatku nie poniósł on w tym starciu żadnych strat większych. Jegry na przykład stracili w Warszawie ogółem dziesięciu zabitych, dwunastu rannych i dziesięciu przepadłych bez wieści. Grenadierzy syberyjscy siedemnastu zabitych i szesnastu rannych. Artyleria polowa sześciu zabitych i siedmiu rannych. Straty szwoleżerów, których połowy użyto do osłony Ogrodu Saskiego od zachodu, nie przenosiły ośmiu ludzi. Toteż żołnierzy zdemoralizowała raczej łatwość rabunku w Pałacu Saskim oraz domach przyległych, dzięki czemu wielu z nich pozostało tutaj na noc po odmarszu Klugena, także Polacy musieli ich na wyławiać, a następnie nieudolność dowództwa. Pod Miłaszewiczem lub Titowem z całą pewnością i te oddziały biłyby się inaczej niż pod nieudolnym klugenem. Męstwo Wuta nie było już w stanie porwać tych ludzi, głodnych, wyszłych skarbów dyscypliny, nieufających swoim oficerom cudzoziemcom. Całe starcie mogło trwać ze trzy godziny do jakiejś godziny osiemnastej trzydzieści, mniej więcej. Wtedy przybył do Klugena porucznik szwoleżerów Adamow z rozkazem Nowickiego, aby cofnął się za miasto. Nie ośmieliłem się sprzeciwić temu, raportował później Klugen. Istotnie z takim dowództwem i przy takim żołnierzu nie było celu pozostawać dłużej pod pałacem Saskim. Odwrót tej silnej kolumny był wymownym dowodem tego, jaki to szacunek w szeregach nieprzyjacielskich zdołały już zdobyć sobie te grupki szewców, krawców i chłopów. Dowództwo powstańcze niewątpliwie popełniło to duży błąd, gdyż pałac Saski należało stanowczo obsadzić silniej natychmiast po zwycięstwie działańczyków. Bardzo duża część winy spadała tutaj na Haumana, który traktował swój pułk jako własność prywatną i chcąc zasłużyć się królowi, poprowadził go w całości pod zamek. Zawinili i inni dowódcy, doprowadzając do rozproszenia sił powstańczych. Natomiast postawa grupek pospólstwa, które podjęły tę walkę bez żadnej niemal pomocy żołnierza regularnego oraz ich zaimprowizowanych dowódców, kapitana Drozdowskiego wreszcie, w tem długotrwałym starciu, obfitującym w momenty tak łatwo mogące doprowadzić do paniki, jak na przykład atak Jegrów od ogrodu Saskiego, lub próby uderzenia na bagnety, zasługują na bezwzględne uznanie. Znalazł w niej wyraz najszczytniejszy, ten zapał do walki o wolność, ogarniający szerokie masy ludu Warszawy, uzdalniający je do gardzenia łupem, brzydzenia się okrucieństwem w stosunku do powalonego nieprzyjaciela i niesienia życia w ofierze dla dobra ojczyzny. Po ostatecznym wycofaniu swoich oddziałów za rogatkę jerozolimską na pole pod Szubienicą. Ściągnął Nowicki w Warszawie i ostatni oddział odcinka zachodniego, mianowicie dwie kompanie grenadierów syberyjskich, Majora Wilhelma, Millera, stojące dotąd z jednym działem polowym przy Rogatkach Wolskich. Po starciu z Gwardią Konną Koronną stanęły one tutaj i stały do godziny dwudziestej. Widziały stąd, że od północy, około Prochowni, uwija się kawaleria polska, że stoi tam silny oddział Gwardii Pieszej. Od strony miasta i koszar gwardii konnej parokrotnie nacierały na nie oddziałki spieszonych mirowskich, połączone z tłumami pospólstwa, zawsze jednak zdołano odeprzeć je ogniem działowym i karabinowym, nie dopuszczając do starcia wręcz. Pospólstwo rzucało się wtedy do domów i strzelało z nich z okien, nie zadając jednak oddziałowi większych strat. Tak samo nie szkodził mu i ogień działowy, otwierany parokrotnie od strony prochowni. Milera niepokoiło natomiast poważnie ogólne położenie w mieście, a przede wszystkim brak rozkazów. Wysłał grenadiera do księcia Gagaryna po rozkazy, ale wysłaniec nie wrócił. Później przejeżdżał oficer kozacki z ordynansem i tego prosił o przywiezienie mu rozkazów, ale oficer został od razu zabity wystrzałem z okna i ordynans wrócił sam. Jego z kolei posłano po rozkazy, ale i on nie wrócił już. Sam Miller bez rozkazu nie chciał ruszać się z miejsca i zostawiać rogatki bez osłony. Tymczasem po południu położenie jego stało się cięższem. w dodatku coraz trudniej było utrzymać głodnego żołnierza w szeregach. Z prochowni przysłano już do nim parlamentarza z wezwaniem, aby nie walczył z Polakami i poddał się wraz z całym oddziałem. Jeżeli tego nie uczyni, to później nie dadzą mu pardonu. Miał odpowiedzieć na to, tak przynajmniej twierdzi sam, że gruźb się nie zlęknie i postępować będzie tak, jak mu nakazała jego władza. Podług relacji Polskiej oświadczył, że podda się wtedy, gdy dowie się, co uczynił Ingelstrom. Najwidoczniej odpowiedź nie była tak nieprzejednana, skoro z prochowni wysłano doń drugiego parlamentarza. Tego jednak Miller zatrzymał i oddał później w ręce generała Nowickiego. Na skutek tego Polacy poczęli przygotowywać przeciwko niemu nowy. Silniejszy atak. Po godzinie dwudziestej Miller zauważył, że jakiś tłum wychodzi z rogatki jerozolimskiej za miasto. Wysłał tam kaprala od taborów konno. Przez niego dowiedział się, że są to Rosjanie i otrzymał rozkaz Nowickiego, aby pomaszerował od razu do niego. Nie chciał zrazu wierzyć temu i wyprawił do rogatek jerozolimskich porucznika Kozłowa, który wrócił z ponowieniem rozkazu. Prowadząc ze sobą w dodatku pół szwadronu karabinierów jamburskich, którzy mieli osłaniać odmarsz Milera. Wtedy wycofał się od razu. Zaraz po jego odejściu z podrogatek Wolskich nadszedł tu oddział spieszonych Mirowskich z dwoma działami wraz z tłumem pospólstwa. Gdy stwierdzono, że nieprzyjaciel odszedł, powstały pogłoski, że jakiś przeszta zawiadomił go o zamierzonym ataku. Nowicki po powrocie do obozu zwołał radę wojenną orzeczono na niej, że dla ludzi nie ma żywności, a dla koni paszy, że siły powstańców wzmagają się z każdą godziną, że gwardia konna koronna może otoczyć cały oddział. Postanowiono tedy wycofać się pod Karczew do taboru ciężkiego, a więc w tym kierunku, w którym poprzednio zamierzano wyjść w razie ewakuacji Warszawy. Nikomu nie przyszło do głowy, że lepiej będzie wycofać się przez wolę do Marymontu ku Prusakom, o których zjawieniu się pod Warszawą wiedzieli prawdopodobnie Kasztaliński i Miller. Świadczyło to już nie tylko o bardzo formalistycznym trzymaniu się rozkazów poprzednich, ale i głębokiej demoralizacji starszyzny rosyjskiej skupionej dookoła Nowickiego. Marsz rozpoczęto od razu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności na wypadek napadu. Noc była bardzo ciemna, to też wkrótce Nowicki rozłożył swe wojsko na biwaku niedaleko za Rakowcem, który zrabowano doszczętnie. O północy ruszono dalej i nad ranem znowu zatrzymano się na spoczynek pod jeziorną. Tutaj zauważono niebawem, że ciągnie niedaleko jakiś oddział kawalerii z taborem. Były to resztki dzielnego pułku czwartego straży przedniej szefostwa księcia Wirtemberskiego, które komisja wojskowa przeniosła 9 kwietnia z Ryk do Góry Kalwarii. Mogły one liczyć do 200-250 szabel. Prowadził je teraz podpułkownik Jerzy Raszko, zdążając, na wiadomość o wybuchu, do Warszawy. Spostrzegłszy Rosjan, nasi usiłowali ich wyminąć, nie poświęcając jednak swego taboru. Nowicki rzucił wtedy na nich dywizjon szwoleżerów podpułkownika Ingelstroma i kompanię Jegrów i zmusił do walki. Starcie wypadło fatalnie dla naszych. Stracili dwudziestu ludzi w zabitych i rannych, dziesięciu jeńców, cały tabur i poszli w rozsypkę tak fatalnie, że do Warszawy początkowo przybyło ich zaledwie 131. Potem po tym powodzeniu jednym, którem mógł poszczycić się Nowicki, w ciągu tych dwóch dni oddziały jego, rabując straszliwie po drodze, poszły pod Karczew, dokąd przybyły wieczorem. Decyzja Nowickiego i jego rady wojennej Przypieczętowała losy Ingelstroma i pozostałych z nim w Warszawie wojsk. Rozdział szósty. Położenie głównej kwatery rosyjskiej po południu 17 kwietnia stawało się z każdą godziną rozpaczliwsze. Oddziały jej, które mogły liczyć około 800-900 bagnetów, 150 szabel i 7-8 dział, zostały przeważnie zepchnięte z ulicy i zmuszone do zamknięcia się w domach, które stopniowo zamieniano w formalne fortece. Z konwentu naszego, pisze kronikarz kapucyński, uczynili fortece, z okien konwenckich strzelali do naszych i nasi do nich. Stu ludzi, którzy stanowili tu załogę przez całe popołudnie i noc, z peronu kościelnego odpowiadało na ogień polski od strony senatorskiej. Słabiej obsadzono pałace Teppera i Borcha. W pałacu Załuskich na tarasie od strony Miodowej umieścili się strzelcy rosyjscy. Okna i drzwi przygotowano do obrony, w dziedzińcu od strony podwala zatarasowano bramę. Obsadzono strzelcami okna oficyn piwnice, załoga wynosiła tu w końcu do 300 ludzi z dwoma działami. Podobnież umocniono dom gdański, gdzie stało stu ludzi z jednym działem. Większą swobodę ruchów posiadali Rosjanie jedynie na ulicy Długiej, gdzie dwie, a może i trzy kompanie z czterema działami stały wciąż na ulicy, pilnując się od strony arsenału i ulicy Freta. Pałac Żplitej zrazu obsadzono słabiej, wiemy na przykład, że dano tam tylko jedno działo. Z punktu widzenia obrony biernej, stanowisko rosyjskie było wtedy bardzo silne i wymagało oblegania poszczególnych domów, to też rzucanie na nie, tak jak to czyniono przed południem, gromad pospólstwa z działami doprowadziłoby jedynie do dużych i bezcelowych strat. Natomiast już do obrony czynnej Rosjanie nie posiadali dostatecznych środków, jak widać ze zgodnego świadectwa Apraksina i Pistora, tem bardziej do działania zaczepnego. Byli skazani na czekanie pomocy z zewnątrz, bez niej, prędzej czy później stanowisko ich musiało upaść. Do tej zmiany położenia dostosowali się w dużej mierze i Polacy. Pod zamkiem, gdzie siłą rzeczy ześrodkowało się kierownictwo działań tego odcinka, znajdowali się już dość liczni oficerowie artylerii, podwieziono tu działa i amunicję z arsenału, posiadano rezerwę w postaci regimentu dziesiątego. Po naradzie postanowiono najwidoczniej związać oddziały rosyjskie od frontu, to jest na ulicy Miodowej i w pałacu Żplitej ogniem niezanadto silnym, następnie obsadzić mocno pospólstwem ewentualne drogi dojścia od sieczy rosyjskiej, to jest Marywil i Senatorską z jednej, a Zakroczymską i Freta z drugiej strony, a wreszcie natrzeć na kwaterę główną rosyjską od strony podwala, gdyż oba wyloty tej ulicy znajdowały się w naszym ręku. W wykonaniu tego planu ostrzeliwano po południu dość słabo zresztą pałac i dziedziniec Żplitej. Silniejszy ogień karabinowy i działowy szedł natomiast od senatorskiej. Piechota polska i pospólstwo zajęły okna pięknej, budowanej przez Zuga, kamienicy Ruslera i strzelały nieustannie z tego korzystnego stanowiska wzdłuż ulicy Miodowej. Pojawiły się tu później i działa, które kartaczami zmiatały wszystko, co stało przed Pałacem Załuskich, uniemożliwiały po prostu dostęp do niego. O godzinie czternastej rozpoczęły się ataki od strony podwala. Wzięły w nich udział oddziały działańczyków pod dowództwem kapitana Szydłowskiego i Jakuba Zabielskiego, porucznika Jana Hanna i chorążego Antoniego Urbanowskiego, które przedostały się tutaj przez piwną, zapiecek i piekarską. Później i oddziałek Gwardii Pieszej z podporucznikiem Tysał i Boczkowskim na czele, oraz liczni ochotnicy z pospólstwa. Z artylerzystów byli czynni: kapitan Hiacynt Drozdowski, sztabskapitan Benedykt Magier i porucznik Karol Lichocki, oraz Oberfejwerker Osenkowski z kampanii podpułkownika Dobrskiego, którzy ustawili pod kolumną Zygmunta III działo dwunastofuntowe. Pospólstwo obsadziło początkowo kamienice prawej strony podwala i poczęło z nich ostrzeliwać dziedziniec Pałacu Załuskich. Działo otwarło dość nieskuteczny zrazu ogień na bramę pałacu w celu jej wywalenia. Stopniowo udało się częściowo dokonać tego, resztę bramy wyrąbali ochotnicy siekierami. I zaraz potem rzucili się na dziedziniec. Opanowali go i dostali się nawet do jednej z oficyn pałacu, gdzie mieszkał generał Suchtelen, i stąd otwarli żywy ogień w okna pałacu. Ale Rosjanie bronili się zacięcie dalej, strzelając z okien i piwnic frontu i dwóch oficyn, i po godzinie zdołali wyprzeć powstańców całkowicie, zadając im ciężkie straty. Zginął wtedy kapitan Magier i Oberfejwerker Osenkowski, zostali ranni kapitan Drozdowski i Lichocki. Ale i Rosjanie ponieśli dość znaczne straty. Wystrzelano im w dodatku wszystkie konie, utaborowane na podwórzu. Zatarasowali wtedy ponownie bramę i zawalili ją trupami końskimi, gdyż mimo niepowodzenie Polacy nacierali dalej. Strzelali w dziedziniec z okien przeciwległych domów. Prowadzili drugie działo i od czasu do czasu próbowali przejść do szturmu. Dziwna rzecz, pisze jeden ze świadków tej walki że nie wybuchł w pałacu żaden pożar, gdyż ogień z obu stron był tak gęsty, że od dymu nie można było widzieć nic na odległość dłoni. Strzelanina ta z większym lub mniejszym natężeniem trwała tutaj do wieczora i nie ustała nawet w nocy. Oddziały polskie próbowały również opanować dom gdański, leżący wśród obszernych ogrodów, aby stąd przeciąć linię obronną rosyjską na Miodowej dopomagała im w tem prawdopodobnie także i Chorągiew Marszałkowska. Akcje te podejmowano jeszcze parokrotnie, ale zawsze bez powodzenia. Rosjanom nie udało się natomiast nigdy wtargnąć na podwale. Mimo niepowodzenie wysiłek powstańców osiągnął tu swój cel. Rosjanie zostali związani i odcięci całkowicie od swych pozostałych oddziałów. Od czasu katastrofy Miłaszewicza Ingelstrom nie wiedział nic o tym, co się dzieje w zachodniej i południowej części Warszawy. Nie miał pojęcia o dwukrotnych próbach odsieczy podejmowanych przez Nowickiego. Z pierwszych jego raportów do Katarzyny, z doniesień przesłanych 17 Prusakom, wynika wyraźnie, że i on, i Apraksin byli przekonani, że oddziały rosyjskie w innych częściach miasta zostały zniszczone lub też dostały się w całości do niewoli i że co najwyżej jakieś ich części. Zdołały zebrać się w woli. Wszystkie próby nawiązania z nimi łączności, używanie do tego nawet kobiety, zawodziły, gdyż powstańcy strzegli się dobrze i nie przepuszczali nikogo. Nasuwa się w tym miejscu pytanie zasadnicze, czy w ogóle odsiecz bądź Nowickiego, bądź też Prusaków była już wtedy w stanie zmienić radykalnie i położenie Ingelstroma? Pistor, który w chęci usprawiedliwienia się i przerzucenia ciążącej na nim odpowiedzialności na innych obniża sprawność tej walki ludowej, odpowiada na nie twierdząco. Mówi, że gdyby Nowicki działał energicznie i na placu Saskim, to bez najmniejszych trudności mógł przedostać się przez Wierzbową, Marywil, Senatorską na Miodową. Powołuje się przy tym na spokój panujący pod wieczór w tych ulicach, o którym opowiadał mu radca poselstwa rosyjskiego Becker. Trudno obalić kategorycznie jego wywody, gdyż sprawa ta nie przeszła przez rozstrzygającą próbę, którą daje dopiero wykonanie. O tym jednak, że wysłanie od sieczy Ingelstromowi nie należało wcale do zadań łatwych, świadczy wymownie próba przerznięcia się na miodową, podjęta przez prusaków i titowa około godziny 16. Wolski, cofnąwszy się do Marymontu, naraził się tu najwidoczniej na zarzuty Titowa, który nie mógł spokojnie słuchać odgłosów kanonady dochodzącej wciąż z miasta i to z okolic kwatery głównej. W końcu major rosyjski oświadczył mu wręcz, że nie chce udać się z powrotem do Warszawy. Gdy Wolski zapytał go wreszcie, czy posiada wyraźny rozkaz swego dowódcy w tej sprawie, Tito odpowiedział, że wprawdzie rozkaz otrzymany nakazuje mu jedynie bronić stanowiska, na którym go postawiono, ale powinność służby, Iść na pomoc w to miejsce, skąd dochodzi odgłos silnego ognia, dowodzący, że trwa tam walka. Nie pomogły żadne argumenty Wolckiego, że jest to zamiar z góry skazany na niepowodzenie. Titow zaciął się i postanowił uczynić to, co nakazywał mu prosty obowiązek żołnierski. Jego zachowanie się wywarło duże wrażenie na generale pruskim. Przecież i on został oddany w zamian za wyprawienie wojsk Chruszczewa nad pilicę. Pod rozkazy Ingelstroma z tem, że ewentualnie wprowadzi część swego oddziału do Warszawy i jego zatem obowiązywało to proste, żołnierskie postawienie sprawy. Ostatecznie Wolski zdecydował się ruszyć z Titowem do rogatek marymonskich, chciał tam nawiązać łączność z Ingelstromem i spróbować, czy nie uda się jednak uczynić czegoś dla Rosjan. Wyruszono z Marymontu przed godziną szesnastą ulicą Marymącką koło wiatraków. Zbliżenie się tej kolumny do Warszawy sygnalizowały zawczasu działa polskie z prochowni. Ostrzegły o niej miasto oddziałki osłonowe ułanów i ochotników konnych. Przed samą rogatką Wolskiego opanowały znowu wątpliwości. Nie wiedział dotąd nic o istotnym położeniu Rosjan w Warszawie, o charakterze walki w mieście, gdyż żaden z wysłańców Ingelstroma nie przedostał się jeszcze do niego. Nasunęło mu się pytanie, czy istotnie jego wkroczenie przyniesie jakąkolwiek rzeczywistą korzyść Ingelstromowi, a nie narazi jedynie wojska pruskiego na ciężkie straty od ognia działowego Polaków. Zatrzymał tedy całą kolumnę. Podjechał do Titowa i zapytał go, w jaki sposób uszykuje swój batalion do walki w mieście. Major rosyjski odpowiedział mu na to, że na czoło kolumny wysunie jedno działo, które oczyszczać będzie ulicę, drugie zaś będzie szło wraz z asekuracją w tyle. Jeden dywizjon strzelać będzie w okna prawej strony ulicy, a drugi w lewej. Wolski pochwalił to jego zarządzenie. Obiecał następnie wspomóc go ewentualnie jednym batalionem i kazał ruszyć, wołając z Bogiem. Swą straż przed nią rozłożył w domkach przy rogatce, siłę główną obok wiatraków i czekał. Bardzo prędko silna strzelanina działowa i karabinowa przekonała go, że ta garść ludzi, licząca niespełna 300 bagnetów, została zniszczona, że nie ma zatem żadnego sensu wyprawianie za nią na podobny los batalionu własnego. Żadnej nadziei nawiązania przy jej pomocy łączności z Ingelstromem. Na Titowa istotnie czekano już w mieście. Przed jego zbliżeniem się przerwano nierozstrzygniętą jeszcze walkę o aptekę rosyjską, mieszczącą się w pałacyku pułkownika Hirza, przy ulicy Gwardii popularnie nazwanej Pod Lipami, biorący w niej udział oddziałek Gwardii Pieszej Koronnej. Sprowadzony z odwachu koszarowego przez kapitana Meyerhofera i porucznika Pomianowskiego, wraz z licznym pospólstwem zbrojnym, udał się szybko do śródmieścia, aby obsadzić domy koło Franciszkanów. Już na ulicy gwardii oddano do kolumny Titowa pierwsze strzały, na Zakroczymskiej czekały ją rzeczy znacznie gorsze. Spotkał ją tu nie tylko ogień z okien, ale i z dział ustawionych w ulicach poprzecznych. Na ulicach Roiło się od czarnego narodu, który z rozpaczą rzucał się wprost na armaty. Byłem zmuszony, mówi Titoff, walczyć z tymi tłumami na bagnety, odpędzać je nimi od moich dział i nie zważając na ich wystrzały armatnie, maszerować dalej, strzelając bez przerwy. W paru miejscach Polacy porzucili swe działa, które podobno Tito zdążył zagwoździć. Ze źródeł polskich wiemy, że Tito w minął, wszy rynek Nowego Miasta w zaślepieniu zapuścił się ulicą Freta aż ku bramie nowomiejskiej. Przyjęła go tutaj silnym ogniem karabinowym i działowym Chorągiew Marszałkowska i zmusiła do cofania się ku wylotowi Świętojerskiej. Tą ulicą dopiero, w której ostrzeliwano go ogniem kartaczowym, nie wiadomo tylko czy z Nalewek od Arsenału, czy też z Zakroczymskiej, Titow przedostał się do pałacu Żplitej i połączył z wojskami kwatery głównej. Ze swego batalionu, liczącego niedawno około 300 bagnetów, stracił po drodze 90 szeregowych i paru oficerów. Sam również został raniony w ostatniej chwili kartaczem. Poza tymi szczątkami batalionu przynosił Ingelstromowi wiadomość, która wywarła przygnębiające wrażenie w kwaterze głównej. O tym, jak to lojalnie Wolski Dotrzymał mu obietnicy przysłania mu na pomoc batalionu pruskiego. Próba Titowa, podjęta z dużą żołnierską brawurą, przekonywała po raz drugi po doświadczeniu Wipfena, że odciecz oddziałów rosyjskich wypadnie zawsze okupić ciężkimi ofiarami, które obniżą całą wartość bojową ściągniętych posiłków, że na prusaków nie można liczyć wcale. Na zamiary Prusaków dość dziwne światło rzucało wysłanie przez nich parlamentarza do Polaków. Zajmując stanowisko na rogatce marymąckiej, Wolski zauważył, że niedaleko od niego stoi posterunek ułanów królewskich. Wysłał tedy do nich porucznika huzarów, sant Pola z trębaczem i nakazem zapytania się, jakiej strony trzymają się ułani, gdyż wiadomo wszystkim, że są oni najwierniejszym oddziałem króla. Chodziło mu najwidoczniej o przeprowadzenie wywiadów w Warszawie. Oficer ułanów odesłał Santpola do Makronowskiego, który w tym czasie znajdował się również w pobliżu Rogatek. Parlamentarz zapytał Makronowskiego, co się to dzieje w Warszawie i jaki jest stosunek powstańców do Stanisława Augusta, a następnie do Prusaków. W odpowiedzi na to Makronowski wdał się z nim w dłuższą rozmowę. Zaręczał, że wszyscy uznają nadal króla i chcą dochować mu wierności, zaproponował mu nawet, aby sam pojechał do zamku i przekonał się naocznie, że król jest zdrów i cały i trzyma za jedno z narodem. Mówiono i o powstaniu Warszawy. Prusak dowiedział się wtedy, że większa część załogi rosyjskiej została zaskoczona i wybita już w czasie zbiórki, że tylko resztki stawiają opór na miodowej, że cały ten napad przygotowano w wielkiej tajemnicy, że ludność jest do niemożliwości wzburzona przeciwko załodze rosyjskiej i nie daje nikomu pardonu. Po tej rozmowie zaprowadzono go do zamku, dokąd przybył około godziny dwudziestej właśnie, gdy król siadał do wieczerzy. W jego obecności Makronowski spytał Stanisława Augusta, czy trzyma z narodem, i uzyskał odpowiedź twierdzącą: Król dodał od siebie, że jest zdrów. Po odpowiedź na pytanie o stosunek powstania do Prusaków, Sant Pola odesłano do ratusza. Tutaj Zakrzewski i Makronowski oświadczyli mu, że nie będą atakować prusaków, o ile oddalą się od Warszawy, a zwłaszcza od Prochowni. Po powrocie swego parlamentarza Wolski zebrał swój oddział i wycofał się z nim w stronę Maremontu, jak gdyby czyniąc zadość żądaniu Polaków. Beznadziejność położenia, w którym znajdowali się Rosjanie Namiodowej, Długiej i w pałacu Żplitej, zrobiła w końcu swoje. Zdemoralizowała żołnierza i odebrała otuchę jego dowódcy. Oddziały, które walczyły przy kwaterze głównej, poniosły straty bardzo ciężkie. Zginęło zwłaszcza lub odniosło rany wielu oficerów i podoficerów, którzy utrzymywali szeregowców w karbach dyscypliny. Nie otrzymały żadnej żywności i żyły tem, co zrabowały. Nawet oficerowie brali udział w rabunkach lub co najmniej przyjmowali od żołnierzy zrabowaną żywność i trunek. Na to nie było rady. Tem więcej że wiele rodzin polskich opuściło wtedy swoje mieszkania w tej części miasta, co zachęcać musiało do rabunków. To też, gdy piechota rosyjska zeszła z ulicy i zatarasowała się w poszczególnych pałacach, z dala od oka oficerów wyższych, żołnierze poczęli pod osłoną ciemności znikać masowo, udając się na rabunek do odległych nawet dzielnic stolicy. Przerzedziło to poważnie stan sił rosyjskich w nocy z 17 na 18. I nie dość na tem, doszło do wypadków znacznie groźniejszych, mianowicie odmowy posłuszeństwa. Gdy po południu 17. Pistor zażądał, aby batalion Wipfena dał mu 20 ochotników do przeprowadzenia działa z Pałacu Załuskich do Domu Gdańskiego, ani jeden żołnierz nie wystąpił z szeregu, choć był obecny przytem sam Ingelstrom. Nie pomógł nawet i formalny rozkaz wydany przez dowódcę batalionu, majora Wipfena. W końcu wypadło całe to zdarzenie puścić płazem. Wywarło to bardzo silne wrażenie na Ingelstroma. Nadzieja na odsiecz innych oddziałów, na Prusaków, stawała się coraz bardziej bezprzedmiotową. Trzeba było myśleć już nie o odwrocie, ale o ratowaniu się, wymknięciu z pułapki. Wtedy Pistor zaproponował, aby w ciągu nocy zebrać oddziały i spróbować wydostać się poza miasto. Propozycje te ponawiał w nocy dwukrotnie. Ale Ingelstrom najwidoczniej nie ufał mu już i nie dał odpowiedzi szczerej. Mówił początkowo, że oddziały, które mogły wyjść z miasta w nocy, spróbują na pewno przedostać się na miodową, później, że nie może opuścić pałacu ambasady ze względu na archiwum. I nawet wtedy, gdy jego zaufany oficer podpułkownik Freysen spalił wszystkie reskrypty tajne Katarzyny i korespondencję Platona Zubowa, nie chciał pójść za radą swego kwatermistrza. W rzeczywistości chodziło mu już o coś innego. A mianowicie o nawiązanie rokowań kapitulacyjnych z Polakami. Odważny osobiście, nie był Ingelstrom nigdy człowiekiem zdolnym do dawania sobie rady w położeniach cięższych. Stawał się wtedy niepewnym, wahał się i nie mógł znaleźć drogi właściwej wśród podsuwanych mu rad sprzecznych. Doznał w tym dniu wstrząsu zbyt silnego. Jemu, Człowiekowi przyzwyczajonemu do władania Warszawą, spokojną nawet w chwili porwania senatorów, wypadło nagle zetknąć się z Warszawą rewolucyjną, przypominającą Paryż z dnia 10 sierpnia 1792 roku. Odebrało mu to przytomność i skłoniło do zastanowienia się nad tym, czy nie należałoby jednak szukać jakiegoś porozumienia, nawrócić do tak skwapliwie podsuwanych mu od samego początku propozycji Stanisława Augusta. Musiał już otrzymać jakieś wiadomości o tym, że królowi pod wieczór udało się uzyskać pewien wpływ na wypadki i że strona przeciwna usilnie szuka porozumienia, wysyła parlamentarzy. Do rokowań zachęcał go gorąco i przeciwnik Pistora, brygadier Baur. Klęska Rosjan jednym słowem stwarzała wśród nich dwa odmienne prądy, podobnież jak zwycięstwo rozdwajało Polaków. Noc nie przerwała walki ani jej odgłosów, złagodziła je tylko. Była to noc, bardzo ciemna, rozświecona tylko łuną licznych pożarów. Część wojsk polskich biwakowała na ulicach. Rosjanie stali również całą noc pod bronią. Bito bez przerwy w dzwony w kościołach, ogień karabinowy trwał nieustannie na miodowej, podwalu i około pałacu Żplitej. Działowy natomiast, i to coraz słabszy, dochodził jedynie z Mariensztatu, gdzie bił się jeszcze ostatni, poza wojskami Ingelstroma, oddział rosyjski w Warszawie. U wschodniego wylotu ulicy Mariensztat stały dwie kompanie drugiego Batalionu Grenadierów Kijowskich z jednym działem batalionowym pod dowództwem premier majora Majera. Ze względu na ważność tego stanowiska, Dodano im jedno działo dwunastofuntowe wraz z obsługą pozostającą pod dowództwem sztunkjunkra Burcewa i składającą się z jednego podoficera, dziesięciu kanonierów, siedmiu furlejtów i szesnastu koni. Stanowiska tego oddziału wyznaczał osobiście Apraksin. Piechota uszykowała się na wzgórzu nad Wisłą, działa skierowano ku wylotowi Mariensztatu. Majer miał strzec przeprawy wodnej przez Wisłę, gdyż most pontonowy był jeszcze zwinięty. Na brzegu przeciwnym miała go wspierać jedna kompania tegoż batalionu z jednym działem batalionowym i jedną polówką. Pieczy jego powierzono następnie siedem chorągwi grenadierów kijowskich. Oddział ten zaalarmowano już o godzinie piątej. Do godziny dziewiątej stał on bezczynnie, gdyż w całej tej dzielnicy panował jeszcze spokój. Dopiero o dziewiątej Pojawił się tutaj od strony krakowskiego przedmieścia tłum pospólstwa wraz z kilkunastu szeregowcami gwardii pieszej koronnej. Tłum ten prowadził najprawdopodobniej już wtedy człowiek, który później złożył Makronowskiemu zaświadczenie, zaopatrzone w sto kilkanaście podpisów obywateli i oficerów, godnych ze wszechmiar zaufania, stwierdzające bez najmniejszej wątpliwości, że w tej walce złożył dowody nieprzeciętnej odwagi. Był nim 38-letni Dominik Borek, podobno konfederat barski, później namiestnik kawalerii narodowej, a za insurekcji major pikinierów. Przed Sejmem Grodzieńskim zrujnowany ten szlachcic próbował, jak to uczyniło wielu, odbić się na polityce. Napisał do Siewersa prośbę o poselstwo sejmowe, podobno haniebną, pełną złorzeczeń na twórców Konstytucji 3 Maja, zaręczeń wiernej służby na rzecz Rosji. Teraz, z cechującą go zawsze żyłką awanturniczą, zaledwie usłyszał w swem mieszkaniu pod zdrojami huk pierwszych strzałów działowych, porwał pałasz i parę pistoletów i poleciał do zamku, gdzie zwerbował sobie grupkę pospólstwa. Rzucał się z nią jak desperat, szukając czy to kuli, czy rehabilitacji, czy najprawdopodobniej drogi do nowej kariery. Nie pomogło mu to wcale. Deputacja rewizyjna znalazła później w papierach ambasady jego prośbę, aresztowano go i stawiono przed sąd kryminalny wojskowy, który nie mógł bez zgrozy doczytać tego pisma pełnego podłości niegodnej wolnego Polaka. Wprawdzie rozprawa wykazała, że w dniach świętych 17 i 18 kwietnia oskarżony złożył niezaprzeczalne dowody męstwa i odwagi. Sąd wyprowadził jednak z tego wniosek, że okazał się być człowiekiem okolicznością i czasowi ulegającym, że nic nie wskurawszy u nieprzyjaciół ojczyzny, chciał w jej powstaniu korzystać. 9 września skazano go na obdarcie publiczne znaków wojskowych przez podprofosa, odsądzenie od czci, sławy i rangi oficerskiej, na uwięzienie do czasu pokoju, a po nim na wieczystą banicję z kraju. Prowadzony przez takiego człowieka, tłum parokrotnie rzucał się na działa rosyjskie. Odparty ze stratami ich ogniem, ustąpił wreszcie. Przez całą godzinę potem panował tu znowu spokój. Po godzinie pospólstwo wróciło ponownie i zastosowało odmienną taktykę walki. Wpadło mianowicie do domów sąsiadujących ze stanowiskiem Rosjan, między innymi do domu Nawrockiego i poczęło strzelać z okien do stojących na ulicy Rosjan. Od razu straty Majera stały się jeszcze większe. Z obsługi polówki na przykład zabito wtedy jednego podoficera i czterech kanonierów, raniono dwóch. Wobec tego Burcew musiał prosić o dodanie mu piechurów do obsługi działa. Położenie stało się jeszcze poważniejszem po południu, gdy działyńczycy wysłali tutaj spod zamku porucznika Ignacego Witkowskiego z dość silnym oddziałem, a Borek przyprowadził dwa działa. Rosjanie musieli wtedy zamknąć się w domach Szanowskiego i Kwiecińskiego, a działa przeprowadzić do łazienek Kwiecińskiego. Bronili się jednak dalej z całą zawziętością aż do godziny trzeciej, 18 kwietnia. W końcu Majer zrozumiał, że noga rosyjska nie wyjdzie z tego stanowiska, jeżeli nie uda mu się znaleźć środków przeprawienia się przez Wisłę. Rozpoczęto poszukiwania statków i po dłuższym czasie znaleziono jedną jadwigę i jedną krypę dużą. Później nasi przypuszczali, że ułatwili to Rosjanom rybacy warszawscy i paru z nich aresztowano nawet. Okazało się jednak, że były to oskarżenia bezpodstawne. Nie było mowy o przewiezieniu dział i dlatego majer kazał polówkę zagwoździć. Na statki wsadzono podobno nie więcej ponad 40-50 ludzi. Zabrano też chorągwie. Reszta zamknęła się z jednym działem w łazienkach Kwiecińskiego. Przeprawę Rosjan zauważono u nas od razu. Nad Wisłą zjawił się natychmiast kapitan Szydłowski, przybył tu adiutant króla pułkownik Grabowski, a podobno i Cichocki. Podciągnięto nad brzeg działa i otwarto z nich ogień do przeprawiających się Odpowiedziała od razu polówka rosyjska z Pragi, wypalonym nad 16 razy ogniem tak tęgim, że kule aż przy krakowskim przedmieściu padały. W Warszawie powstał wtedy alarm. Rozeszły się już pogłoski, że to Rosjanie z Pragi przeprawiają się do Warszawy. Rozbitkom Majera udało się dzięki temu ogniowi szczęśliwie dobić do brzegu przeciwnego. Zamkniętych w łazienkach Kwiecińskiego wybili wkrótce potem lub wzięli do niewoli działinczycy. Miało ich być podobno do 80. Działo batalionowe zdobył kapral de Vicardes, który wzgardził nagrodą pieniężną ofiarowaną mu za to przez Cichockiego. Przy zdobytej polówce zabrano cztery jaszczyki i 90 naboi. Rozdział siódmy. Pod wieczór 17 kwietnia, gdy stało się widoczne, że druga ofensywa Nowickiego zawiodła, że najszaleńsze niektórych młodych oficerów lubo dobrze myślących przedsięwzięcie nadspodziewanie pomyślny skutek uwieńczył, załatwiono sprawę wyboru rządu i dowództwa powstańczego. Niestety nie znamy dokładniej dziejów tego wyboru. Choć stanowią one jedną z najciekawszych kart insurekcji warszawskiej, prawdopodobnie nie poznamy ich ze wszystkimi szczegółami już nigdy. Bardzo podobne w wyniku do zdarzeń listopadowych roku 1830, gdy to Lubecki i Władysław Zamoński tak zręcznie usunęli sprawców powstania od udziału w rządzie, nie znalazły one nawet swego Mochnackiego. Z luźnych dokumentów, skrawków, wynurzeń pamiętnikarskich trzeba tu drogą przypuszczeń odtwarzać obraz, może i zbliżony do rzeczywistości, pozbawiony jednak niezawodnie jej barw i życia. Zdaje się, nie ulegać kwestii, że w czasie walk powstały w stolicy dwa ośrodki, w których skupili się ludzie, pragnący ująć w swoje ręce ster powstania: ratusz starej Warszawy i zamek. Kto znajdował się w pierwszym z nich, tego nie wiemy z pewnością. Ten zalążek, jak gdyby, Komuny Paryskiej z dnia 10 sierpnia 1792 roku, która po swym zwycięstwie zapanowała nad Paryżem, a następnie i całą Francją, u nas przegrał swoją sprawę tak szybko, że nie pozostawił po sobie żadnych śladów wydatniejszych. Byli tu przypuszczalnie członkowie Rady Cywilnej i Wojskowej, późniejsi klubiści, delegaci cechów i chyba bardzo nieliczni oficerowie. Zajęli stanowisko magistratu, który, jak widzieliśmy, schronił się do zamku. Zwołali od razu dozorców cyrkułów i przez nich opanowali aparat policyjny miejski. Starali się dostarczać zaprzęgów do przewożenia artylerii z arsenału do tych dzielnic, gdzie jej było potrzeba uzbrajać, czelać rzemieślniczą do walki, organizować dowóz żywności dla walczących, opiekę dla rannych. Zdaje się również, że z ich inicjatywy doszło do pierwszych aresztowań w mieście już przed południem 17 kwietnia, że następnie oni rozpowszechnili w Warszawie kokardy trójkolorowe. Biało-czerwono-niebieskie. Ci ludzie, którym udało się porwać Warszawę do walki, nie posiadali jednak dość siły i pewności siebie, ażeby mocną dłonią narzucić swe rządy stolicy i Polsce. Ich pierwowzór, jakobini francuscy, zdobyli sobie w roku 1792 tę pewność doświadczeniem trzech lat rewolucji, widokiem ciągłego ustępowania rządów umiarkowanych pod grozą demonstracji ludowych. U nas tego wszystkiego nie było. Wprawdzie wojsko poszło za radykałami do walki, nie wynikało z tego jednak wcale, że iść będzie i wtedy, gdy wypadnie narzucić ich rządy, ukarać ludzi za przeszłość targowicką i grodzieńską, wydobyć od klas zamożniejszych drogą przymusu siły i środki do tej ciężkiej wojny. Dokonać reformy stosunków włościańskich. Przecież tylu oficerów związkowych. Stało na gruncie dużego umiarkowania politycznego. Lud, powołany przez nich do broni, odpowiedział na wezwanie. Nasuwało się jednak pytanie, czy okazana przezeń żywotność nie ograniczy się później do paru objawów anarchii, po której wróci on znowu do dawnego stanu prostracji. Jednym prawdziwym atutem radykałów było to. Że mogli naówczas liczyć z pewnością na poparcie Kościuszki, jako zdecydowani rzecznicy programu, który głosił akt krakowski. Nie wystarczało to jednak w Warszawie, gdzie ludność nie liczyła się jeszcze tak bardzo ze stanowiskiem naczelnika, a sympatie royalistyczne były zawsze bardzo żywe. W tych warunkach trudno dziwić się, że Jakobini z ratusza nie odważyli się wystąpić z otwartą przyłbicą i zapragnęli osłonić się jakimś nazwiskiem popularnym że z ich ramienia Krieger i paru innych obywateli zwróciło się do byłego konstytucyjnego prezydenta Warszawy, Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, z prośbą o przybycie do ratusza. Zakrzewski, jeden z najpopularniejszych działaczy Sejmu czteroletniego, zdobył sobie od dawna szeroką i dobrze zasłużoną sympatię w Warszawie. Bardzo inteligentny, ruchliwy. Niezmordowanie pracowity, gotowy w każdej chwili zaryzykować swą dużą fortunę położoną częściowo w kordonie pruskim, gdy chodziło o dobro kraju, był w dodatku jednym z najliberalniejszych polityków Sejmu Wielkiego, szczerym zwolennikiem równouprawnienia mieszczań i poprawy doli włościan. Okazał dużo siły ducha i hartu w dobie przegranej roku 1792. Ustępując ze swego stanowiska, dopiero wtedy, gdy już naprawdę nie mógł ostać się na niem. Później znosił się z Ignacym Potockim przez członka związku Jana Dębowskiego, porozumiewał się z Kościuszką, utrzymywał kontakt ze związkiem. Był wprawdzie człowiekiem bardzo umiarkowanym i humanitarnym, nie umiał nigdy zdobyć się na ostrzejsze wystąpienie przeciwko ludziom Targowicy i Grodna, którzy stale znajdowali w nim opiekuna. Z głęboką niechęcią śledził wypadki francuskie roku 1793 i pragnął uchronić Polskę od ich naśladowania, od poruszenia mas ludowych. Czyniło go to mocno podatnym na wpływy dworskie, z którymi liczył się zawsze. Z drugiej strony bywały chwile, w których i on, typowy liberał tych czasów, stawał się człowiekiem twardym i gdy ktoś przemawiał do niego językiem radykalnym, znajdował w nim również oddźwięk. Świadczyło to, że bez względu na wszystkie swoje zalety, Zakrzewski był w gruncie rzeczy intelektualistą, podatnym na wpływy, nie mającym zbyt silnie ugruntowanej linii postępowania w chwilach rozstrzygających. Na tem widocznie opierali swoje nadzieje związkowcy. Gorzej było ze sprawą wodza. Po odmowie i całym zachowaniu się Hałmana jakobini nie mogli żadnego kandydata własnego przeciwstawić kandydaturom dworskim. W każdym kraju, a zwłaszcza w miastach większych, znajduje się klasa ludzi, których porusza jedynie egoizm, pisze w swoich pamiętnikach o insurrekcji roku 1794 Józef Sułkowski. Nie znoszą oni żadnych zmian, które mącą ich spokój, są zawsze ze zwycięzcą, kolejno uginają się przed nieprzyjacielem, to znowu przed patriotami. Ta klasa ludzi w czasie insurrekcji schroniła się na dziedziniec zamku. Tutaj lekceważyli pociski rosyjskie, które w obrębie tych murów nie mogły ich dosięgnąć i oparci spokojnie o swą broń krzyczeli, że należy umrzeć lub zwyciężyć, podczas gdy ci, których nazywali pogardliwie pospólstwem, wprowadzili w czyn ich szczytne wezwanie. Po odrzuceniu pewnej przesady wynikającej z sympatii jakobińskich autora, słowa te charakteryzują wcale dobrze skład i nastroje ludzi zbierających się w zamku temliczniej, im mniejszym niebezpieczeństwem groziło już wychodzenie na ulicę. Przychodzili tu ludzie, którzy obawiali się odwetu rosyjskiego za tę walkę Warszawy, przeniesienia na grunt jej wzorów francuskich, napaści pospólstwa na domy, anarchii, chronili się masowo lękający się ukarania za niedawną przeszłość targowicką i grodzieńską. Jedyną deską ratunku wydawał im się król, jego obecność w stolicy, jego przeciwstawienie się Jakobinom. Ponieważ obawiali się poważnie pospólstwa i chcieli zachować pozory insurekcyjne, przychodzili zatem z bronią w ręku w roli powstańców. W dolnych pokojach zamku roiło się od ludzi tak, że musieli oni stać tam bez ruchu. Znajdował się tu magistrat i liczni przedstawiciele zamożniejszych rodzin mieszczańskich. Na pierwszym piętrze, w apartamentach królewskich, zebrała się już cała rodzina Stanisława Augusta. Po godzinie 13, gdy zwycięstwo Działończyków zapewniło komunikację pomiędzy senatorską i krakowskim przedmieściem, król posłał swego adiutanta po prymasa. Poprzednio książę Michał Poniatowski nie chciał pokazywać się Ludowi, wiedząc iż biskupa Kossakowskiego i innych panów do arsenału haniebnym sposobem pozabierano. W dodatku nie można było jechać karetą, gdyż lud przez pewien czas rzucał się na ludzi używających tego środka lokomocji. Król zyskał w nim teraz doradcę bardzo pewnego i zdecydowanego. Przy królu znajdowali się nadal Ożarowski, Ankwicz, Massalski i Moszyński. Miał on już wtedy dobrze zorganizowaną akcję zbierania wiadomości o przebiegu działań w mieście i zdawał sobie dokładnie sprawę ze zmiany położenia na niekorzyść Rosjan. Widział jasno, że nadchodzi moment, w którym rozstrzygnie się sprawa dowództwa i rządu powstańczego. Nie jest wcale niemożliwe, że przy swojej zręczności zbierania informacji otrzymać musiał i doniesienia o tym, co dzieje się w ratuszu. Nie wolno już było tracić ani chwili czasu, jeżeli chciało się mieć u steru swoich ludzi. Król, z jasnowidzeniem, które dawało mu zajęcie się wyłącznie troską o bezpieczeństwo i przyszłość własną, znalazł od razu drogę wyjścia. Widziałem, pisze Kownacki... Jak król chciał być czynnym i wcielić się niejako w rewolucję, jak się zatrudniał obraniem komendanta i zwołaniem Rady Miasta. Po rewolucji, już jako skończonej, i po odniesionym zwycięstwie dopiero zaczęli wołać ludzie, którzy w ogniu nie będąc, w zamku i koło zamku, niby w najbezpieczniejszej twierdzy, siedzieli: trzeba nam komendanta, trzeba wodza. Źródło tej inicjatywy było tedy całkowicie jasne. Tłum ludzi zebranych w zamku podchwycił ją tym łatwiej, że poprzednio tą samą drogą dochodzić go musiały wiadomości o przebiegu walki. Zrazu potrzepty te doprowadziły do wyboru bardzo nieoczekiwanego, który nie mógł udać się królowi. Że zaś Cichocki, generał, komendant podówczas miasta, mówi Kownacki, nie wiedzieć w jakim duchu dosyć wśród rewolucji uwijał się, okrzyknęli go w zamku komendantem. Trudno było uwierzyć w to, gdyby nie wyraźne potwierdzenie samego Cichockiego. Do czterech godzin na pokojach waszej królewskiej mości chroniłem się. O czwartej godzinie, kilkakrotnie na ratusz wzywany losowi oddając się, poszedłem, gdzie magistrat żądał, abym oświadczył, że miasto bronić mam, że taka jest wola. Nie było co mówić. Tym się salwowałem i do zamku wróciwszy, przez cztery dni w nim ostawałem schroniony. Jest to trochę mętne, ale bądź co bądź dowodzi, że zebrani w zamku wybrali na wodza insurekcji człowieka, który rankiem tego dnia zwalczał ją tak zawdzięcie. Przed godziną siedemnastą król posłał swego szambelana służbowego Strzembosza na Nowe Miasto po Zakrzewskiego. Było to posunięcie bardzo zręczne, gdyż w ten sposób kandydat ratusza miał otrzymywać inwestyturę na swój urząd z rąk króla. Zakrzewski zjawił się od razu Przeciskając z trudem przez tłum ludu zebrany w zamku. Zastał Stanisława Augusta otoczonego rodziną i ludźmi z dawnej Rady Nieustającej. Król żądał od niego, aby z powrotem objął urząd prezydenta Warszawy i przy pomocy dawnych konstytucyjnych radców zatrudnił się urządzaniem miasta i przywróceniem spokoju. Działacze Rady Nieustającej, przedstawiciele zamożniejszego mieszczaństwa, kobiety z otoczenia króla. Cały ten świat dawnego porządku przerażony walką, w której widział zapowiedź rzucenia Żplitej na drogę rewolucji francuskiej, terroru i rekwizycji, odwołał się do jego współczucia, błagał o ratunek. Mimo ten zgiełkliwy nacisk, płacze i desperację, Zakrzewski zachował zrazu zimną krew i zapytał króla, czy by się na czele rewolucji naszej w tym tu miejscu stawił albo przystępującym do niej oświadczył się. W odpowiedzi na to Stanisław August wezwał do swego gabinetu na naradę Moszyńskiego, Ożarowskiego, Ankwicza i innych, i po pewnym czasie wrócił i odpowiedział odmownie. Było to wyraźne, Zakrzewski zrozumiał, że ma być użyty jedynie do roli chwilowego narzędzia, do realizacji nieznanych mu bliżej planów królewskich. Odmówił wtedy, choć niezbyt stanowczo, przyjęcia urzędu z rąk króla. Dał się bardzo prosić i namawiać królowi i innym, pisze obecny przy tej scenie Kownacki. Odmowa jego nie położyła kresu dalszym naleganiom, gdyż, odmawiając tak oględnie, Zakrzewski nie policzył się ani z tkliwym sercem własnym, ani ze zręcznością ludzi, z którymi miał do czynienia. W sercu jego, mimo wszystko, odbiło się silnym echem zmartwienie króla wypadkami, błagania i desperacje mężczyzn i kobiet ze świata do którego przecież on sam z pochodzenia oraz stosunków towarzyskich należał. Pragnął gorąco udzielić im pomocy, zaprowadzić porządek i ład, do którego był przyzwyczajony, ukrócić demagogię, nie dopuścić do krzywd. Król i jego otoczenie ułatwili mu następnie powzięcie tej decyzji, stawiając go w położeniu przymusowym niemal. Mianowicie ludzie, zapełniający wtedy dziedziniec zamku, poczęli domagać się okrzykami, aby król zszedł do nich. Gdy Stanisław August pojawił się na dziedzińcu, poczęto go prosić, aby dał miastu prezydenta w osobie Zakrzewskiego. Wtedy otoczenie królewskie poczęło wołać na Zakrzewskiego, aby pokazał się ludowi. Gdy stanął na balkonie otaczającego osoby Szambelan Strzembosz przede wszystkim, wzniosły okrzyk Niech żyje cnotliwy prezydent Zakrzewski. Lud podchwycił z zapałem ten okrzyk i zmusił prawie Zakrzewskiego do zejścia na dziedziniec. Ledwo krok za próg zamkowy uczyniłem, nie doszedłszy nawet króla i kilku kroków na dziedziniec zamku będącego, a już na nogach swoich nie byłem, już ani słuchany ani słyszeć, oprócz krzyków wzywających mnie na urząd prezydenta, nie mogłem. Wspominał o tem później Zakrzewski. Niby uproszony, ubłagany, dał się wziąć pospólstwu i zanieść na ratusz, dodaje Kownacki. Zanim powrócił tam dawny magistrat i poszły całe tłumy ludu. Przebiegu wypadków w Ratuszu nie znamy dokładnie. Wiemy tylko, że wybrano tam jednomyślnie prezydentem Zakrzewskiego, który wybór przyjął i dziękował zań ludowi. Jedno ze źródeł stwierdza, że dodano mu asesorów, wybranych spośród najbardziej zdecydowanych patriotów, którzy mieli zapobiec wpływowi króla na nową władzę. Radykalni oburzyli się natomiast na wybór cichockiego i zaledwie z dużym trudem udało się zwolennikom króla przeprowadzić jego wybór na wicekomendanta. Cichocki, pisze Kownacki, awansował na wicekomendanta, nie bywszy rewolucyjnym komendantem, tylko tak wiele, jak z zamku na ratusz starej Warszawy. W charakterze wicekomendanta zjawił się wczesnym rankiem 18 nad Wisłą, gdzie działończycy, jak widzieliśmy, Przyjęli go niezbyt życzliwie, ale i na tym stanowisku nie zdołał się utrzymać dłużej. Gdy 19 kwietnia cały szereg osób, wezwanych przez Zakrzewskiego, stawił się na ratusz w celu podpisania akcesu do powstania i obrania Rady Zastępczej Tymczasowej, przedłożono im do podpisu akt, w którym znajdowało się między innymi zdanie prezydent miasta i jeden radny, komendant siły zbrojnej tutejszej, i jego zastępca zasiadać w tejże radzie i rozkazom jej posłusznymi być powinni. Wywołało to od razu silne sprzeciwy i Zakrzewski ostatecznie musiał skreślić słowa: i jego zastępca, dopisując z boku wymazuje z powszechnego żądania. Radykali nie byli natomiast w stanie zapobiec temu, że na miejsce Cichockiego wybrano na ratuszu komendantem siły zbrojnej księstwa mazowieckiego drugiego kandydata królewskiego, generała majora Stanisława Makronowskiego. Był to wybór, który sowicie wynagradzał Stanisławowi Augustowi zawód z Cichockim. Na miejsce bowiem oficera biurowego, człowieka niepewnego, który mógł w pewnych warunkach poddać się nawet wpływowi radykałów, wchodził teraz oficer dużej wartości bojowej, lojalny, a przede wszystkim od dawna pozostający w orbicie wpływów dworu. Wychowanek Korpusu Kadetów, następnie Szkoły Wojennej Paryskiej, były oficer francuski, miał za sobą 33-letni makronowski, już wcale piękną przeszłość wojskową. Za czasów Sejmu Wielkiego, na którym posłował z ziemi Wyszogrodzkiej, uformował i wyszkolił brygadę Kawalerii Narodowej, której dowództwo objął później po Wielchorskim w kampanii ukraińskiej roku 1792 wyróżnił się z nią w odwrocie spod Lubaru, a przede wszystkim w zwycięskiej pięknej szarży pod Zieleńcami, za którą otrzymał jeden z pierwszych krzyżyków virtuti militari. Brał później udział w naradzie w Puławach, na której rozważano sprawę przymuszenia Stanisława Augusta do przyjazdu do obozu. Posłował następnie od wojska do króla, aby skłonić go do tego. Po zawodzie tych planów podał się do dymisji, nie chcąc służyć pod Targowicą. Zamierzał podobno z porady des Horscha wrócić do służby francuskiej, ale ostatecznie pozostał w Warszawie. Był od dawna, od roku 1779, przyjacielem księcia Józefa i w latach 1792-1794 reprezentował go poniekąd na gruncie warszawskim. Jan Dębowski donosił na przykład Ignacemu Potockiemu o zebraniach u pani Krakowskiej, na której zbierali się rycerze zieleniec i szepietówki. Z inicjatywy tejże pani Krakowskiej doszło do jego małżeństwa z księżną Marią Sanguszkówną, które jeszcze mocniej związało go z dworem. Nie ulega wątpliwości to, że Stanisław August już w pierwszych chwilach walki posłał po niego i używając go do rokowań z Ingelstromem, Naglenia o przepuszczenie działańczyków do zamku, polecił mu być czynnym przygotowywać sobie grunt. Mokronowski, choć niezupełnie podzielał politykę króla i domagał się, aby przystąpił on wyraźnie do insurrekcji, poddał się na ogół jego dyrektywie. Nigdy nie zaparł się, mówi jego biograf późniejszy, swych obowiązków wobec króla. Mokronowski, donosił później kościuszce jego wysłaniec Joachim Moszyński. I na liście zaznaczeni z duszą i ciałem królowi poświęceni, i przez tych kanał, król dużą ma influencję i znać oczywiście, że partia jego powiększa się, Mokronowski bezustanne miewa konferencje z królem i familią. Coś mówiło wreszcie i umieszczenie przez niego komendy naczelnej w pałacu pani krakowskiej. Jako człowiek rozsądny, pisze o nim Kownacki. Do spisku nie należał, a jako oficer uczciwy i dobry obywatel, znalazł się w ogniu, gdy rewolucja wybuchła. Od przyjęcia dowództwa wymawiał się długo i niewątpliwie szczerze. Szczerze radby był, żeby się kto inny znalazł, lecz z pomiędzy polskich oficerów tej rangi wcale nie było kogo wybrać. Przyjął je w końcu mocno niechętnie, nie jako młodzik zapalony, ale człowiek honoru. Na którego azart i trudności przedsięwzięcia więcej w podobnym razie wkładają obowiązków niż wszystkie obligacje i widoki. Jego wybór miał znaczenie bez porównania donioślejsze niż Zakrzewskiego. Ten ostatni, mimo wszystko, był człowiekiem plastycznym, optymistą, mającym swe okresy wiary w powodzenie powstania, a bardzo wiele zaufania do kościuszki i lojalności wobec niego. Mokronowski natomiast był człowiekiem twardym, nieustępliwym trzymającym się bardzo mocno swoich uprzedzeń, sympatii i przekonań. Wiary w powodzenie powstania nie miał nigdy. Zaznaczył to już w swem przemówieniu w ratuszu, wygłoszonym 18 kwietnia, mówiąc, że gdyby wojska rosyjskie nie rzuciły się na rabunek miasta, to Polacy z pewnością przegraliby całkowicie sprawę pod arsenałem. Dał temu wyraz i w swym pierwszym raporcie do kościuszki. Akcentując za nadto silnie, jak na wodza po zwycięstwie, że zajmuje się przygotowaniem obrony Warszawy przed zemstą nieprzyjaciela, która zawisła nad nią od czasu jej zwycięstwa. Następnie Mokronowski od kampanii roku 1792 nie lubił Kościuszki, zajmował wobec niego stanowisko krytyczne i nie ukrywał tego wcale pod korcem. Nie było to dobrą wróżbą na przyszłość. Powstanie Warszawy miało odtąd swój rząd prowizoryczny i swego wodza. Cała rzecz inną wzięła postać, pisze o tem optymistycznie sprawozdawca korespondenta. Trudno dziś podzielić ten osąd. Obie władze wyszły z natchnienia króla, który dotąd nie oświadczył się wcale za insurekcją, nie odsunął całkowicie od Ożarowskich i Ankwiczów. Nosiły w sobie zapowiedź pewnego rozdwojenia z obozem naczelnika, programem aktu krakowskiego, Zapowiadały nieuzgodnienie wysiłków i polityki w tej tak ciężkiej i bez tego walce. Czy zaręczały przynajmniej lepsze niż dotąd prowadzenie walki na gruncie samej Warszawy? Nie ulega kwestii, że dotychczasowe zbiorowe dowództwo powstańcze popełniło szereg błędów. Ostatecznie jednak, mimo wszystko, zapewniło stolicy zwycięstwo i to bardzo stanowcze, które należało doprowadzić do końca i wyzyskać. Niestety, i w tym kierunku korzyści nowego stanu rzeczy były trochę wątpliwe. Świadczyły o tem już pierwsze kroki obu władz. Mokronowski ogłosił swój wybór oddziałom wojska i wziął je pod swoje dowództwo. Do koszar gwardii pieszej koronnej na przykład zawiózł tę wiadomość jego wysłaniec, pułkownik Kralewski. Później objeżdżał sam ważniejsze stanowiska powstańcze. Pierwszym jego staraniem było jednak, jak stwierdza Stanisław August, udać się na Miodową i nakazać tam przerwanie ognia. Zamierzał wysłać parlamentarza do Ingelstroma, rozmówić się z nim osobiście, próbować go ratować. Ale do wysłanego przodem trębacza Rosjanie strzelali z Pałacu Załuskich. Wysłano trębacza jeszcze dwukrotnie, ale za każdym razem strzelano znowu do niego. Wznowiła się w końcu obopólna strzelanina karabinowa na Miodowej, Długiej i pod Pałacem Krasińskich. Niepodobna było nawet dowiedzieć się, gdzie znajduje się Ingelstrom i wypadało odłożyć rokowania z nim do ranka dnia następnego. Czy Mokronowski wydał wtedy jakieś zarządzenia wojskowe? Nie wiemy. Sądząc z tego, jak wyglądała walka w dniu 18 kwietnia, można przypuszczać, że zatroszczył się o to poważniej. Dzięki niemu działania na Miodowej, na przykład, można było podjąć ze znacznie większymi widokami powodzenia, ale i w tej dziedzinie, jak zobaczymy, miał mu przyświecać cel polityczny: chęć uratowania Ingelstroma, oszczędzenia mu w jakiś możliwy sposób upokorzenia ostatecznego, na co tak silny nacisk kładł Stanisław August. Na ratuszu Zakrzewski znalazł się w otoczeniu ludzi przeważnie nieznanych sobie. Byli to częściowo radykali. Którzy później odwoływali się nieraz do nawiązanej z nim podówczas znajomości i stanowili dla nich źródło kłopotów, wywołując zatargi z umiarkowanymi wójtami cyrkułów. Zastosował do nich zwykłą w takich wypadkach taktykę, wysłał ich z poleceniami do cyrkułów, zatrzymując przy sobie zawsze ludzi znajomych i umiarkowanych, tworząc z nich rodzaj stałej rady. Pozwoliło mu to już, 18 kwietnia, odwołać się do żywiołów umiarkowanych i zwołać je na dzień następny na posiedzenie, które wybrało przygotowany zawczasu skład Rady Zastępczej Tymczasowej. Zabezpieczył następnie zamek, wysyłając tam Kilińskiego z częścią mieszczaństwa, dał straż ochronną poselstwom obcym, zaopiekował się jeńcami wojennymi. Wiemy, że od razu zatroszczył się o objęcie poczty i roztoczenie dozoru nad korespondencją przychodzącą do stolicy. Najprawdopodobniej już wtedy z właściwą sobie pracowitością, ale i drobiazgowością zarazem, zajmował się osobiście każdym szczegółem, stając się niemal ofiarą ludzi, którzy nachodzili go ze swymi skargami, prośbami i projektami, zatracając prawie zdolność rozróżnienia rzeczy ważniejszych, istotnych od mniej ważnych. A tych próśb, skarg i projektów już wtedy musiało być bez liku. Zajmował się wreszcie i zbieraniem środków do dalszej walki, czynił to jednak w sposób zanadto łagodny, miękki prawie. Konfraternia Furmańska pisał 17. Natychmiast konie wszystkie z zaprzęgiem i wozami u współbraci będące do ratusza miasta Warszawy dostawi, a to dla gwałtownego ojczyzny ratunku. To zalecam mocą władzy mej. Nic dziwnego, że na to otrzymał następującą Charakterystyczną odpowiedź Antoniego Zarzeckiego: Po teraźniejszy rozruch nie mogę zadośćuczynić tej dyspozycji, gdyż noc jest, a po nocy trudno jest życiem azardować. Gdyby za dnia, dołożyłbym starania jak najusilniejszego, ale na dzień jutrzejszy, co będę mógł, to uczynię. Rozdział ósmy: Działania w dniu 18 kwietnia. Przygotował Mokronowski dobrze. ściągnięto większą ilość artylerii na ulicę Senatorską, podwale freta zakroczymską na lewki. Dano ją do koszar gwardii pieszej koronnej. Na skutek tego można było otworzyć silny ogień wzdłuż miodowej, rozpocząć z ogrodu Krasińskich skuteczniejsze ostrzeliwanie pałacu i dziedzińca Żblitej, a od ulicy Freta dział rosyjskich na ulicy Długiej też dowódcy rosyjscy stwierdzili od razu, że przy tym ogniu krzyżowym nie będzie można utrzymać dłużej stanowisk dotychczasowych. Następnie, wynik walk dnia poprzedniego, pewność całkowitego zwycięstwa wywabiły na ulice Warszawy tłumy ludzi, siedzących dotychczas po domach, niezdecydowanych, nadciągnęło również bardzo wiele szlachty i chłopów ze wsi podmiejskich. Można było teraz obsadzić pospólstwem domy ulic przylegających do stanowisk rosyjskich, zakroczymską zwłaszcza, przygotować sobie zawczasu skuteczny ogień niż z okien. Pospólstwo nabrało już śmiałości i biło się coraz lepiej, przecież w tym dniu nawet Żydzi z Pociejowa wzięli udział w walce i zdobyli jedno działo. Jeżeli mimo te przygotowania akcja Mokronowskiego w tym dniu nie posiadała rozmachu, który cechował działania dnia poprzedniego i nosiła na sobie pewien odcień połowiczności, nie doprowadziła na przykład do silniejszego natarcia do arsenału na stanowisko majora Depredowicza na Długiej, które mogło przepołowić linię rosyjską i spowodować jej szybki upadek, do użycia w walce części wojsk regularnych, na przykład regimentu 10. Który wysłał tylko ochotników, fizilierów, części gwardii pieszej, to przyczyny tego należy szukać gdzie indziej. Zdaje się, że Mokronowski nie wiedział, jak daleko odszedł już od Warszawy, Nowicki, i liczył się z tym, że może on powrócić razem z prusakami. Wolał tedy zatrzymać w ręku silne odwody. Był następnie pod mocnym wpływem króla, i mimo wszystko. Nie chciał doprowadzić wojny z Rosją do ostateczności, dopuścić na przykład do tego, aby Ingelstrom, wódz i poseł w jednej osobie, mógł zginąć w Warszawie z rąk ludu. Położenie Rosjan przedstawiało się fatalnie. Odparli jeszcze wprawdzie rozpoczęte w tym dniu bardzo wcześnie ataki na Pałac Załuskich od strony Podwala i poprzez dziedzińce od Kapitulnej. Ale artyleria polska zdemontowała im jedno działo na Długiej, drugie w Pałacu Żplitej, z trudnością odpowiadało już na ogień z ogrodu. Zdawało się, że lada chwila dojdzie do szturmu na sam pałac, a wtedy odcięta im zostanie ostatnia droga wyjścia z Warszawy. Na Miodowej ogień polski przerwał już łączność z pałacem Załuskich. Oficerowie wysyłani tam nie mogli już dostać się do niego. Na Długiej, w pałacu Żyplitej, na Miodowej dawały się we znaki coraz dotkliwiej ogień karabinowy z okien. Straty zwiększały się z każdą chwilą – Zaczynało już brakować amunicji działowej. Żołnierz był głodny, zdemoralizowany. Przeczuwając zbliżanie się katastrofy, Ingelstrom, pozostawiwszy 400-500 ludzi na straconej placówce w Pałacu Załuskich, u Kapucynów, w Domu Gdańskim i Pałacu Borcha, nakazał około godziny ósmej reszcie swego wojska zebrać się pod osłoną dwóch kompanii majora Depradowicza, stojących wciąż na długiej, na dziedzińcu Pałacu Żplitej. Już poprzednio wszczął rokowania z Mokronowskim. Wczesnym rankiem do arsenału nadjechał brygadier Baur z trębaczem i oświadczył, że wyznaczono go do prowadzenia układów. Mokronowskiego nie było w Arsenale, ale obecny tam podpułkownik Mierosławski posłał natychmiast po niego. Podług źródeł rosyjskich misję te uprzedziło parokrotnie zjawienie się parlamentarzy polskich pod rozmaitymi pretekstami u Ingelstroma. Między innymi przyjeżdżał do niego adjutant królewski i pułkownik Grabowski. Należy przypuszczać w ogóle, że Stanisław August odegrał dużą rolę w tych rokowaniach, nawiązując do ostatniej swojej propozycji, to jest zawieszenia broni i doprowadzenia do tego, aby wojsko rosyjskie złożyło broń i wyszło z Warszawy, oznaczonymi z góry ulicami. Baur oświadczył Mokronowskiemu, że Ingelstrom, zgodnie z wczorajszym żądaniem króla, wychodzi obecnie z Warszawy. Nie wspomniał jednak o tem, czy z bronią w ręku, czy też bez niej. Mokronowski nie chciał wcale zaostrzeć sytuacji i kto wie, czy osobiście nie zgodziłby się na to. Czuł jednak, że do tego nie dopuszczą ani oficerowie związkowi, ani lud. Musiał tedy żądać, aby Ingelstrom przyjął taką kapitulację, jaką mu lud mógł przepisać w punktach, to jest że sam się daje w areszt narodowi z zabezpieczeniem tylko swojej osoby, broń komendy swojej składa, armaty z amunicją i żołnierzy dezarmowanych w niewolę oddaje. Nad warunkami temi wszczęła się dyskusja. Prawdopodobnie Baur musiał zwrócić uwagę na to, że Ingelstrom i jego wojsko nie mogą poddać się ludowi, gdyż może on nie dotrzymać warunków kapitulacji. Domagał się wtedy, aby poddanie się przyjął i zagwarantował król. Starał się przede wszystkim uzyskać zgodę na wyjście Rosjan z Warszawy, bez obowiązku składania broni. Gdy rokowania przedłużały się, nadjechał drugi parlamentarz, rosyjski major Czaplic, wysłany z racji znajomości języka polskiego. Zdaje się, że po pewnym czasie doszło do jakiegoś porozumienia. Mokronowski donosił przecież później Kościuszce, że parlamentarze zgodzili się już słownie na warunki, Postawione przez niego, zastrzegając sobie jednak podpisanie ich przez Ingelstroma. Po zakończeniu tych układów przyszło mimo to do starcia, które przerwało je na pewien czas. Czy to z rozkazu Mokronowskiego, czy najpewniej z natchnienia oficerów związkowych, paru urzędników w asyście szwadronu ułanów i pewnej ilości obywateli ruszyło z arsenału na pałac Potkańskich, gdzie stał major Depre Radowicz z dwiema kompaniami grenadierów kijowskich i jednym działem. Wezwali go, aby złożył broń, gdyż Ingelstrom przez parlamentarzy zgodził się już na warunki kapitulacji. Na to major rosyjski odpowiedział słusznie, że rozkazu o tem nie otrzymał jeszcze od swoich przełożonych. Ułani rzucili się wtedy na niego i jego ludzi, usiłując ich rozbroić. W odpowiedzi na to Rosjanie otwarli ogień kartaczowy i karabinowy, który zadał Polakom bardzo ciężkie straty. To, jak się zdaje, rozwścieczyło bardzo Polaków. Pisze Apraksin. Zaraz potem Depreradowicz opuścił swoje stanowisko i udał się do pałacu żplitej. Baur, a najpewniej i Czaplic, dowiedziawszy się, że omawiane przez nich warunki spotkały się z takim przyjęciem wojska rosyjskiego, oświadczyli, że dobrowolnie oddają się w niewolę. Warunki, które ustalono, zawiózł Ingelstromowi, oficer rosyjski, towarzyszący Baurowi. Pistor, który od samego początku był bezwzględnie przeciwny układom i starał się wciąż nakłonić Ingelstroma do przerżnięcia się poza Warszawę tą drogą, którą poprzednio przedostał się do kwatery głównej Major Titow, to jest świętojerską, freta, nowym miastem zakroczymską, i faworami do rogatki marymonskiej, ponowił teraz swój nacisk. Przedstawiał Ingelstromowi, że lud Warszawy z pewnością nie dotrzyma warunków kapitulacji. Że zwłaszcza za jego Ingelstroma życie. Nie można będzie ręczyć wobec zadawnionej nienawiści ku jego osobie, że poddanie się będzie hańbą ostateczną. Zdaje się, że cała generalicja i oficerowie wyżsi poparli jego zdanie. Nawet i żołnierz rosyjski, pamiętny krzywd poczynionych ostatnio ludności stolicy, oświadczał się za przerżnięciem bez względu na wszelkie trudności. Mimo to Igelstrom, złamany osobiście, wahał się do ostatka. Już nawet po wyjściu na Ulicę Świętojerską, wysłał do Mokronowskiego swego oficera ordynansowego, porucznika Brauna, z żądaniem rozmowy osobistej na ulicy Wołowej. Misja ta miała wywołać żywy odgłos u Polaków, umacniając ich później w przekonaniu, że próby układów były ze strony Rosjan jedynie podstępem, mającym na celu zyskanie czasu na przygotowanie sobie odwrotu. Najpewniej o decyzji ostatecznej Ingelstroma rozstrzygnęła wiadomość o tym, że Prusacy znowu zbliżyli się pod Warszawę. Zdołała ona jakimiś nieznanymi drogami przedostać się do niego. Bez tego odwrót za okopy Warszawy byłby całkowicie beznadziejny, gdyż piechota i kawaleria polska z Prochowni mogły już w polu znieść rozbitków rosyjskich. Istotnie, Wolski o godzinie piątej otrzymał od przybyłego doń oficera kozaków wiadomość o położeniu Rosjan w Warszawie wraz z prośbą o ruszenie ku Woli gdzie może znajdować się część wojsk nowickiego, połączenie się z nimi i danie Ingelstromowi pomocy. Na skutek tego prusacy ruszyli od razu ku woli w tysiąc bagnetów i szabel z dwoma działami, obchodząc baterie polskie pod prochownią, które otwarły ogień na ich piechotę lewego skrzydła. W drodze przyłączył się do nich oddziałek szwoleżerów i kozaków, wysłany poprzednio w celu nawiązania łączności. Polacy wysłali wtedy do Prusaków parlamentarza, który oświadczył generałowi Wolski, że wkroczenie Prusaków do Warszawy narazi ich tylko na poważne niebezpieczeństwo, gdyż wszystko jest już przygotowane do ich należytego przyjęcia. Nie dopomoże zaś Rosjanom wcale, przeciwnie nawet, rozgoryczy tylko jeszcze bardziej przeciwko nim pospólstwo, którego i tak powstrzymać już nie można, że Polacy bardzo niechętnie skierują broń przeciw Prusakom, gdyż chcą zachować z nimi pokój. Gdy Prusacy posuwali się dalej ku Woli z Prochowni, wyprawiono mały oddziałek piechoty i kawalerii z dwoma działami w celu obserwowania ich. W Woli Wolski dowiedział się, że znajdujący się tam 17. Park Artylerii Polowej wraz ze swą eskortą wycofał się już tegoż dnia w nieznanym kierunku. Wobec tego cofnął się z powrotem ku Rogatce Powązkowskiej, osłaniając się kawalerią od strony Prochowni. Tutaj zjawił się u niego drugi parlamentarz polski z doniesieniem, że Ingelström nawiązał już rokowania o kapitulację, że jednak Polacy zgodzą się na swobodny odwrót załogi rosyjskiej tylko pod tym warunkiem, że Prusacy od razu wycofają się z pod Warszawy. Równocześnie Prusacy zauważyli, że strzelanina w Warszawie przycichła. Na skutek otrzymanej wiadomości Rosjanie rozpoczęli od razu przygotowania do wymknięcia się z pałacu Żyplitej na ulicę Świętojerską. Nie chcieli czekać na ściągnięcie oddziałów broniących się jeszcze na Miodowej, co zresztą było o tyle ryzykowne, że za nimi ruszyłyby z pewnością w pościg tłumy, pospólstwa zebrane na senatorskiej, podwalu i długiej. Rzucili dwa swoje działa z jaszczykami w bramie pałacu Żyplitej, aby utrudnić ewentualny pościg kawalerii polskiej od ulicy długiej. Zebrali do siedmiuset bagnetów, dwadzieścia, trzydzieści szabel i dwa działa i postanowili, że na czele kolumny ruszą ober książę Bibiczew i porucznik Firsow z resztkami batalionu Titowa, a w tylnej straży batalion Wipfena ze swymi dwoma działami pod dowództwem bardzo energicznego oficera majora Baturina. W przedniej straży miał iść Pistor, przy sile głównej Ingelstrom i Zubow, przy straży tylnej Apraksin. Przygotowania rosyjskie do odwrotu zauważyli od razu ludzie zajmujący domy na ulicy Świętojerskiej i dali znać o nich zarówno do arsenału, jak i do bramy nowomiejskiej. Na skutek tego wylot świętojerskiej od Nalewek obsadziła milicja skarbowa z trzema działami, a od Freta chorągiew marszałkowska, przy której znajdował się dymisjonowany kapitan Witkowski z jednym działem. Okna domów obsadzono silnie. Nawet na dachach przygotowano kamienie. Natychmiast po wyjściu z bramy Rosjanie dostali się pod ogień działowy z dwóch stron – któremu towarzyszył karabinowy z okien. też przy pierwszym dziale, które zdołali wyprowadzić, wybito im natychmiast obsługę. Nastąpił wtedy moment zawahania się żołnierza, który szybko opanował major Baturin. Wyprowadzono drugie działo i dopiero pod osłoną ognia tegoż, piechota rosyjska zdołała wydostać się w całości na świętojerską. Chroniąc się przed gęstym ogniem z okien, piechurzy posuwali się naprzód ku ulicy Freta, pod ścianami domów. Ogień działowy od Nalewek i Freta nie ustawał ani na chwilę. Garść szwoleżerów achtyrskich wsiadła wtedy na koń i usiłowała szarżować na działo od ulicy Freta i Chorągiew Marszałkowską, ale waleczny kanonier Podwysocki strzelał wciąż z działa, a kapitan Witkowski uratował go, zabijając dwóch szwoleżerów. W końcu silny ogień z okien załamał tę szarżę, jedyną w Bitwie Warszawskiej. Tymczasem piechota rosyjska, nie mogąc wytrzymać ognia działowego i karabinowego, odruchowo wtłoczyła się w ślepą uliczkę za kamienicą nr 1767, należącą do Groszkowskiego, która wyprowadziła ją na dość obszerny dziedziniec, ogrodzony ze wszystkich stron. Z dziedzińca tego było tylko jedno wyjście, przez wrota na ulicę Koźlą, ale przed nim stało Działo Polskie, a domy tej ulicy były już obsadzone przez pospólstwo. Tutaj w tę prawdziwą pułapkę wtłoczyli się Rosjanie i pozostali w niej, podług świadectwa majora Wipfena, prawie przez godzinę. Ostrzeliwano ich wtedy ze wszystkich stron, z okien, a od ulicy kartaczami. Zdawałoby się, że stąd już ani jedna noga rosyjska nie powinna była wyjść. Było dość czasu na to, aby z arsenału ściągnąć odwody, zabezpieczyć wszystkie wyjścia z tej pułapki i wezwać Rosjan do złożenia broni. Ich odpowiedź na pewno wypadłaby wtedy inaczej niż poprzednio. Mokronowski znajdował się naówczas prawie na pewno w arsenale i musiał wiedzieć o tym, co się dzieje na Świętojerskiej, gdyż chętnych do przenoszenia meldunków w Warszawie nie brakowało wtedy wcale. Mimo to nie dał zrazu znaku życia. Można zrozumieć wobec tego, że w stolicy bardzo szybko rozeszły się pogłoski o tym, iż on i Zakrzewski zupełnie celowo wypuścili Ingelstroma z tej pułapki. Zamknięci w niej Rosjanie, którym poczynało już brakować nabojów karabinowych, usiłowali zrazu przedostać się przez wrota na ulicę Koźlą. Major Baturin wziąwszy Chorągiew w rękę, a za nim porucznik Firsow z kilkunastu grenadierami, wyszli pierwsi. Musieli jednak cofnąć się od razu, gdyż wystrzały z okien wybiły im wielu ludzi. Wtedy grenadierzy syberyjscy Wipfena Poczęli toporami wyłamywać płoty oddzielające dziedziniec od drewnianych dworków na ulicy Koźlej, a następnie wchodzić na dachy i przebijać sobie wyjście do wnętrza dworku, a następnie wchodzić na dachy i przebijać sobie wyjście do wnętrza dworków. W ten sposób opanowali dworek Pompa nr 1826 i kamienicę Rogowskiego nr 1824, co pozwoliło im osłonić się od strzałów na koźlej, a następnie i opróżnić te ulice całkowicie. W ten sposób również zajęli jakiś dworek, wychodzący na ulicę Franciszkańską, przed którym zebrała się grupka pospólstwa z jednym działem, czekająca na ich odwrót wzdłuż ulicy Zakroczymskiej. Strzałami z okien i dachu rozpędzili ją, zdobyli nawet działo, które zastąpiło im dwa własne, pozostawione w pierwszym dziedzińcu. Mieli już teraz zapewniony odwrót przez Bonifraterską i kłopot ku Prusakom. Ingelstrom z kawalerią i częścią piechoty wydostał się na Franciszkańską przez dworek Pompa i Koźlą. Na Franciszkańskiej strzelano jeszcze do Rosjan z okien i z cmentarza klasztornego, na Bonifraterskiej z dział, umieszczonych w ogrodzie. Mimo to Ingelstrom wsiadł na konia i z kawalerią wyprzedził szybko swoich rozbitków. A Praxin z piechotą, która prowadziła ze sobą swoich ciężko rannych, szedł za nim. Pistor z działem, które prędko musiał porzucić, okrywał ten odwrót, narażając się później na odcięcie przez gromadkę pospólstwa, która wyruszyła przeciwko niemu z Cuchthausu i zmusiła do zawrócenia z ulicy Kłopot na Bonifraterską i wydostania się poza miasto Inflancką i Zieloną. Na ogół ta część odwrotu nie sprawiła rozbitkom większych trudności, gdyż ulice były tu zabudowane rzadko, a w dodatku ludność uciekła z nich. Przy wyjściu z miasta spotkał Rosjan silny ogień z baterii pod prochownią na placu Musztry, a nawet i spod koszar gwardii pieszej koronnej, który nie zadał im jednak większych strat. Spod prochowni chcieli szarżować na nich ułani, i Mirowscy zatrzymali się jednak na widok ruchu Prusaków. To Wolski, słysząc wznowioną i zbliżającą się coraz bardziej ku jego stanowisku strzelaninę, domyślił się, że Rosjanie zdecydowali się przerżnąć ku niemu. Naraz spostrzegł, że baterie polskie otwarły silny ogień w kierunku bardziej na lewo od jego skrzydła lewego. Wyprawił tam natychmiast swych dragonów i huzarów i sam posunął się naprzód z piechotą, ratując w ten sposób rozbitków. Bez tej pomocy dzielnych wojsk wielmożnego króla Mości donosił Fryderykowi Wilhelmowi II, które i w tym wypadku odznaczyły się zwykłą im brawurą, nie zdołałby się uratować ani jeden żołnierz rosyjski. Odwrót Rosjan z pałacu Żplitej, dokonany z bardzo dużą odwagą i poświęceniem oficerów, zwłaszcza naraził ich na ciężkie straty. Słowa pistora o tym, że stracili w nim najwyżej do 30 ludzi, chną niemożliwą wprost przesadą gdyż wiemy z całą pewnością że sam batalion Titowa stracił wtedy 50 ludzi a wipfena do sześćdziesięciu. duże straty ponieśli również szwoleżerzy których dywizjon stracił ogółem 134 ludzi zabitych jeżeli prusacy oszacowali rozbitków na 40 oficerów i 600 ludzi z czym 150 rannych to należy wziąć pod uwagę to, że wśród nich znajdowali się już kawalerzyści, wysłani poprzednio do Wolskiego, a następnie i szeregowcy, którzy dawniej opuścili swe oddziały dla rabunku, a później zdołali wydostać się z miasta. Nie można zatem oskarżać o przesadę źródeł polskich, gdy wspominają o kupach poległych na ulicy świętojerskiej, o tem, że w samej pułapce zginęło dziewięćdziesięciu Rosjan. W jak ciężkich warunkach dokonywał się ten odwrót, świadczy i fakt następujący. Na czele wszystkich duchownych prawosławnych armii Ingelstroma stał protojerej Jakub Afanazjew. Widząc, że zanosi się na całkowitą katastrofę i że Ingelstrom wycofuje się na Świętojerską, udał się z nim w towarzystwie dwóch służących kościelnych. Na Świętojerskiej został raniony kartaczem w nogę. Mimo to nie wzięto go na nosze. Tak, że resztką sił powluk się za rozbitkami, i dopiero u prusaków padł bez czucia. Jakżeż zresztą. Jakżeż zresztą było troszczyć się o dygnitarza duchowego, skoro i sam Ingelstrom nie był w położeniu o wiele lepszym, gdyż otrzymał dwie, lekkie zresztą rany w twarz i ramię, a złamany był całkowicie. Po czterdziestogodzinnej walce Pisał do Sołtykowa już w nocy z 18 na 19 kwietnia, straciwszy wszystkich ludzi dookoła siebie oraz wszystko, co posiadałem, stoję obecnie w obecnicości. Jestem u samego szczytu nieszczęścia, ukarany krwawo, Zmuszono mnie do wyjścia z Warszawy, a udało mi się to uskutecznić przez akt brawury, który niewiele posiada podobnych do siebie. Razem z Prusakami rozbitki rosyjskie pomaszerowały do Babic, gdzie zatrzymano się na dłuższy postój w celu opatrzenia rannych i pożywienia zdrowych. Na nocleg poszli Rosjanie do Młocin, gdzie ich ubezpieczyło 40 fizilierów i 30 huzarów pruskich. Następnego dnia razem z Prusakami przeprawili się pod Kazuniem przez Wisłę i doszli do Zakroczymia. Po drodze rabowali niemiłosiernie wsie, Między innymi kolonistów niemieckich w Kazuniu. Ale wieść o ich przegranej w Warszawie wyprzedziła ich już i w jednej ze wsi chłopi rzucili się na ich straż tylną, zabili dwóch szeregowców i zabrali cztery wozy. W odpowiedzi na to Ingelstrom zawrócił kolumnę i kazał spalić wieś. O połączeniu się Rosjan z Prusakami, Mokronowski miał dowiedzieć się dopiero przypadkowo. Po otrzymaniu mianowicie wezwania Ingelstroma, doręczonego mu przez porucznika Brauna, udał się na świętojerską, a następnie śladami odwrotu Rosjan, oznaczonymi trupami ich żołnierzy, aż do placówek pruskich. Tutaj chciał rozmówić się z generałem Wolskim, jednak wybuch w Prochowni odwołał go na pewien czas w inną stronę. Gdy wrócił, prusacy wycofali się już ku marymontowi. W tych warunkach i on i cała Warszawa. Mogła przypuszczać, że Ingelstrom nie wyszedł ostatecznie z oddziałkiem przeżynającym się świętojerską, lecz znajduje się na miodowej. Działania polskie w czasie odwrotu Rosjan stały na tym samym poziomie, jak i cała akcja w dniu XVII. cechowała je duża dobra wola, a nawet inicjatywa i ruchliwość pospólstwa. Zbywało im natomiast nadal na dowództwie, które wprowadza w grę odwody. I czuwa nad całością poczynań. Po ustąpieniu Ingelstroma z Warszawy Rosjanie bronili się jeszcze na miodowej do godziny 17. Ich długi, niezmiernie zacięty opór odwrócił nawet chwilowo uwagę Polaków od wycofania się rozbitków z pałacu Żplitej i ułatwił tymże ich zadanie. Skoncentrował się na dwóch punktach. W pałacu Załuskich, który zdobyto dopiero około godziny 17., i w klasztorze kapucynów, który wzięto szturmem o godzinę lub dwie wcześniej. Pałacu Żplitej, po wyjściu z niego Ingelstroma, Rosjanie nie bronili, zdaje się, wcale. Dom Gdański, do którego przypuszczono szturm od podwala i miodowej, poddał się już przed południem. Pałac Borcha opanowano bez trudności i pod wieczór, choć przeszukanie go nastąpiło dopiero 19. Pałac Teppera zajęto bez większego oporu po południu. Zdaje się, że część załóg tych stanowisk przedostała się do Pałacu Załuskich i wzmocniła jego załogę. Klasztor Kapucynów, który utrudniał powstańcom poważnie szturm do Pałacu Załuskich, zaczęto ostrzeliwać z zdział poprzez wyłomy w murach ogrodowych Biblioteki Załuskich na Daniłowiczowskiej i Pałacu Księżnej Kanclerzyny Czartoryskiej na Miodowej. Kule zniszczyły dachy klasztoru, Porozbijały w refektarzu i paru celach mury, powybijały drzwi i okna. Zakonnicy wraz z Sanctissimum musieli opuścić wtedy zakrystię, do której wpadały już kule, i przenieść się do piwnicy pod kościołem. Na szczęście z zakonników żaden nie odniósł żadnego na życiu lub ciele uszkodzenia. Zginął tylko służący klasztorny, wysłany przez Rosjan z jakimś poleceniem. Mimo ostrzeliwanie, załoga rosyjska broniła się z największym i niewypowiedzianym wrzaskiem do ostatka. Oblegający chcieli już podpalić klasztor, rzucając do niego bomby i kule ogniste. W końcu jednak zdecydowali się na szturm od strony ogrodów. Bez względu na gęsty ogień z okien klasztoru, wpadli do ogrodu kapucynów, a następnie wybili zatarasowane drzwi przy chórze. I wtargnęli z wielkim wrzaskiem do klasztoru. Część załogi wypadła wtedy na ulicę i tam wybito ją natychmiast. W ten czas dopiero w konwencie najkrwawsza zaczęła się bitwa. Zabito siedemdziesięciu pięciu Rosjan po celach, a głównie w dormitarzu, w którym znajdowała się cela prowincjała. Polaków zginęło wtedy czterech, a czterech zostało rannych. Wśród zwalonych w czterech celach obdartych doszczętnie trupów rosyjskich, znalazł nazajutrz sztabs lekarz regimentu X Drozdowski paru ciężko rannych, dających jeszcze znaki życia. Przebrał ich od razu w polskie płaszcze żołnierskie i kazał przenieść do szpitala Marcinkanek na ulicę Piwną, gdzie ich zdołano wyleczyć. Znaleziono wtedy również i paru ukrytych w piecach żołnierzy rosyjskich. Niestety brawurowy szturm klasztoru splamiony został rabunkiem. W celach kapucynów przeszukiwano je bardzo starannie, gdyż lud był przekonany, że w klasztorze ukrywa się Ingelstrom, znaleziono depozyty prywatne tak upowszechnione po upadku banków. Znajdowały się tu mianowicie pieniądze Kickiego, wojewody ruskiego, Boskiego i Floriana Łępickiego, te ostatnie w kwocie 5650 dukatów i 83 rubli. Zwycięzcy podzielili je pomiędzy siebie, podobnie jak i rozmaite drobiazgi zakonne. Przy rewizji piwnic, pootwierano nawet trumny i pobrano z nich rozmaite rzeczy. Z powodu nieustannego, trwającego trzy dni poszukiwania ukrytych Rosjan, do 21 kwietnia furta klasztorna od rana do wieczora musiała być otwarta dla wszystkich, którzy chcieli sprawdzać, czy w klasztorze nie ma Rosjan. Pałac Załuskich, do którego od podwala strzelano bez przerwy, miał około południa wywiesić Białą Chorągiew. Na skutek tego, w związku z misją porucznika Brauna, Mokronowski i Zakrzewski, uprzedzani przez trębacza, udali się tam konno pod eskortą 20 ludzi kawalerii przez długą. Przyjęto ich strzałami, a gdy cofnęli się wreszcie, ścigano gęstymi strzałami z karabinów i dział. Zrozpaczony katastrofą, pułkownik Parfentiew Postanowił tu walczyć do ostatka. Gdy zabrakło kul, żołnierze jego strzelali guzikami i drobną monetą miedzianą. Gdy nie było lądów, strzelali do zapałów armatnich z karabinów. Po południu udało się oblegającym wprowadzić działo dwunastofuntowe do domu Polca na podwalu i wyważyć po raz drugi wrota. Rzucano się zrazu masą do szturmu, ale Rosjanie zamknięci w pałacu, jego oficynach i piwnicach Przyjęli szturmujących gęstym ogniem, zadając im duże straty. Niepodobna było opanować pałacu dotąd, dopokąd bronił się klasztor kapucynów. W dodatku i atak od strony kapitulnej postępował bardzo wolno. Pod pałacem zebrały się wtedy tłumy ludzi zdecydowanych na wszystko. Był tutaj i oddziałek regimentu X z podporucznikiem Sypniewskim i chorąży urbano... Był tutaj i oddziałek regimentu X z podporucznikiem Sypniewskim i chorążem Urbanowskim na czele, trochę gwardii, pieszej, milicja miejska. Wśród pospólstwa uwijali się Kiliński, który poprzednio brał udział w szturmowaniu kapucynów i działaniach na Koźlej, kapitan Drozdowski, były rotmistrz kawalerii narodowej, później intendent policji Antoni Sinkiewicz, były Konfederat Barski i również kawalerzysta narodowy Felix Bielawski. Ich to zachętą, przykładowi przede wszystkim, udało się skłonić lud do ponownego rzucenia się na pałac, który zdołano wreszcie podpalić. Wtedy część jego załogi, jakaś setka, przeszło z kilkunastu oficerami na czele, wybiegła nagle na miodową i otwarła ogień w stronę długiej. Od tych strzałów zginął m.in. dzielny kanonier Podwysocki. Wycieczka ta z dużymi stratami zdołała przedostać się do pałacu żplitej, a następnie i na świętojerską. Dotarło tutaj zaledwie trzydziestu ludzi, a i tych wybił wreszcie lud, biorąc do niewoli jedynie ośmiu oficerów. Reszta załogi nie zdołała już oprzeć się naporowi szturmujących, którzy wśród ognia wdarli się po drabinach do pałacu. Jedni z żołnierzy rosyjskich walczyli wtedy do ostatka, ginąc pod ciosami. Inni, było ich podobno czterdziestu, poddali się. Część zwycięzców oswobodziła najsampierw więźniów sierpińskiego, węgierskiego i Stanisława Potockiego, z którymi Ingelstrom, wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, postępował po ludzku i wcale nie zamierzał pozbawiać ich życia w czasie swego odwrotu. Wzięto ich na ręce i wyniesiono z triumfem na ulicę. Większość rzuciła się na zdobycz, a wzięli w tem niestety udział nie tylko szeregowcy. Ale nawet i oficerowie regimentu X. Zrabowano kasę wojskową Ingelstroma, w której znajdowało się 100 400 rubli w talarach srebrnych umieszczonych w siedmiu beczułkach. Staczano pomiędzy sobą formalne bójki o te pieniądze. Zabrano następnie serwis srebrny ofiarowany przez Katarzynę Ingelstromowi, jego pieniądze prywatne w kwocie 50 tysięcy dukatów, książki, zbiór map. Broń jakiś amator wziął nawet rasową wyżlicę ze szczeniętami. Na szczęście znaleźli się i ludzie, którzy zabezpieczyli od razu od pożaru i kazali przenieść na ratusz najcenniejszą zdobycz w pałacu, mianowicie archiwum poselstwa rosyjskiego w Warszawie. W wielką sobotę 19 kwietnia w czasie systematycznej rewizji domów stolicy w poszukiwaniu ukrytych Rosjan. Doszło jeszcze do dwóch starć o trochę poważniejszym charakterze. Jedno z nich miało miejsce w kamienicy Rudzińskiego przy ulicy Mazowieckiej numer 1346, gdzie znajdowała się kwatera poległego dowódcy grenadierów syberyjskich, księcia Gagarina. Strzegło jej 22 szeregowców pod dowództwem Kaprala Prawdopodobnie jednak w czasie walk obudni poprzednich schroniła się do niej większa ilość szeregowych z rozmieszczonych w pobliżu zakładów i kwater oficerskich tegoż pułku. 19 kwietnia lud zauważył ich obecność i rzucił się na kamienicę. Wśród tłumu znajdowali się wyłącznie niemal rzemieślnicy oraz ich czelać. Rej wodził niejaki Walenty Muset, siodlasz z Marszałkowskiej. Przyjęto ich wystrzałami z okien. Tłum wyważył wtedy bramę i zdobywał piętro po piętrze. Oblężeni walczyli tak zacięcie, że Muset sprowadził w końcu działo z arsenału. Pod wieczór udało się zmusić Rosjan dymem z zapalonej słomy wilgotnej do poddania się. Kapitulujących próbował ocalić jakiś oficer regimentu dziesiątego, ale daremnie. Jego samego pokaleczono, a Rosjan wybito co do nogi. Tłum rzucił się następnie na kamienicę, i zrabował ją doszczętnie. Drugi podobny przypadek miał miejsce na ulicy franciszkańskiej w kamienicy nr 1797, tak zwanej Tyllowskiej, w której mieszkał Ankwicz. Schroniło się w niej do stu maruderów rosyjskich, którzy bronili się bardzo zawzięcie, wiedząc, że nie otrzymają pardonu z powodu popełnionych w okolicy rabunków. W końcu sprowadzono i tutaj działo i po ostrzeliwaniu kamienicy wzięto ją szturmem wybijając obrońców. Po zdobyciu zrabowano ją całkowicie. Praga w czasie walki o Warszawę nie dała znaku życia. Dziwić się temu trudno, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że załoga rosyjska 17 kwietnia liczyła tu co najmniej 300 bagnetów i szabel z czterema działami batalionowymi oraz jednym polowem, a 18 po przeprawieniu się rozbitków Majera i przybyciu trzech kompanii grenadierów z Grannego wzrosła do sześciuset ludzi, podczas gdy stojące tutaj poprzednio oddziały wojsk polskich przeprawiły się w całości do Warszawy. W dodatku, sądząc z trochę późniejszego zachowania się Pragi, ludność jej nie posiadała zbyt wiele animuszu rycerskiego. Wójt jej cyrkułowy. Paweł Grabowski miał podobno zakazać od razu sprzedaży trunków i troszczyć się jedynie o to, aby pospólstwo zachowało się spokojnie. 18 kwietnia, garnizon rosyjski, pod wpływem wiadomości otrzymanych od Majera, postanowił opróżnić bez walki Pragę i odejść w kierunku nowego dworu. Praga ułatwiła mu to, dostarczając podwód do ewakuacji szpitala i magazynów. Zabrakło ich jednak i Rosjanie musieli rekwirować furmanki przybywające do Warszawy z produktami naświęcone. Odwrót wykonano tak pośpiesznie, że pozostawiono w obozie całe ciężkie bagaże strzelców konnych Elizawet Grackich, zakopano pięć dział bez lawet, rzucono tysiąc kling do pałaszy, pewną ilość karabinów, nie wywieziono nawet magazynów paszy i żywności, które zapełnił liwerant armii Ingelstroma Szmul Jakubowicz, opuszczający teraz Pragę wraz z Rosjanami. Dopiero 19 Praga nawiązała łączność z Warszawą. Rozdział 9 Bitwa o Warszawę doprowadziła do klęski Rosjan i to tak dotkliwej, że nie można jej nawet porównać z ich porażkami pod Zieleńcami i Racławicami. Z pół tysięcznej załogi Warszawy ocalało tylko 2438 ludzi, których wyprowadził Nowicki oraz 640, którym udało się wyjść z Ingelstromem. Reszta, to jest mniej więcej około 4400 ludzi, poległa lub dostała się do niewoli. Niepodobna dziś stwierdzić dokładnie, ilu z nich zginęło, gdyż cyfrę. 2265 trupów rosyjskich, o której mówią oficjalne źródła polskie, ustalono dopiero 29 kwietnia już po pogrzebaniu ich na zasadzie danych bardzo niepewnych. Do niewoli wziąć miano 161 oficerów i 1764 szeregowych. Lecz i ta cyfra późniejsza nie obejmuje bardzo licznych jeńców rannych, którzy zmarli w arsenale zaraz w pierwszych dniach po insurekcji. Rosjanie stracili następnie 28 dział, to jest jedno dwunastofuntowe, jedno sześciofuntowe, siedem trzyfuntowych, 8 jednorogów sześciofuntowych, sześć moździerzyków małych i pięć rur działowych zakopanych w odwrocie spod Pragi, a które odnaleziono i odkopano od razu. W ręce ludności Warszawy dostało się przeszło 2143 karabinów, 507 pistoletów i 3005 pałaszy. Zdobyto ogólną kasę armii rosyjskiej, a oprócz niej około 9-10 kas oddziałowych, z których niejedna zawierała znaczne kwoty w srebrze. Zwycięzcy opanowali liczne magazyny rosyjskie z zapasami żywności, paszy, skór, sukna, płótna, mundurów i kaszkietów. Zabrali masę koni. Wozów, warsztatów itd. Do niewoli dostał się wreszcie cały personel poselstwa rosyjskiego w Warszawie, m.in. baron Buchler, Dasz, Diwow, Józefowicz, Baker, Sokołowski, Lewanda, Kachowski itd. Donoślejszą od tych strat materialnych armii rosyjskiej była strata moralna, to jest obniżenie uroku potęgi Rosji w Polsce. Ze świadectw posłów obcych Zdecydowanie nieprzychylnych Polakom widać, że zdawano sobie dobrze sprawę z tego, iż przegrana w stolicy rzuci postrach na armię rosyjską, podwoi siły kościuszki, skłoni większość Polaków do chwycenia za broń, gdyż kości zostały już nieodwołalnie rzucone i trzeba będzie albo zwyciężyć, albo też dać szyję w jarzmo jeszcze cięższe niż poprzednio, bo Katarzyna nie zapomni nigdy o doznanym w Warszawie upokorzeniu jej dumy. Wyniki te uzyskała Warszawa kosztem ofiar bardzo ciężkich, gdyż, jak widzieliśmy, w ciągu tej walki dochodziło parokrotnie do starć na białą broni na ulicach miasta i szturmowania umocnionych stanowisk nieprzyjacielskich w pałacach i klasztorach. Straty garnizonu warszawskiego można obliczyć dość dokładnie na zasadzie porównania jego stanów w dniu 16 i 20 kwietnia, wprowadzając pewne poprawki do pierwszego z nich. Okazuje się z tego, że garnizon stracił około 507 zabitych i 437 rannych, a więc przeszło 24% swego składu. Najcięższe straty poniosła artyleria, mianowicie 123 zabitych i 62 rannych, to jest niemal 50% składu, co przypisać należy hazardowemu używaniu jej w obu dniach walki. Zaraz po niej szła Gwardia Piesza Koronna, która straciła 101 zabitych i 33 rannych. Bardzo znaczne straty ponieśli również fizjlierzy w walkach na leśnie i Nowolipkach, a mianowicie 51 zabitych i 43 rannych, to jest 38% składu. Gwardia Konna Koronna, a zwłaszcza jej oddział spieszony, nacierający tak śmiało na piechotę rosyjską, Okupiła to stratą 80 zabitych i 26 rannych. Ułani królewscy stracili 18 w starciu z depreradowiczem, 74 zabitych i 13 rannych. Regiment X miał stracić 51 zabitych i około 200 rannych. Straty batalionu skarbowego, pontonierów, oddziału pułku księcia Wirtemberskiego były minimalne. Natomiast inżynieria straciła 16 zabitych i 8 rannych, to jest 34% składu. Widać z tego wyraźnie, że garnizon warszawski nie oszczędzał się wcale w tych dwóch dniach walki, która nosiła na sobie znamiona wysiłku i grozy, nie dające się nawet porównać z późniejszymi walkami Nocy Listopadowej. W znacznie trudniejszym położeniu znajdujemy się, gdy chodzi o oszacowanie strat ludności cywilnej. Pozytywnie wiemy tylko, że po pierwsze, jak widzieliśmy, Zakrzewski stwierdzał, iż strat w nieregulowanym obywatelstwie więcej daleko niż w wojsku. I drugie, w pięciu parafiach Warszawy ówczesnej zapisano ogółem 232 poległych cywilnych oraz 66 ciężko rannych, którzy zmarli wkrótce po insurekcji. Wiemy również, że zabitych grzebano na cmentarzach klasztornych, a nawet na ziemi niepoświęconej. Na placach pustych, dziedzińcach domów itd., i że nakazy spisania poległych i pochowanych wydano tak późno, iż dozorcy cyrkułów nie byli już w stanie zebrać wiadomości dokładnych. Listy współczesne, pisane 18 i 19 kwietnia, wspominają o masie trupów leżących na ulicach i wyrażają obawę, że rozkład ciał oraz zbyt płytkie zakopanie tychże doprowadzić może do wybuchu zarazy w Warszawie. Były to zaś z pewnością nie tylko trupy Rosjan, ale i naszych, gdyż walczący rekrutowali się przeważnie z warstw biednych, spośród młodzieży, nieposiadającej niejednokrotnie rodzin w Warszawie. Te wszystkie dane przemawiałyby zatem, że ilość zabitych cywilnych mogła wynosić do 600-700 ludzi, a rannych co najmniej 1200-1400. O dużej ilości rannych świadczy zajęcie na lazarety dla nich, początkowo arsenału, a następnie części koszar gwardii pieszej koronnej, w których pod dozorem doktora Kozłowskiego znajdowało się 300 rannych: pałacy kuchirza, części koszar ujazdowskich, gdzie rannymi wojskowymi i cywilnymi opiekował się doktor Dalke, refektarzy i sal u bernardynów, augustianów, brygidek. Karmelitów bosych, bonifratrów, umieszczenie ich w szpitalu św. Łazarza, w pałacu bruchlowskim, mówią o tym również skargi na brak lekarzy i chirurgów, środków opatrunkowych i lekarstw. Śmiertelność wśród rannych naszych początkowo była bardzo znaczna, zwłaszcza dopokąd trzymano ich w arsenale. Wyleczeni, inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy, znaleźli się potem w położeniu bardzo ciężkiem. Płacono im miesięcznie i to bardzo nieregularnie, po jeden czerw złotych, także wielu z nich musiało żebrać. Wdowom po poległych przychodziła z pomocą ofiarność publiczna, pozwolono im również nie płacić czynszu za mieszkania. Należy wreszcie dodać, że w czasie Bitwy Warszawskiej pewna ilość kobiet, mężczyzn i dzieci doznała z przerażenia wstrząsu nerwowego i umarła. Wiele osób wypadło umieścić u bonifratrów. Tej kategorii ofiar dostarczyli ludzie, którzy pozamykali się w swych domach, pokryli w piwnicach i na strychach. Położenie ich w ciągu walki było nieraz bardzo ciężkie, zwłaszcza gdy mieszkali przy ulicach, w których toczył się bój, lub też gdy w tym samym domu były kwatery Rosjan. Musieli wtedy nagle opuszczać swoje schronienia i uciekać z rodzinami do klasztorów, gdzie zbierały się całe tłumy ludzi. Do domów wpadały gromadki morderców rosyjskich. A za nimi uzbrojone pospólstwo, które w zapale walki nie oszczędzało nieraz i swoich. Czasami granat przebijał mur, szerząc spustoszenie, jak to na przykład miało miejsce w pałacu Radziwiłowskim za żelazną bramą, w którym mieszkały wtedy dwie późniejsze patriotyczne kwestarki księżniczki Krystyna i Aniela Radziwiłówny. Niebezpieczeństwem groziło zbliżanie się do okien, wyjście na balkon, jak tego doświadczył znany w Warszawie hrabia Tomatis, raniony na balkonie Później przyszło rewidowanie domów, które tak zastraszyło spokojną ludność stolicy, dając powód do tylu porachunków lokalnych. Obok ofiar w ludziach, Warszawa poniosła wtedy duże straty materialne, które miały stać się początkiem jej zaniedbania za czasów pruskich. Jeszcze 21 kwietnia szerzył się w niej pożar tak groźny, że musiano do gaszenia zmobilizować cechy, wezwać kapucynów. Bernardynów i reformatów do zachęcania ludności do ratowania. Na Miodowej 19 obawiano się wybuchu prochu pozostawionego przez Rosjan. Ulica ta nosiła na sobie najwyraźniejsze ślady przeżytych walk. W Pałacu Biskupów Krakowskich poodpadały gzymsy, wyleciały wszystkie szyby, podziurawiono dachy, poniszczono piece. Jeszcze gorzej ucierpiał Pałac Teppera, klasztor Kapucynów i Pałac Borcha, który zrabowano 19 kwietnia. Pałac Szaniawskich splądrowano w czasie walk, pożarów Pałacu Załuskich nie chciano gasić celowo, pragnąc, aby po nim, jak po Bastylii, pozostał plac pusty. Jeszcze w roku 1797 Staszic widział, że tam, gdzie gnieździł się Ingelstrom, dachy, okna, mury, drzwi wszędzie kulami poorane, podziurawione. Palił się również dom gdański, który zrabowano całkowicie. Nie lepiej było na długiej, gdzie zrabowano i zniszczono pałac Teppera, pod wiatrami, w którym stał Apraksin, oraz szereg domów i dworków, w których zamknęli się Rosjanie. W pałacu Żplitej, na dachu pokrytym miedzią, znaleziono siedem dziur od kul armatnich i bardzo wiele od kartaczy. Okiennice w lokalu metryki koronnej podziurawione były przez kartacze, kule działowe w jedenastu oknach popsuły futryny kamienne, wypadło tutaj ogółem... 1396 szyb popsute zostało okno wielkie cyrklaste od ogrodu w arsenale wybuch prochu zrujnował wieżę podobne uszkodzenia poniósł pałac branickich na nowym świecie który zrabowano 18 kwietnia z powodu ukrywania Rosjan przez murgrabiego pałac saski kościół świętego krzyża spalono w czasie walk nad Wisłą cały szereg dworków przy ulicy furmańskiej i marienstadt podobnież stało się na nalewkach Franciszkańskiej, Freta, Koźlej, Nowomiejskiej. Uszkodzono wiele domów na Lesznie, rymarskiej, świętojerskiej, senatorskiej, nowym mieście, podwalu. Później właścicielom nie starczyło już przeważnie środków na naprawę, i Warszawa długo pozostać miała tem okropnym rumowiskiem, krwawym bojowiskiem ostatniego upadku narodu. Jakiem ujrzał ją Staszic w roku 1797. Z powodu tych ofiar zarówno w ludziach, jak i w budynkach i mieniu bitwa o Warszawę stała się jednym z najdobitniejszych dowodów żywotności i wartości moralnej oraz rozwojowej narodu polskiego na schyłku istnienia żplitej, a równocześnie najsilniejszym wyrazem nowych prądów, które powstały za czasów Sejmu Wielkiego i w imię których Podniósł chorągie w insurekcyjną kościuszko. Czasy Sejmu stworzyły hasła i programy, nie dały jednak świadectwa, że za tymi programami stoją szersze masy ludności, gotowe do walki, śmierci i złożenia ofiar zmienia w celu wprowadzenia ich w życie. Kapitulacja przed Rosją, znoszenie rządów Targowicy, rzuciły silny cień na sprawę rzeczywistej popularności nowych haseł wśród narodu. Dopiero od bitwy warszawskiej. Nie wolno już było nikomu wątpić o tym, że stoją za niemi masy ludności miejskiej. Współcześni cudzoziemcy przede wszystkim porównywali bitwę warszawską do powstania Genui przeciwko wojskom austriackim w dniach 5-10 grudnia 1746 roku. Istotnie w obu tych walkach zauważamy analogie niezwykle wyraziste, tłumaczące dlaczego i związkowcy warszawscy przed wybuchem powoływali się na przykład Genui. Ostrożny, kupiecki i bankierski rząd Genui przyłączył się w maju roku 1745 do koalicji francusko-hiszpańsko-neapolitańskiej. Dlatego jedynie, że Austria zamierzała oddać Sardynii, należący do Genui markizat Finale. Po przegraniu w roku 1746 bitew pod Piacenzą i Tidonę, sprzymierzeni pozostawili Genuę jej losom własnym. Na skutek tego. Małoduszny senat, nie próbując nawet stawiać oporu, przyjął bez zastrzeżeń twarde warunki kapitulacji, które postawili mu Austriacy. Wypadło płacić bardzo duże, jak na stosunki ówczesne, kontrybucje, znosić nieustanne prowokacje i upokorzenia od żołnierza obcego, dostosować się do wszystkich wymagań, które spodobało się postawić dowódcy austriackiemu generałowi hrabi Botta Dorno, Genueńczykowi z pochodzenia. W swem lekceważeniu sił Genui, Austriacy posunęli się w końcu tak daleko, że pod samym miastem, które, jak okazały wypadki, mogło wystawić 40 tysięcy zbrojnych, posiadali niespełna 3 tysiące ludzi. Zaobserwowawszy wreszcie pierwsze objawy fermentu, zamierzali opanować zaopatrzony obficie arsenał Genui, rozbroić jej milicję, obsadzić śródmieście i port. Głuche pogłoski o tych zamiarach. Poczęły krążyć wśród ludu, który obawiał się również całkowitego złupienia miasta. Zaczął szerzyć się ferment, ogarniający przede wszystkim najniższe warstwy ludności. Marynarze, rybacy, szewcy, krawcy, tragarze, drobni handlarze, pisarze, malarze, służący prywatni, podnieceni do ostateczności, poczęli przygotowywać się do walki. – Armii, armii ci woliono! – wołał potem lud przed pałacem rządowym. Patrycjat, który poprzednio chronił się przed ciężarami okupacji austriackiej przy pomocy wyjazdów za granicę, w czasie walki obawiał się przede wszystkim ludu, chciał pozostać biernym, niewinnym w oczach Austriaków. Dlatego uzbrajał swoją służbę, zamykał okiennice, zatarasowywał bramy, zakazując wpuszczenia do nich walczących. Żony i córki powyprawiał do klasztorów, a sam czekał na rozstrzygnięcie walki. Tak samo zupełnie jak i w Warszawie. Jedynie, a tego nie było w Warszawie, duchowieństwo stanęło solidarnie i silnie po stronie powstania. Arcybiskup, Sap Arcybiskup Saporiti obchodził barykady i stanowiska artylerii powstańczej, błogosławiąc walczących, zachęcając do męstwa. Liczni księża świeccy i zakonnicy, Stanęli w szeregach bądź z bronią, bądź też z krucyfiksami w ręku. We wszystkich kościołach wystawiono najświętszy sakrament i odprawiano modły za pomyślność podjętej walki. Senat Genui zajął wobec tego ruchu stanowisko niezmiernie ciekawe. Z jednej strony do końca walki nie wydał wojsku regularnemu dowodzonemu, a po części i złożonemu z Szwajcarów, rozkazu połączenia się z powstańcami, nie otwarł im arsenału. Nakazywał kapitanom okręgów wiejskich powstrzymywać chłopów od udziału w walce, prowadził układy z dowódcą austriackim, z drugiej jednak pozwalał na to, że powstańcy rozbrajali oddziały wojska regularnego, zmuszali je do udziału w walce, zabierali artylerię i amunicję, podniecał ich nawet przez swą postawę, przez odmowę zwrócenia się przeciwko nim. Wybuch powstania spowodowało zabieranie przez Austriaków z Genui artylerii ciężkiej, której potrzebowała armia austriacko-sardyńska, marszałka Brone, oblegająca naówczas Antip we Francji. Wśród ludu Genui, podobnie jak i wśród ludności Warszawy, zapanowało wtedy przeświadczenie, że ta artyleria i arsenał są jedyną gwarancją ich udzielności państwowej, że po ich wywiezieniu Genua stanie się prowincją austriacką, do czego żadną miarą nie można dopuścić. Na tym tle 5 i 6 grudnia 1746 roku doszło do pierwszych starć pomiędzy ludnością dzielnicy robotniczych i oddziałami austriackimi, wyprawionymi do śródmieścia w celu zabierania dział. Początkowo ruch powstańczy był tak słaby, że Botta adorno mógł go z całą łatwością stłumić, gdyby zdecydował się na kroki bardziej stanowcze. Jeszcze siódmego Austriacy odparli zwycięsko wszystkie ataki powstańcze na bramę Santo Maso, ale dowódca austriacki zaskoczony siłą wybuchu stracił głowę i nie umiał wyzyskać tych pierwszych chwil, naiwnie zwracał się do senatu z wezwaniem, aby nakazał swemu wojsku uderzyć razem z nim na powstańców. Tymczasem lud, zmieszany początkowo postawą senatu i patrycjuszy, przyszedł do siebie... I przygotował się należycie do walki. Zorganizował śmiało, a tego również nie było w Warszawie, rząd własny, tak zwany della Liberta", którego członkami byli tapicerzy, kupcy, handlarze, szewcy, farbiarze, tragarze, służący itd., oraz dowództwo naczelne, które zaprowadziło wcale nie najgorszy porządek i ład wśród walczących i zmusiło w końcu warstwy wyższe do udziału w walce. Dzięki temu ósmego powstańcy podjęli działania tak sprawne, że Austriacy prosili o rozejm, który trwał aż do południa 10 grudnia. Botta Adorno liczył na to, że w czasie rozejmu ściągnie posiłki z okręgów wiejskich. Powstańcy zamierzali wyzyskać ten czas do lepszego zorganizowania swych sił. Gdy walkę wznowiono, Austriacy utracili jedno po drugiem swe stanowiska i o świcie 11 grudnia cofnęli się do Boketta pozostawiając w ręku powstańców swe tabory i szpitale. Analogie obu tych walk, niekiedy wprost uderzające, nie mogą jednak przesłonić faktu, że genułyńczycy już od początku znajdowali się w położeniu bez porównania lepszym od powstającej Warszawy. Mieli w swym ręku całe Śródmieście, które stało się dla nich jednym wielkim placem broni, podczas gdy nieprzyjaciel zajmował tylko dwie bramy i jedno przedmieście. Siły Austriaków były następnie tak nikłe, a Genueńczyków tak znaczne, że w razie rozszerzenia się powstania wynik walki nie mógł ani na chwilę pozostać wątpliwym. To też odbyło się tu całkowicie bez walki wręcz i większego wysiłku. Wystarczył ogień przeważnej artylerii genueńskiej i strzelanie z domów. Straty powstańców były tak nikłe, że dało to nawet powód austriackiemu historykowi tych wypadków do ironicznych uwag na temat ich bohaterstwa. Senat i patrycjusze Genui nie wzięli wprawdzie udziału w walce, nie próbowali jednak ani na chwilę przeciwstawiać się jej tak stanowczo, jak to czynili u nas Stanisław August, Ożarowski i Cichocki. Nie, walka Warszawy insurekcyjnej, tak podobna skądinąd do walki Genui, przewyższała ją doniośle, rozmiarem trudności do pokonania, wysiłkiem, ofiarami wreszcie. Bitwa warszawska, bez względu na swe znaczenie dla insurrekcji kościuszkowskiej, na to następnie, że była tak wymownym dowodem uświadomienia narodowego szerokich mas ludności miejskiej, nie zdobyła sobie należytego uznania u współczesnych. Minęły szybko odgłosy jej wysławiania w prasie, spowodowane zresztą przez jej uczestników. Gazety nie podały później zapowiedzianych poprzednio obszerniejszych relacji o niej. Odprawiano wprawdzie uroczyste nabożeństwa za poległych w niej, ustawiając w kościołach improwizowane doraźne pomniki, na których znajdowały się figury przedstawiające jedność, moc, baczność, roztropność. Kaznodzieje wygłaszali kazania z odwołaniem się do słów księgi machabeuszów: lepiej nam jest w bitwie umrzeć, niżeli patrzeć na ucisk narodu naszego i zdeptanie praw. Ale te uroczystości były raczej demonstracją urzędową niż szczerym wyrazem przekonań bardzo wielu ludzi w Warszawie i w Polsce. Bitwę warszawską potępili później w swych pamiętnikach Stanisław August i Trębicki, przeciwstawiający się tak zajadle jej wywyższaniu. Niechętnie potraktował ją Starzeński. Do krótkich ogólnikowych relacji ograniczali się Wybicki, Wojda. Ogiński, Karpiński, Kosmowski, Tarnowska. Z wyjątkiem Kilińskiego nie zabrał o niej głosu żaden z jej sprawców, choć znajdowali się pomiędzy nimi ludzie zdolni i kulturalni, posiadający żywe zainteresowania historyczne. Co mogło być przyczyną tego bądź co bądź dziwnego zjawiska? Sądzę, że przede wszystkim to, iż walka warszawska była odgłosem propagandy haseł rewolucji francuskiej. Na gruncie polskim, próbą zrewolucjonizowania Polski. Dlatego wywołała w sferach umiarkowanych, które zawsze i wszędzie najsilniej oddziaływały na literaturę, wstrząs i obawę rewolucji socjalnej, a przez to rzuciła również silny cień na narodową i rozwojową wartość swego przebiegu. Ludziom wydawało się później, że boje 17 i 18 kwietnia łączyły się organicznie z wieszaniami 9 maja, i 28 czerwca z wypadkami rozruchów wśród Włościan, których tak wiele notowano w tych czasach. Niewątpliwie walka warszawska miała swoje strony ujemne. Wypuszczeni z odwachu w pałacu Żplitej, z więzienia, z ratuszu, z prochowni przestępcy razem z częścią proletariatu miejskiego, a nieraz i szeregowcami garnizonu, chronili się od kul i szli tam, gdzie można było rabować. Nawet i walczący Czasami zbyt pochopnie rzucali się na łupy. Dało się to i później bardzo dotkliwie we znaki zamożniejszej ludności Warszawy, gdy w dniach 19-21 kwietnia rozpoczęło się przeszukiwanie domów w celu odnalezienia tak licznie chroniących się w nich rozbitków i maroderów rosyjskich. Lud był przekonany święcie, że Ingelstrom i jego sztab. Nie zdołali wydostać się z Warszawy, lecz znaleźli schronienie w jednym z klasztorów lub w domach znanych zwolenników Rosji. Jeszcze 27 kwietnia Chodkiewiczowa, siostra Seweryna Rzewuskiego, błagała Zakrzewskiego jak o łaskę, aby nakazał przeszukać jej dom na Miodowej do ostatniego kąta, gdyż mają imaginację, iż ja przechowywam Zubowa. Podobnież poszukiwano Rosjan w klasztorze Bernardynek na krakowskim przedmieściu, u karmelitów trzewiczkowych na Lesznie, u kapucynów, wreszcie gdzie, jak sądzono, w podziemiach ukrył się sam Ingelstrom. Dopiero 21 kwietnia, gdy rząd wziął tę sprawę w swoje ręce i powyznaczał specjalne komisje złożone bądź z popularnych członków związku, bądź nawet z delegatów oficerów, szeregowców, obywateli i pospólstwa, rewizje ludowe ustały. Doprowadziły one do licznych wypadków zagarnięcia przez lud własności oficerów rosyjskich, rozgrabienia wielu magazynów paszy, żywności, drzewa, warsztatów itd. Czasami, choć było to zjawiskiem znacznie rzadszym, ofiarą tych rewizji stawały się i mieszkania prywatne polskie. Na nowym mieście, na przykład, gromada pospólstwa rewidująca dom Antoniego Maybauma, u którego znaleziono dwóch szeregowców rosyjskich, ukrytych w drwalni, Zdrabowała całe urządzenie domu oraz sklep gospodarza, wyrządzając mu szkodę w wysokości 10 tysięcy złotych polskich. W rabunku pałacu Ogińskiej, w którym mieszkał Ożarowski, wzięła udział nawet szlachta pod Warszawy, zabierając ze stajni kosztowne konie. Bardzo często do takich rabunków, na przykład u Czetwertyńskich na Długiej, u Rudzińskich na Mazowieckiej, u Zabieły w pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu, Dawała tę służba właścicieli, chcąc obłowić się przy tej okazji. Należy jednak stwierdzić, że w wielu wypadkach lud okazał dużo bezinteresowności oraz dobrej woli. Dzięki niemu udało się na przykład uratować przeważną część kas oddziałowych rosyjskich, odzyskać gotówkę komisji bankowej, zabezpieczyć większość magazynów rosyjskich, a nawet i własność zbiegłych Polaków. Gazety współczesne i protokoły komisji porządkowej. Wspominają o licznych wypadkach oddawania zdobytej gotówki, sreber, ruchomości do ratusza. Wreszcie, trudno i darmo, nigdy i nigdzie głębsze poruszenia mas ludowych nie dokonywały się bez tego rodzaju nadużyć. Z tego zaś punktu widzenia należy stwierdzić, że nadużycia insurekcyjne Warszawy, wynędzniałej, głodnej, zrozpaczonej uciskiem rosyjskim i zdradziecką działalnością targowiczan nie doszłyby najmniej do tego poziomu łupieństwa i okrucieństwa, który niejednokrotnie obserwujemy w Paryżu rewolucyjnym. Niechęć ludu warszawy zwracała się wtedy przeciwko cudzoziemcom, których podejrzewano o sprzyjanie nieprzyjacielowi. Osadzał lud w więzieniu i rabował markietanów rosyjskich, niewiele brakowało, a byłby skrzywdził zasłużonego duchownego, prawosławnego księcia Sabe Palmowskiego. Wiernego ojczyźnie Polaka i Prawdziwego, którego XVII o mało co nie pozbawili życia Rosjanie. Już przystawiono drabiny do jego okien i wchodzono, uważając go za Moskala, gdy w ostatniej chwili uratowali go współlokatorzy. Zrabowano natomiast doszczętnie kapelana katolickiego Armii Rosyjskiej, księdza Wincentego Łabuńskiego oraz kapelanów prawosławnych. 19 kwietnia lud, poszukując Rosjan, przeprowadził szczegółową rewizję w kościele ewangelickim na Królewskiej. Aresztowano niesłusznie wielu cudzoziemców i Żydów, których komisja porządkowa uwolniła później od razu. W trudnym położeniu znalazło się również paru posłów państw obcych w Warszawie. Do gmachu poselstwa pruskiego strzelano 17 kwietnia tak, że Buchholz od razu schronił się do pałacu Saskiego. Do poselstwa austriackiego, które mieściło się na Miodowej w Pałacu Księżnej Czartoryskiej Kanclerzyny Litewskiej, wtargnął, jak widzieliśmy w czasie walk XVII, tłum pospólstwa, raniąc jednego ze służby. De Cachet przeżył wówczas 36 godzin w nieustannym strachu przed nowym napadem, wystawiony na ogień i polski, i rosyjski, nie mając ani żywności, ani wody. W południe osiemnastego Zakrzewski przysłał mu dwóch żołnierzy miejskich oraz plakat, w którym oświadczał, że poselstwo austriackie, jako reprezentacja państwa zaprzyjaźnionego z żplitą, powinno być szanowane przez Polaków. Nie pomogło to zbytnio, gdyż pospólstwo nieustannie usiłowało wtargnąć do poselstwa pod pretekstem, że schronili się w nim Rosjanie, zrabowało pokój sekretarza i zabrało dekasze ze stajni konia z rzędem. Dekasze odetchnął dopiero o godzinie dziewiętnastej, gdy Mokronowski przysłał mu wartę złożoną z dwóch oficerów i dwudziestu szeregowych regimentu dziesiątego. Poseł hiszpański, kawaler Iriarte, schronił się do nuncjatury na Podwale. Lud wpadł również do poselstwa szwedzkiego należnie, do którego schroniło się paru oficerów rosyjskich oraz wiele rodzin Targowiczan. Wyłamano tu bramę i tłum zbrojnych przedostał się do pokoju posła generała Tolla, w którym zebrała się przerażona gromadka kobiet i dzieci. Tol, wśród ciszy, która zapanowała nagle, zawołał gniewnie, aby natychmiast opuszczono jego dom, gdyż jest on rezydencją przedstawiciela zaprzyjaźnionego z żblitą mocarstwa. Tłum zawahał się, wtedy Tol porwał jednego z napastników za bary i zrzucił go ze schodów. To poskutkowało, tłum opuścił natychmiast pokój i odtąd nie napastował poselstwa. Zapamiętał sobie lud także nazwiska dawnych przeciwników równouprawnienia mieszczan w Sejmie Wielkim i zwrócił się przeciwko nim. Dwukrotnie nachodził na przykład mieszkanie kasztela naukowskiego Jacka Jezierskiego na Bednarskiej, zabezpieczyła je dopiero warta milicji miejskiej przysłana przez Zakrzewskiego. Chciał wtargnąć również do pałacu podkomorzego lubelskiego Tomasza Dłuskiego na Aleksandrii. Załatwiał przy okazji i drobniejsze sprawy lokalne. Za żelazną bramą na przykład znajdowały się tak zwane budki generała Czapskiego, w których mieściły się domy rządu, stanowiące istną plagę Warszawy ówczesnej. Ich właścicielki zwabiały do nich młode dziewczęta ze wsi poszukujące służby w stolicy i trzymały je tam w formalnej niewoli, wyłapując w razie ucieczki i karząc za nią różgami. Policja miejska i marszałkowska tolerowały te stosunki, gdyż prawdopodobnie właścicielki budek opłacały się jej dobrze. 18 kwietnia Lud rzucił się na nie i zniszczył je całkowicie. Najsilniej wystąpił lud przeciwko politykom targowicy i Grodna oraz ich narzędziom. Insurekcja zaskoczyła bardzo wielu z nich w Warszawie. Znajdowali się tutaj między innymi biskup Kossakowski, Ożarowski, Zabiełło, Ankwicz, biskup Massalski, książę Antoni Czetwertyński, Załuski, Włodek, Łobarzewski, Mieczkowski, Szydłowski i inni. Akt krakowski zapowiedział wyraźnie ukaranie ich legalne i surowe. Związek postanowił tedy z góry, już przed wybuchem, osadzić ich w razie zwycięstwa w więzieniu. Pierwszym krokiem w tym kierunku było aresztowanie już przed południem 17 kwietnia biskupa Kossakowskiego, zarządzone na rozkaz radykałów zasiadających w ratuszu, a dokonane przez lud prowadzony przez członka związku, Szydłowskiego, Kasztelanica Żarnowskiego. Przeprowadzono je tak szybko, że Kossakowski nie zdołał już schronić się do pobliskiego poselstwa szwedzkiego, w którym generał Toll, otaczający tak gorącą opieką targowiczan, zapewnił mu od razu schronienie. Więźnia zaprowadzono poprzez tłum ludzi obsypujących go złożeczniami do arsenału. Jego aresztowanie wywarło bardzo silne wrażenie w sferach konserwatywnych Warszawy jako pierwsza zapowiedź terroru legalnego, nieznanego poprzednio w Żplitej. Inni, o których zamyślano, donosiła później gazeta Powstania Polski, sympatyzująca z radykałami, pousuwali się. Ożarowski. Ankwicz, Zabiełło, Masalski, Mieczkowski schronili się do zamku pod opiekę króla. Czetwertyński po długiej tułaczce znalazł schronienie Utolla. Boskamp i Soldenhof w poselstwie Saskiem. Załuski już wczesnym rankiem 17 kwietnia zdołał wydostać się z Warszawy i wyjechać do swej żony, do Królewca. Łobarzewski wyszedł najprawdopodobniej razem z Ingelstromem, Szydłowski po południu 17 uciekł do Marymontu do Prusaków, pozostawiając jednak w mieszkaniu całą swą gotówkę zarobioną na polityce i lichwie. Włodka, jako odbierającego dyspozycję do ogłaszania przez gazetę publiczną różnych wypadków, a tajenia rzeczy najpotrzebniejszych, gonił już lud na ulicy Świętokrzyskiej, ale w ostatniej chwili uratował go Antoni Trębicki. Zawiedziony w swych nadziejach lud, Poprzestać musiał na aresztowaniu osobistości drugorzędnych. 19 kwietnia członek Związku Stanisław Węgrzecki, późniejszy prezydent Warszawy, w towarzystwie gromady pospólstwa aresztował w Pałacu Radziwiłowskim Macieja Roguskiego, który po rezygnacji Gomolińskiego i wycofaniu się Ostro-Roga przyjął urząd instygatora koronnego i miał pozywać przed sąd sejmowy sprawców insurrekcji. Nie czekając okropniejszego widoku, jak ubrany byłem w jednym żupanie i kapocie, pisał później Roguski, widząc zapał w takiej rewolucji, osadził mnie w areszt. Tegoż samego dnia lud aresztował instygatora policji Wacława Rogozińskiego, opłacanego taksowicie przez Siewiersa, Ingelstroma i Ożarowskiego za wywiad polityczny, krzywdzącego nieraz dotkliwie ludność uboższą stolicy, w jego domu przy ulicy Krzywe Koło. Widząc, na co się zanosi, Roguski zszedł na dół i oddał sam swą broń. Lud rzucił się wówczas na niego i tylko wysiłkom członka związku, majora Chomentowskiego, udało się ocalić mu życie. 17 kwietnia aresztował lud werbownika rosyjskiego, namiestnika Kajetana Rożnowskiego oraz podejrzanych o szpiegostwo Breę i mieleszkę. Żądanie zabezpieczenia osób targowiczan było tak silne, że w końcu musiał mu ulec i Stanisław August. Zauważył szybko, że nieufność do niego wzmaga się coraz silniej. Poczęły go również dochodzić groźby za to, że w zamku ukrywa Rosjan i targowiczan. Lud zwracał się następnie ostro przeciwko prymasowi, nachodził jego pałac. Pod wpływem tego Stanisław August postanowił pozbyć się z zamku swoich gości. Już 17. musiał stąd wyjść starosta Rapsztyński, Mieczkowski, członek Rady Nieustającej, gdyż nie dawano mu ani miejsca na odpoczynek, ani dostatecznego posiłku. Wyszedł tedy na ulicę i zdobytą szpadą w ręku wmieszał się pomiędzy tłum. W ten sposób przedostał się do bonifratrów, którzy go przenocowali, narażając się przez to później na najścia ludu. Dopiero osiemnastego udało mu się przez Łazienki wydostać do Czerniakowa. Zamówić tam konie i wyjechać do Prusaków do Łowicza. W podobny sposób postąpił król wkrótce z Ankwiczem, z którym przed samym wybuchem łączyły go wcale przyjazne stosunki. 18 kwietnia u sekretarza Komisji Edukacyjnej eksjezuity Franciszka Cernera zjawił się dworzanin Rady Nieustającej Wasiutyński, prosząc go, aby przyszedł do zamku do Ankwicza. Cerner zawahał się, ale w końcu poszedł. Zastał Ankwicza w sali bibliotecznej w ostatniej rozpaczy. Nieszczęsny marszałek Rady Nieustającej błagał go, aby ten dał mu schronienie u siebie przed zemstą wzburzonego ludu i doniósł natychmiast o tem Zakrzewskiemu, prosząc o wzięcie go pod straż narodową. W zamku oświadczał, nie chce pozostawać dłużej, gdyż stamtąd usiłują pozbyć się go. Cerner spełnił jego prośbę i otrzymał od razu od Zakrzewskiego polecenie, aby strzegł dobrze Ankwicza, gdyż za całość jego odpowiadać będzie osobiście. Tę samą radę, usunięcia z zamku i ukrycia dał wreszcie Stanisław August staremu Ożarowskiemu, z którym przed insurrekcją pozostawał w stosunkach bardzo dobrych. Na skutek tego Ożarowski wezwał do siebie swego kamerdynera, Antoniego Głogowskiego, i zapytał go. Czy nie mógłby znaleźć jakiej sukmany, w którą by można przebrać się i przeprawić do Pragi? W końcu machnął ręką i powiedział: Nie trzeba uciekać. Niech się dzieje wola Boża. Królowi odpowiedział, że z zamku nie wyjdzie. Obawy dalszej rewolucji i terroru, łącznie z faktem, że zwycięski lud wolał w teraźniejszym czasie więcej z karabinem lub szabelką chodzić niżeli robić, Zapełniał wciąż ulice i szynki, że bratanie się z nim szeregowych doprowadzało do coraz większego rozprężenia karności w garnizonie stołecznym, budziły przerażenie w kołach umiarkowanych. Od razu rzucono myśl, aby broń pozostawić tylko w ręku posesjonatów, dobrej burżuazji, a pospólstwo wcielać masowo do wojska, tworząc z niego osobne oddziały, i tison plejo vous poster, jak dodawał król. Radzono Zakrzewskiemu, aby tak jak w Warszawie zdołano „wszelkie bezpieczeństwo między obywatelstwem zrobić, w spokojności, posłuszeństwie, zwierzchności i dopełnieniu powinności lud utrzymać, tak samo po wsiach nakazał posłuszeństwo i powinności dworom winne według swoich zwyczajów odbywać, grunty uprawiać i obsiewać. Tumultów pod pretekstem ścigania nieprzyjaciela, sami przez siebie nie czynić, w przypadku bowiem jakiejkolwiek niesforności, iżby komendy wojskowe potrzebne do tego miały sobie wydane ordynanse. Lud, który rewolucję tak sławną uczynił, skarżył się później Kościuszce Joachim Moszyński, jest z najwyższą pogardą traktowany. Podatki zaś na Warszawę włożone zdają się być tak przesadzane, jak gdyby chciano ten lud karać za jego bohaterstwo. Nic dziwnego, że ludzie, którzy tak myśleli i czuli, nie mogli znaleźć słów głębszego uznania dla insurekcji Warszawy, przechować wspomnień o niej. Znalazł je i wypowiedział natomiast z całą cechującą go szczerością Kościuszko. Stolica Polski, wolna i oswobodzona dzielnością jej mieszkańców, chwila burzy. Przemieniona w porządek i regularne tymczasowego rządu odbywanie, przykład świetny, dany reszcie narodu, te są dzieła wasze, cnotliwi Warszawy obywatele, mówił do Warszawy w swej odezwie, wydanej w obozie pod Igołomią 25 kwietnia. Tego tylko co się stało w Warszawie, potrzeba było, aby krok rozpaczą podyktowany. Ożywił troskliwość narodową niemal pewną nadzieją utrzymania onnego z pomocą nieba, a pomimo wszystkich zawistnej przemocy naprzeciw niemu usiłowań. W tych słowach naczelnika mamy jeden więcej dowód, jak wielkim nieszczęściem insurekcji roku 1794 było to, że zaczęto ją w Kresowym naówczas i wyludnionym Krakowie. A nie jak pierwotnie zamierzali Związkowi, w Warszawie. Kościuszko przy swym nastroju ówczesnym, z kołontajem przy boku, na pewno umiałby wyzyskać szczery zapał ludu warszawskiego i wydobyć z niego siły do obrony kraju. Bez niego zwycięzców warszawskich spychano do roli jałowych opozycjonistów i sprawców zamieszek wewnętrznych. Koniec.